Hello，czat. Siema Zibek, słyszysz mnie w ogóle? Bo to tyle co odpaliłem i nie jestem pewien. Siema Hoodie, siema Marek. Krzychu, cześć, czołem. Także może powiedzcie mi, czy mnie słyszycie w ogóle? Słychać, dobra, to teraz jeszcze odpalmy muzykę. I dajcie mi znać, czy nie jest za głośno. Siema Snow, siema Jaca. Czy jest okej? O, siema Piotrek. Dobra, witam was na... O, jeszcze tak, tak słychać, ale w sumie może głośniej. Bliżej mikro. Teraz jest może lepiej. No nie wiem, jakby co to mi dajcie znać na czacie. To od razu... Tak, będę teraz streamował. Pierwszy raz na live jestem. No, a ja pierwszy raz w ogóle streamuję. Jaki to serwer? Olympa. Dobra, no to zobaczmy. Kurde, trochę za głośną muzykę dałem. Okej, może teraz będzie lepiej. Dobra, witam was wszystkich na pierwszym streamie na kanale Maxi Gashi. Piąteczka. I co? No to mamy 15 minut jeszcze tak na przygotowania, na przywitanie się z wszystkimi. I wybierzemy się na Sea Serpenty, jeśli będą wolne, dobijać level. Jeśli nie, no to może pójdziemy na Hydry, na cokolwiek, poszukamy. Siema Johnny, better. Ła, trochę mi się ręce trzęsą. To jest tak, że wiesz, no, zaczynam stream i... Dobra. Jeszcze tak muszę zobaczyć... Muzykę ścisz, okej. Okay. Teraz daj znać jak jest. Siema Damian. No muzykę ciszej, ciszej, siema Maxi Gashi. No siema Blake. Dobra, no to już jest coraz lepiej. Ale jeszcze muszę tak obczaić sobie, bo tutaj mam drugiego lapka z boku i patrzę właśnie co i jak. Czołem KKK. Siema, siema. Kamil, git jest, okej. Okay. Żebym tu sobie jeszcze zobaczył. Chwilkę, dajcie mi jeszcze sekundę. Tu sobie przeniosę jeszcze czat trochę wyżej. Nawet nie widzę co, gdzie i jak. Dobra. Mam nadzieję, że obraz jest w porządku. A, cześć Kasiu. Jakie legi masz? To są Ornate legi. Tak. Lecisz na Dragon Lair Carlin. Wybierz 7-8, może jakiś profit będzie. No pewnie, że będzie. Z Dragon zawsze. Opie. Leć, leć. Pierwszy raz widzę twojego streama. No cześć, YMI.pl. No bo to jest pierwszy stream, także no, dziwne, żebyś go widział po raz drugi czy trzeci. Będę jak to robił Kostiego. Dawaj na hydry, to wiesz co? Tutaj Zif napisał dawaj na hydry. Patrz tutaj. Mam prey na expa, to jest bonus 40%, 10 na 10 na hydry. Nie wiem czy odpalić czy nie. Nie wiem też czy będą wolne, nie? Ruszaj bracia tego expa. No już idziemy, tylko wiesz, muszę się oswoić trochę z tą myślą, że jednak jestem na żywo i no zobaczyć jak to wszystko po prostu wygląda. Dobra, wow, 54 osoby już wbiły, kurde. Witam was wszystkich, piąteczka dla nowych tych, którzy przyszli. Jak długo będzie live? No planuję do 19:30. Tam, nie wiem czy widzisz miniaturkę tego, w opisie właśnie macie cały plan tego streama, jak to ma wyglądać. Także możecie sobie zobaczyć. O, no to fajnie, że się podoba muzyka. Dobra, siema. Siema Jack, Poland. Tak, Garling Necles, już wiem o tym.
Wiem, wiem, ale tam się na razie nie wybieram na na serpent spawny, ani na meduzy, także na razie mi nie jest potrzebny. Wiesz, hydry, wrażliwy na fizyk. No niby, wiesz, ja lubię bić strasznie hydry, bo mnie strasznie kusi ten lot, nie? Tam, wiesz, bochy mogą polecieć, tam Royal Helmet, takie sprawy. No ale z drugiej strony, no nie wiem, czy będą wolne o tej porze, jest 16, ale możemy się przejść tutaj na Port Hope i później na Forbidden Land zobaczymy. To co, hydry? Maxi, rób więcej streamów, bo już czuję, że będzie fajnie. No mam nadzieję, że będzie fajnie. No, jeszcze chwilę potrzebuję, żeby się oswoić z tym wszystkim. Także no, zobaczmy, może się rozkręcę. Wolfy weź. No, biorę wolfy. Inedry, siemano. Hachento, siemano. No, cześć, czołem, piąteczka. Dawaj na hydry, szybko się zabije. Wow, co się dzieje? 75 ludzi. Witajcie, witam was wszystkich. O, i ktoś doszedł, nowy widz. Jest to Kuba Bieniek. O, siema, witaj w gronie widzów. Teraz tak. Oglądam twój każdy filmik, pierwszy raz stream odpaliłeś, dużo rzeczy robisz źle w TB. No dzięki, Heniek. No, Grimy, idź na Grimvale. Nie no, Grimvale raczej teraz nie. Ale to Tibia chujowo, jak można w to grać w tych czasach, Rafał? No, no można, no to jak widać, no to jak teraz gram, tak można. Teraz tak, Grimvale po raz kolejny. A kurde. Ale to tam nie wiem, czy po prostu dobiję tak szybko. O, Kasiu, dziękuję za subskrypcję. No fajnie, że zostałaś moją... jak widzką się mówi? Witaj w gronie widzów, po prostu. O, i Blunt 912. Piąteczkę dla ciebie. Dobra, pozdrowienia od Xiguna. No Xigun, siema, co się z tobą dzieje, chłopie? Nie widziałem cię tyle czasu. O, i następny sub. I to jest Wojciech Popowicz. Bardzo dobrze, witaj w gronie widzów. Piąteczka. O. Następny, XXXXX. No witaj, XXX, piona. Fajnie, fajnie, że jednak się zdecydowaliście na kliknięcie ten czerwony guzik na dole. Dobra, my tu... O, i Rafał Zalewski, witaj, piąteczka. Kurde, jak tak będę przybijał te piąteczki, to nawet nie poekspimy dzisiaj. No dobra. Maxi, a jakbyś na Grey Island leciał? No nie wiem, w sumie... Ty, a czekaj, może byśmy w ogóle wyczyścili sobie hive później, bo to w sumie punkty już się zbiera, możemy te jajeczka robić, także no... Glorio, Kasiu, Jaca, może byśmy zrobili ten hive, odblokowali, bo potrzebuje jajeczek. Dobra, zobaczmy dalej. Pozdrowienia od Amasza. O, wiecznie leniwy, witaj! Wróć do Tibi, piona! Właśnie, teraz jeszcze tak. O kurde, kurde, 114 osób, wow! Witajcie, witam wszystkich! Ile? O, Kamil Olejniczak. Maxi gasi się... przyjmie, pozytywny gość, nie wymaga, tylko pokazuje jak gra, powodzenia ci życzę i wielu widzów. No i dziękuję ci bardzo, Kamil. No. Ty w końcu zdecydowałeś odpalić streama. Nie dziś jednym kasłom może ci wpaść bardzo szybko. No to wiesz, fajnie było, jakby jednak zdecydowali się ludzie kliknąć ten guzik. Kurde, teraz ciężko będzie to ogarnąć, dobra. Wow, ileś tu ludzi. Przepraszam, że nie dążę po prostu klikać. Beniamin Magierski, ominąłem chyba z dwie osoby. Poczytałem komentarze, kurde. Cuda się dzieją, cuda. Dobra, to co, może polecam te hydry zobaczyć? Tylko czekajcie, Meksikaczy, zobacz hydry na Ankrachmon, może będą wolne. Właśnie tam idziemy po, jako pierwszą miejscówkę. No bo skoro bierzemy hydry, no to to jest najbliżej. Później, jak się tam będzie zajęte, pójdziemy na Forbidden Lands tam trochę wyżej i obczaimy. A, elo, pozwól, że zadam pytanie. Ten z tytułu obrazek to Mickiewicz? Ha! To Maxi Gashi. W wersji takiej outdoorowej. Dobra, dawaj Maxi na werewolfy, może wpadnie dobry prey. Jaki? Ale nie mam preya na werewolfy, nie? A mam, ty, ej! To teraz ten Grimvale rozumiem, bo to, nawet nie zwróciłem na to uwagi, poważnie. Ej, dziękuję ci, Mateusz T. O kurde, nie nadążam z czatem. No, chyba muszę moderator załatwić. Leniwy, jak się daje moderatora? Bo wiecie, nie wiem jeszcze. Chciałem pozdrowić Damian Polonis. Pewnie, że tak. Jan Kowalski, siema.
O, to Jan Kowalski, który nie odebrał Tibia coinów. No, brawo, brawo. Hydry Oramonić. Właśnie nie byłem tam nigdy. Wszyscy mówią, że jest dużo hydr, że jest fajnie. Nie byłem tam nigdy i może... Wiecie co, może pierwszy dobijmy ten level i później rzeczywiście pójdziemy na te hydry, na Oramont, zobaczymy. Może mi nawet Kasia pomoże dojść, Jaca, bo pewnie się nudzą i to bardzo. Także... O, dobra. Dobra, wiecie co, powoli chodźmy, bo ja już widzę, że ten exp na godzinę nie będę wyrabiał. Popatrzcie tutaj, mam 24% do levela. Mamy 465 tysięcy expa. Na hydrach to jest równa godzina, więc lepiej idźmy, skoro mamy zrobić później screena. Dobra, to leć expi. No lecimy, lecimy. Czekaj, zobaczę, czy się w ogóle obkupiłem. Tak. Dobra, jesteśmy gotowi. Otwórzmy sobie tutaj loot. O, to mogę zmienić sobie hełm od razu. Dobra, i od razu wam tak powiem, że wybaczcie, jeśli bym czasami nie odpisywał na czacie, po prostu, jeśli ominę jakieś pytania, to po prostu dajcie drugi raz, bo jednak jest dużo osób w tym momencie i nie nadążam po prostu. Nie nadążam patrzeć jednocześnie w ten monitor, na czat i tutaj na grę, nie? I kup sobie Ornate Shield, jest lepszy. No nie wiem właśnie, czy jest lepszy, to jest taka kwestia sporna. Myślałem o tym, ale... Póki co zostanę przy tym, bo muszę kupić teraz Ornate Chestplate'a. Wiesz, to kosztuje 4 kakao u nas. To jest ogrom pieniędzy. To jest w cholerę pieniędzy. Dobra, fajnie, że uciekają, staminka się nie marnuje. Ale zresztą, co tam staminka? Jest na full naładowana? Lećmy. Jezu, ręce mi się jeszcze trzęsą. Wiecie, no nie mogę po prostu uwierzyć, że jestem na live'ie. Aj, zwlekałem. Chwila. Dawaj, Batman. Może pisnę ci lajka, a co tam? No pewnie, że tak, pisnij lajka. Bardzo miło z twojej strony. Dobra. Chwilę, może jeszcze moderatora tego czatu dam. Wiecznie leniwy, napisz coś, żebym mógł to jakoś ogarnąć. No bo już nie potrafię robić moderatora. Wiecie, pierwszy stream to takie cuda się zdarzają. Dobra, idziemy powoli na te hydry. Oj kurde, żebym się nie wyłożył, bo tak widzę już, że tu idę sobie na ślepo w TB, a tu patrzę na ten czat i w ogóle nie wiem, co się dzieje. Dobra, zobaczmy. O, dzięki Kropek za to. O dobra, halo, wiecznie leniwy już jest. Dodaj modera... Kurde. O ten... Już wam pokazuję skillę, już, sekundka. Bo tutaj ten drugi laptop niestety nie jest taki szybki i... Dobra, wiecznie leniwy jest moderatorem. Dobra, gościu, operuj, a masz? Pokaż skillę, proszę cię bardzo. Tutaj. A tam wiodolenie. Nie ma kasy, to prismatic zresztą dobry. Dobra, od 200 lepiej mieć Ornate Seta i tyle. Od 200 jeszcze nie mamy, 24%. Nie masz jakiegoś Eda na Team Hunt? Jest Pichu, znaczy nie wiem, czy jest teraz online. Nie ma go. Ale... Pichu by chętnie poszedł na hunta, czemu nie? Może później wbije, może gdzieś byśmy skoczyli. Zobaczymy, jak to będzie szło. Na armored drag, dobra. Lećmy. Kurczę, żebym nie padł na tych hydrach. Widzicie, ja tak patrzę, dobra, przewinę sobie ten pasek, już pozwolicie, jeśli byście chcieli jeszcze te skille, to mówcie. O, Pawku, na streama wbija, ja nie tutaj. Tutaj daję M level. I tak. Ktoś tu chyba jest, no bo jest tu ciało, ale może było ciało. Pozdrowienia z Rzeszowa. O, tu niedaleko. Pozdrawiam również Allegro. Heniek, to jest Olympa. A i właśnie, od razu wam mówię. Pierdo to Realty, pograj z nami trochę na PvP na OTS-ie. No może kiedyś, czemu nie? I właśnie, od razu wam mówię, bo chcę na 200 level zrobić... O, ktoś tu biega. Czyli zapytamy się go. O, Brazol. nie boję się hydry. Hydry to już jest spokojnie. Ciekawe, czy odpiszę, no. Aj, znowu kolejny sub. Skandal TV. Siema. Przepraszam, że nie odczytuję wszystkich, po prostu nie nadążam. Hydry już zajęte.
Nie zwlekałem, wczoraj dałem informację o streamie, nie wiem czy się wyświetliła wszystkim czy nie, była tam. Dobra. I właśnie, bo nie skończyłem chyba mówić. Jeśli ktoś nie gra na Olimpii, chciałby być na screenie z okazji 200 levela, który będzie prawdopodobnie za godzinę, to po prostu wbijcie 8 level, spotkamy się gdzieś na faku i zrobimy sobie ładnego screena. Subnęłem Maxim, to super Algero. Następny sub tutaj był, Algero, super, dziękuję ci, piona. HBC Serpenty. Ha, no to jednak Sea Serpenty, nie no, zdecydujmy się. Zobaczmy jeszcze tutaj, jak będą zajęte hydry, to zobaczymy na Sea Serpenty, dobra? No bo to wiesz. Ciszej, dobra, jednak ciszej, okej. Jak jest teraz muzyka? Musicie też znać. Oj, kurde, zablokowałem się na moście i już źle posiadłem. Dobra, gincie, bo tu nie ma czasu. Mr. Blacky, siema! Witaj w gronie widzów. Wow, 212 osób! Hej, cześć, czołem wszystkim! Wow, nie spodziewałem się jak na pierwszego streama tyle ludzi. A co z tymi werewolfami? A w sumie no to dobra, skoro chcecie też werewolfy, zobaczymy. Jeśli hydry nie będą wolne, to pójdziemy na Greenvale. Co wy na to? Ciśnij ich, no cisnę, cisnę. Czy to muzyka z Lola? Nie, to nie jest muzyka z Lola. Puściłem jakąś filmową muzykę z YouTube'a po prostu. No bo już nie zdążyłem nic przygotować tak specjalnie, ale w sumie myślę, że będzie pasowała. Dobra, więcej osób niż u Gastiego. No, trudno, no. Zdążyłem na 200 level, go, go. No pewnie, że zdążyłeś, jeszcze godzinę mamy jakąś. Kurde, suby wbijają. Orisu Gaming, piona. Ale to jest masakra, wiecie co? Nie spodziewałem się tego, bo tak. Teraz się tak brechtam cały czas. Następny sub. Nie, Robert Gutowski, piona. Fajnie, bo tak, wiesz, tu muszę ogarnąć grę, tutaj ogarniam czat, tutaj kurczę jeszcze na te suby mam patrzeć. Znaczy, no wiadomo, wszystkich niestety nie zdążę tam wystrzelać, ale no. Czekaj, zobaczmy tak. I kolejny, Kazum, siema, piona. Oj kurde, palce mi się trzęsą. Jeszcze, wiesz, nie oswoiłem się z tą myślą, że po prostu jestem na żywo. To cały czas to jest takie emocje po prostu. Ty może sobie grzyby zjadł jakieś. Aby w końcu coś konkretnego na YouTube. Tibia, nie jakieś badziewia. No, no to fajnie, no. Fajnie, Mateusz, ci się podoba. Siemaneczko, placek i spółka. No siemano. Wow, kurde, ludzie. Daniel Tomaszewski, witaj! Tam jeszcze ktoś był wcześniej, też cię witam, no nie zdążyłem. Kuba, bo tutaj mam odpalony też streamuj, nie? I sobie tak patrzę. Kuba, jakiś tam też cię witam. Lolonzo, siema, witaj! MVTI, siema, witaj! Maxi King, tak. Już. Ja bo tu patrzę na OBS-a i sobie klikam. Jest jaki ze mnie noob. Dobra. Dobra, lećmy na te hydry, tak szybciorem. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Już, wejdę do jaskini i patrzę na czat, no bo wiecie, tutaj te elementale też nie są takie łatwe. Ale to są GS-y chyba. Ty, bo ja sobie źle teraz poszedłem. O, i trap! Kurde, nie ma to jak tak! Ty, bo tutaj gdzieś było zejście. Jest, są mi dwie pierwsze hydry. Ale to czekajcie, oswój. Chyba nie ma nikogo, brawo, hydry są wolne, jedziemy, chwila kawka. Nawet się człowiek nie ma czasu napić. Witaj, Zig, witam cię, równie... Oj, znowu ktoś tam dał suba i nie widziałem. Piotr Grzywna, piona. Wow, ale lecicie, naprawdę. 247 osób w tym momencie ogląda, niesamowite. A i następny. Eliaci, siema, piona. Tak, mam oswojonego ślimaka. Jak tak, to włącz go proszę. No skoro chcesz, tak lubię mojego draptora. Tak w ogóle to możecie zobaczyć, jakie to mam mounty. Mam Blazebringer, tutaj osiołek i jest oczywiście... A dobra, później wam pokażę mounty, nie ma czasu, ekspimy, nie? Ja piję herbatkę, no to zdrowie, Zibek.
Pokaż skille, już pokazywałem, proszę bardzo. Obczaj sobie. Na jakim świecie na Olympii gram? Polecam zrobić postać na screena. A masz, moderatorze, możesz jakiś czas dać taką informację, że po prostu tam według planu za godzinę będzie screen na 200 level, że jak ktoś nie jest z Olympii, żeby po prostu robił 8 level i wtedy po prostu się zjawił gdzieś na screenie na faku, jeśli by chciał być po prostu, nie? Jeśli nie, to trudno, to nie musi. Właśnie na czym polegają te potworki, na których jeździsz? One mogą atakować? Nie, one dają tylko speeda. To jest, wiesz, kwestia wyglądu i speed. Możesz równie dobrze jeździć na osiołku i jeździć tak samo szybko. Witaj, Marcin, i nie czytam niku, tam nie widzę za bardzo. Piona, dzięki za to, że zostałeś widzem. Ojej, kuś. Mister Johnny, siema, witaj. Kurde, ale lecicie. Masakra. Oddam soldier, siemano. No siema, Jarek, czemu nie nagrywasz? No cholery. Znaczy zaraz tam podjadę i skopię ci dupsko za to. Witaj, moja inspiracja grania Knighta. No to jest chyba jestem najsłabszą inspiracją, najgorszą jaką mogłeś sobie wybrać, to na pewno, no ale dobra. Fantastyczny Hubert, witam. O, Jakub, i takie właśnie lubię komentarze. Nie grałem, ale jednak zagram, bo widziałeś mój filmik. Lubię coś takiego i fajnie, że jednak was to skłoniło do gry. Oj, dziękuję za suby, Krystian Kurowski oraz tam nie odczytam znowu. Też piona. Daj mu się nacieszyć. No, zacznij ekspić, a nie pierdolisz. No, chłopie, to nie jest takie... 280 osób w tym momencie, jest połowa z nich jest na czacie, wszyscy piszą tu suby i po prostu to nie jest tak łatwo, jak się wydaje. Wbite, bo się nie wyrobisz. Właśnie, bo się nie wyrobię. Lecę, zrobię jedną rundkę i zobaczę na czat. Także dajcie mi chwilę. Odpalmy tego preja może, skoro już mamy te hyderki wolne. Zobaczymy, co się po prostu tutaj będzie działo. Ktoś tu mięcho zostawił. No dobra, ale graj coś. No już gram, już. Już. Jeszcze mi się ręce trzęsą, wy tak wiesz, wam się to wydaje, że to jest takie, o, hop, siup. Za chwilę będzie, że jestem noobem. Aj, chwila, oj. Jak tu grać, jak tu znowu mam tyle komentarzy? Powinienem zrobić tak jak Glimborg, widziałem u niego. Chłopak sobie po prostu, wiesz, rzucił sobie kogoś na TeamSpeak'a i on mu czytał komentarze i wiesz, mógł odpowiadać na bieżąco i jednocześnie grać. Wow. Jeszcze się poluchy trzęsą. 45 golda. Brawo. Witam nowego widza. Nawet nie wiem, kto to jest. Już nawet nie sprawdzam, bo mam hydrę na klacie. Przyzwyczaili się, liczę na więcej streamów. No, fajnie by było, nie? Oj, tu mam jakiś komentarz znowu kierowany do mnie. Oj, ktoś tam napisał przed Kowalskim komentarz, czy mógłbyś go powtórzyć, bo teraz mi zniknął i po prostu już nie jestem w stanie tego przewinąć. Ty, Hydra Head. No dobra, lećmy dalej. Ty, Spotify mam włączone, wyłącz to. Teraz nie może mi zacinać nic. Dobra, lećmy po więcej tych Hydr. Exori grana, potem Exori. Spokojnie. Na razie to ja mam taki stres. Z tym, że jadę na żywo, po prostu muszę się oswoić. To nie jest takie hop siup. Mi się ręce tak trzęsą, że ja nie wiem, czy dobrze klikam nawet. To jest tak, jakbym, pamiętacie, jak robiłem Demon Helmet Quest? To tak się w tym momencie czuję, poważnie. Wiesz, może to brzmieć trochę głupio, ale tak jest. Mięsko! Stoję na wave'y, na wszystko, kurde. Już profity są, dajesz, no pewnie, że są. Kurde, ludzie. Patrzcie, jak ładnie ściągnęłem ją. Dobrze, miałem follow. Ekiem, jak chcesz na Hydry bić, to o Ramon idź. No, już o tym mówiliśmy właśnie na początku. O, dzięki Amar za tą wiadomość, przyda się wszystkim. Kurde, tak... Miałem dopiero mówić do was jak ten, jak zrobię kółko, a tutaj popatrz. Lećmy dalej, weźmy następne. Po co GP zbierasz? A bo lubię, wiesz, no bo... jak nie wiem, czy widziałeś nowy film, to opowiadałem o tym, jak byliśmy na Hive. Przeszliśmy ten Hive cały i się okazało, jak później sprawdzałem na tym lootpiku, że z samego golda zostawiliśmy na ziemi 52 tysiące. Czaisz?
Co dostałeś? Spraya na hydry. No mam 10 na 10 expa na hydry. Kurde. Dobra, lećmy dalej. Możliwe, że potrzebujemy drugiego moderatora. Witam nowego widza. O, Maxi Sekura. Oglądamy razem na żywo z 7-letnim synkiem. Pozdrów go, Oliwier. Oliwier, pozdrawiam cię serdecznie. Piąteczka. Fajnie, 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 że takie w ogóle do mnie dochodzą wiadomości. To jest bardzo, bardzo, bardzo miłe i takie podbudowujące. Knight 48 level? Wiesz co? Smoki, ja bym orał smoki na twoim miejscu. Uwielbiam je po prostu w TB. Znajdź sobie jakąś miejscówę, żeby DL ci nie wyskoczył, bo możesz mieć trochę cienko, ale ja bym expił na smokach. Sama zabawa z tym, że już możesz sobie lekko potrenować uciekanie przed wave'em, żeby nie stać na twarz. Bo jednak, jak grasz na przykład Knightem... O, już kropek, już ci daję zaraz ten... Już ci daję moderatora, rzeczywiście, będzie dwóch, może będzie lepiej, zobaczymy jak się będziesz spisywał. I znowu mi uciekło, ajajaj, zabiję Sura, nie zabiję. Nie zabiję, prędzej się wyłożę tutaj. No bo uciekła mi, no trudno, zaraz idziemy. No i coś muzyka chyba ściszyła się, nie? Albo jakiś słabszy taki kawałek, dobra, nic, nieważne. Okej. Platinum coiny. Wiecie co, zamknę sobie tu jeszcze operę, bo tak mi coś dziwnie się dzieje. A nie, nie mogę zamknąć. To zamknę i to zamknę. Dobra. Lecimy kolejne. Witam, witam. Joker, witam cię serdecznie. Ile ty masz lat? Mam 26 lat. A gram? Oj, nie pamiętam, już takiego gówniarza, byłem taki mały, jeździłem do kafejki, kurde, bo nie miałem internetu, znaczy miałem internet w domu przez modem, nie, ale wtedy to za drogo wychodziło i do kafejki jeździłem. Mama mówiła, do kościoła, no do kościoła i do kafejki, nie. Się modliłem ładnie przy Tibi. To były takie początki. Witam nowego widza. Ty, ale tutaj teraz... Ja się coś czuję, że mogę się zaraz wyłożyć tak naprawdę, no bo... Maxi, dawaj ziomuś, no daję, daję! Nie wiem, czy mi się wyleciało z tej hydry. No i patrzcie, tak biegnę za nią jak taki łoś. Dobra, zginęła. A te się już leczyły. Ojejejejej. Co to za nuta? Oj, teraz się nie sprawdzę, bo ja puściłem sobie taką kompilację na YouTube filmowej muzyki i podam ci później linka, jak się odezwiesz, dobra? Bo no, nie zdążę rzeczywiście się według mojego planu wyrobić, no trudno. Ile expa do levela? Już ci mówię. Mamy 395 tysięcy, 21%. I już wbijamy 271 na godzinę? Nie, tu musi być więcej expa. A kto tam jest? Praise lat 2000, modlitwa w kafejce. Tak. Dobra, lećmy dalej. Co tutaj się jeszcze dzieje? 16.27, już 15 minut expie. Expie jak expie, nie? Chodź Hydro, chodź. Grałeś kiedyś Drakenstang Online? Tak, grałem. Miałem chyba 30 level, bo na do gry znalazłem to, nie? I tam chciałem wbić sobie punkty. No to miałem 30 level, po czym się znudziło. Odebrałem punkty i po prostu nie grałem dalej. Już. Boom, aż z masa. Co mi tam? Jest, jedna śpi. Witam nowych widzów. Kurczę, przepraszam, że wam piąteczek nie przybijam, ale no nie ogarniam. Za dużo na raz się po prostu dzieje. 327 osób ogląda. Wow. Jak to się mówi? Mózg rozjebany, nie? Dobra, zrobiliśmy pierwsze przebiegnięcie. Co tam na dole? Nowe paski Exhausted. To są paski, wiesz, taki action bar i po prostu możesz sobie rzucić itemki, runki, co byś nie zechciał. Takie dodatkowe hotkeje, nie? Możesz też sobie przypisać do hotkeje. Bardzo fajna sprawa, widzisz, mogę szybko na przykład wziąć sobie stąd, walnąć, nie muszę szukać po plecakach, nie muszę mieć wszystkiego otwartego, nie? To niby jest dobre, ale wolałbym, żeby był po lewej stronie na pionowym, bo wtedy tam mam dużo miejsca, a
A tutaj no to zajmuje mi, wiesz, trochę mi zmniejsza ekran gry, tak naprawdę. Już, lecimy z tymi headrami, lecimy. Oglądam cię od 4 dni i normalnie jesteś zajebisty. Pozdrawiam. No również cię pozdrawiam, Black Salami. I witam nowego widza, Piona. Ale cię się wymachuje tą ręką. Także wiecie, no. Dobra. Mamy pierwsze kółeczko zrobione. Wbiliśmy chyba 5%, tak? No, 5% jest, dobra. No to następne lecimy. Teraz bym sobie zaznaczył to może na mapie. A to nie, tamto drugie muszę zaznaczyć na mapie. Lecieli materiały jak zwykle na wysokim poziomie. Pozdrawiam. Arturo, czy ciebie też pozdrawiam. Dobra, leć te karnifile, nie będziesz teraz ogarniał. Kurde, gdzie jest ta dziura? I się zgubiłem jeszcze. Ale ja jestem zajebisty, po prostu... Wiecie co? Szkoda gadać, kurwa, szkoda gadać. 130 egg, no to już możesz zacząć Sea Serpenty, albo Hero Cave na przykład. Też bardzo fajna sprawa. A tak naprawdę to możesz wszędzie expić. Byleś po prostu się cieszył z huntu. Bo mam 26 lat. Kurde, zaraz tu się wyłożę. Jakby coś poleciało, nie zauważył, to mówcie, no wiecie, trochę mam tutaj Saigon. Nie wiem, gdzie jest to zajście znowu. O kurde, to jeszcze kawałek. Gdzie te hydry? O, Marno Graham. Siema, Palmeister. Przedłeś mi tutaj wybić hydry pewnie. Pokaż mi, gdzie są hydry. O, widzisz, dziękuję ci bardzo. To jest ziomeczek z gildii akurat. Jest, dobra, zejście. Wiecie co, zaznaczę sobie to na mapie. Kurwa, wlazłem. Zaznaczę sobie to na mapie. Z takim create mark. Zejście w dół, ok. I teraz to możemy chodzić, dobra. Fajnie, mam obstawę, także jakby coś, to majster mnie broni. No i wpadłem znowu do dziury. Jezus Maria. Już po to idę. Oj, Boże. Co tam się dzieje? Myślę... Oj, nie nadążam czytać. Chwila. Zabiję to, wejdę do dziury. Powiem ci, że jak oglądałem się chwilkę wcześniej, myślałem, że jesteś starszy ode mnie, a tu mój rocznik. Ale jak młodszy wyglądasz na... chuj dojrzale. Chyba przez to brodę. No nie wiem, może. A serwer Olympa. Ile kado level? Już ci mówię, majster. 359 tysięcy. Nie wiem, czy mnie oglądasz, czy nie. Mam nadzieję, że tak, no bo kurde, pisać i jednocześnie tutaj ogarniać, no to jest... Witam nowego widza, piąteczka. Rzeczywiście będę miał zakwasy jutro od machania ręką. Dobra, no to dziwnie zabrzmiało trochę, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, Dżej. Kurwa, dobra. Ręce mi się jeszcze trzęsą. Czajcie? Tu jest tak, długo grasz już w Tibie. Oj, chwilę. Ale to wiesz, to jest z przerwami chwila. No wiesz, za gówniarza się grało. Było fajnie, później znowu się nie grało. Znowu się przychodziło na chwilę, znowu nie. Bo to nie jest moja pierwsza postać, jak kiedyś miałem na Aldorze. Jeszcze Aldora istniała, zanim połączyła się z jakimś chyba serwerem. No to wtedy jeszcze grałem druidem. I... O, i ogórki są, dobra, i bardzo fajnie, lubię ogórki też. Tu jest hydra, chodź tutaj na drugą stronę i tu będą jeszcze dwie hydry nawet. Bardzo dobrze. Lecimy dalej, Utura Gran, kurde, nie myślę już o niczym. Masakra. Dawaj, pozdrawiam jedząc naleśniki, no to Runar smacznego ci życzę. No, lecimy powolutku do celu. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie ok. Może się też tak zdarzyć, no mogą mieć kika, może być cokolwiek. I pozamiatane będzie. Oj, nie mam follow znowu. Ten follow cały czas się wyłącza, bo jednak muszę się ruszać z tymi hydrami. No i na mostek, kurwa. Wpadnę za godzinę, miało być 200 powodzenia. No i mam nadzieję, że będzie. Wbij na screena! Bo będzie screen za godzinę, jeśli wbijemy. Znaczy... Przy 200 bliżej. Pójdziemy gdzieś na fakt, się spotkamy i tam będzie wszystko ok. Dobra. Może jakiś Royal Helmet, nie? Przydałby się.
Zróbcie jakieś wudo, żeby poleciał Royal Hammer. 323 osoby na streamie na żywo. Wow! No brawo, brawo, dziękuję wam za to, fajnie, że jesteście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Kurde, słabo będzie X, no bo 516, a w sumie to nie jest źle. Ale to wiecie, prey jest, no to jest ok. Ale to właśnie o to chodzi, że muszę Thais najlepiej. No fajnie by było, że było Thais. No bo w sumie tam wszyscy zaczynają tam przygodę. Czemu nie? Dobra. Nie masz softów? Mam softy. O'Clint skończył Hunta. Ty, ale to już nie. Okej, okay, sorry, ale nie mogę. Już mu odpiszę. Odpiszę. Jakie skille? Już ci pokazuję, proszę bardzo. Możecie sobie zobaczyć. Jak moda dasz, to będzie... O, właśnie Kropek, już ci daję moda. Się zgłosiłeś. Zobaczymy, jak będziesz sprawował swoją funkcję. Żebym tu się znowu nie... Okej, okay, cztery... Sorry, Kropek, nie dam ci teraz moda, bo coś mi się tam zacina ten drugi laptop. Ale dobra, cztery hyderki, tak mówisz? Jan? Dodaj moderatora. A może jednak będzie coś z tego. Dobra, Jan, cztery hyderki. Odliczam. Mam nadzieję, że masz rację. Łapa w górę. No to dziękuję bardzo. Co tam jeszcze? Oj kurde. Co tam jeszcze piszecie? Ajajajajaj. Ciężko się skupić. Nie wiedziałem, że to jest takie... Że to jest takie po prostu trudne nawet to, wiesz. Skupić się jednocześnie na grze, na czacie, no wszystkim naraz, nie? Wow. Dobra, zabiję tą, od razu ładuję jak mogę. Mięso jeszcze wziąłem, super. Dobra, lećmy. Sex cover, no witam się również. Tak, stream, pierwszy stream. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie według planu i wszystko się uda. Siema Maxi, Martin, siema. Witam cię bardzo serdecznie. Długo wbijałeś ten level? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze z przerwami grałem. Także to nie było tak, tak fajnie, że wiesz, siadałem i cały czas. Także no, ciężko stwierdzić. Dobra, wiecie co? Rzeczywiście GP-ków nie będę zbierał, bo to mi zabiera w momencie streamu zabiera mi to zbyt wiele czasu. I no kurde, nie jestem w stanie ogarniać. Hydra Egg, 500 golda. Ten plecak do góry. Chociaż teraz pewnie wcale nie będzie szybciej. No ale tak, witaj Maxi Arrostajer, witaj. Siema piona, czemu nie. I nowy widz był, witaj. Witam nowego widza. Znowu nie mam follow, kurde. Cóż za okrutne hydry. Hydra Head, super, może być. Już mam 4. Chyba znalazłem nowego streamera. To się okaże, no, czy ci się spodoba. Dopiero tu wbiłeś tak naprawdę, nie? Masz gadane. O, czy ja wiem, czy mam gadane. Ja taki cichy chłopak jestem tak naprawdę. No po prostu... A i witam nowego widza! Znowu się zapisałem. I nowy widz! Nie wiem, kto to jest nawet. Zaraz nawet nie zobaczę, kurde, jak przyłączę z trzema hydrami, no to mnie ulipę. Ale wiecie, że to o was chodzi. I nowy widz, dziękuję wam bardzo za to, że tu jesteście i że spędzacie ten wieczór, to jeszcze nie jest wieczór, to popołudnie może ze mną. Bardzo, bardzo mi naprawdę miło. Grałeś kiedyś na Nowa? Nie, tam nie miałem jeszcze, nawet postaci nie miałem nic, no bo często robię tak, że mam po prostu postać i ona się tam skilluje i tam co jakiś czas niby sobie wbijam czy coś, ale na Nowie nie. A to, czekaj, Nowa to jest jeden z tych starszych światów, nie? Jeśli dobrze kojarzę. No wiesz, zbierałem, próbowałem, ale nie... odnośnie złota, Michał. No bo wiesz, próbowałem zbierać, ale jednak nie ogarniam. Muszę tak jednocześnie przybijać piąteczki subskrybentom, odpowiadać na czacie i jeszcze bić hydry, nie? A to level sam się nie wbije. Dobra, przyłączę sobie skillę do góry, bo chcę zobaczyć. Jeszcze niby pół godziny tutaj mi zejdzie. No to w sumie, jeśli mi zejdzie rzeczywiście to pół godziny, no to się wyrobimy w czasie. Oj, wziąłem i tak golda. Przyzwyczajenie. To jest streamowanie gdzieś poza YouTube? No nie ma, tyle co zacząłem.
Buart, Gold Converter. No nie wiem, nie jestem przekonany do tego, żeby to kupować. Kupa czesiku, no wiesz co, na razie nic mi się nie chce. Tutaj, bo mi kawa wystygła, nawet nie miałem się od początku streamu przez te 40 minut, nie, sorry, raz łyka wziąłem. Nie miałem czasu się kawę napić. I witam trzech nowych widzów, piąteczka. Oj. Już, chwilę, przepraszam, nie widziałem tej, coś z konwerterem napisałeś, nie widziałem tej wiadomości. Maxi, dobrze ci idzie jak na pierwszy stream. No to dziękuję bardzo, no fajnie to słyszeć. Na Eldorze? Valkyrian, może kojarzysz takiego druida. Elder druid. Taki nubek, często ginął i wszystkim groził huntem. Nie no. Przerwa na kawę? Dobra, wiesz co, zrobimy to, bo rzeczywiście sucho już mam w usta. No wiesz co? Wezmę sobie od razu na później, żeby nie było. Dobra, już jest schłodzona lekko. No ale to nic. Wow. Witam nowych widzów. Piąteczka. Co chwilę mi wiesz, ten dźwięk nowego widza tu wyskakuje, ale to tak naprawdę na ekranie nie wyskakuje. Oni są tutaj gdzieś. Ale to ja tak nie ogarniam. To już za dużo jak na pierwszy raz dla mnie. Co za serwer? Olympa i... O, i gratuluję Zibę, gratuluję Levela. I witam nowego widza. Już zapominam o tych piąteczkach, naprawdę. O, schabowy jeszcze przyszedł, co ty tu robisz? GoGo 200, Ying, no to lecimy, pewnie, że tak. Widzę, że tu już są bywalce, znaczy ludzie z Olympii. Ciekawe, co ten schabowy tu wymyśli. Jeśli ktoś tam jest, napiszcie mu, że po prostu ja tu expię, no bo nie chcę nawet... wiesz, no nie chcę... Nie chcę sobie teraz dupy zawracać tym, żeby kliknąć, wiesz, w czat, odpisz i tak dalej. Max, jesteś kozak, oglądam cię od kiedy zacząłeś. Gdzie zajebiście XP od 130 levela? Sea Serpenty? Pewnie, że Sea Serpenty, jak najbardziej. A jak nie jesteś Serpenty, to... to Hero Cave też możesz sobie obczaić, jak dla Eka, super. Też, o dobra. Schabowy wyszedł z boi, haha. Nie wiem, Kasiu, ale możesz mu napisać, że mi tutaj nie wybijał Hydr. No bo pasuje ten level dobić jakoś. No chyba, że specjalnie tu przyszedł mi wybijać Hydry. Dobra, jedna śpi. Ty, Kowalski! Gdzie jest mój Royal Helmet? Miał być po czterech Hydrach, nie? Coś to twoje magia voodoo nie działa. Trzydziesty druid, no to łapie marzesz, ratformy, minotaury, no cuda, korymy chyba nawet, nie? Powiedzcie mu coś tam druidem, no bo to już... Albo nie, sorry. Ja ci druidem nie dam żadnych wskazówek, wiesz co? Ja mam druidkę. Ziomek z piwnicy, trzyma mnie w piwnicy POMOCYY4 złote. Dziękuję ci, mój pierwszy w życiu donate od widza, dziękuję ci piąteczka, trzymam cię w piwnicy, no to fajnie, ty już tam posiedzisz, bo stream jest do 19.30, także no, chłopie, masz przejebane trochę, stąski na mulet, fajnie, może być. Dobra, jedźmy dalej. Lol, dobra. Oj. Zauważyliście, że powiedziałem lol? Ja tego słowa już nie użyłem tyle czasu. A tu popatrz, jednak czasy stare się przypominają. Nie, ale dobra, jedźmy dalej. A masz też, jesteś knightem, to powiedz tam kolegom, co, gdzie mogą expić. O, jest ich schabowy, ja ci tu dam, oddawaj mi hydrę. Gdzie? Dobra. Coś się muzyka skończyła, tak cicho. Czymś zajmujesz na co dzień? Gdzie pracujesz? To jest akurat inna kwestia i wolałem dzisiaj o tym nie mówić, ale wam kiedyś to wytłumaczę. Co wy na to? A jak tam zdrówko, Sebastian? No bardzo dobrze. Widzisz, no jestem teraz uchachany, bo streama odpaliłem i po prostu dobrze się bawię. I nie powiem, bo jestem... Widzisz, zresztą cały czas jestem zbanany na ryju. Nawet nie wiedziałem, że to tak będzie działało, nie? I super. Jest, ring. Ej ty, czemu ja ringów nie używam w ogóle? I co, czemu znowu zbieram gepeki? Kurwa, ubieraj sword ringa. Nie ma, że boli. A to weź.
Matko Boska, szukasz modów na stream? No już mam dwóch modów. Co to za miejscówka z cydrami? To jest Forbidden Lands. Tak, dobrze Kropek napisał. Pomogę ogarnąć czat. No już mam dwóch. Moderatorów, o to chodzi. I 340 oglądających w tym momencie. Wow, to jest nie do pomyślenia. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna. Piąteczka, także teraz przypatrzcie się, podajcie rękę do monitora i łap. Piona. To dla was. Dla wszystkich tych 340, nawet 350 to prawie osób już jest. Także to było właśnie dla was, piąteczka. Żyraf na piwerko, fajne rzeczy tworzysz, keep it at 5 zł. O popatrz, żyraf, dziękuję ci bardzo, piąteczka. Pewnie, że na piwerko, jak najbardziej. Także później też, jak ktoś jest chętny, no to tam jest w planie streama piwo z wami, także może wtedy pogadamy trochę luźniej, już bez hydr na głowie i tak dalej. Ale ty jesteś zjebany, tworek. No dziękuję ci bardzo, no może jestem, no co ci poradzę. Nie musisz mnie przecież lubić, nie? Subować dziś ma być do 2-3 tysiące subów, Marcin. No nie wiem, no to wiesz, to już od nich zależy, od każdego z osobna, nie? Czy chcą to oglądać dalej, czy nie? High five. O, pewnie, high five. Kurczę, fajnie jakbym miał jakiś na guziku hotkey, nie? Że tą piąteczkę przybijam, tak jak Jacksepticeye ma. Ktoś mi w komentarzu zwrócił na to uwagę i tak to w sumie od tego, nie? I wtedy by w sumie całkiem to fajnie wychodziło, te piąteczki. Ty, co jest z muzyką? Czy ona jest znowu taka cicha? Co się działo? Czy tu nie było jeszcze jednej hydry? Nie, nie było. Mi się coś pomieszało. Zrobisz rajda? No, nie mogę teraz, nie jestem w stanie, bo dobijam 200. Jeszcze pół godziny mam na dobicie poziomu. I witam nowych... Ojej, zapomniałem w ogóle o nowych subskrypcjach. Przepraszam was najmocniej. Za dużo po prostu na raz. I znowu kolejny Bartek Skuszyński i pozostali. Piąteczka dla was. No i widzowie, lecimy dalej, bo tutaj zobaczmy ile zostało. 200 tysięcy expa, kurde, 11%. No to wiecie co, już minęliśmy połowę. Ty, bo mi się hydry nie zrespiły, nie fajnie. I witam nowego widza, piąteczka. Co tam jest, bardzo dobrze się wysławiasz i fantastyczne poczucie humoru. No to fajnie, 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 że się podoba. I mam nadzieję, że jeszcze tu wrócisz. I witam nowego widza. Nawet nie sprawdzę, kto to jest dokładnie, ale witam, witam naprawdę. 15 mi tylko maxi, a nie 30. Jak? Zaczęliśmy o 16.15 hunta chyba, nie? Jak to było? No nie wiem, nie wiem. Jak skończysz, to zrobisz? A to zobaczymy bombę. Na razie nie mogę o tym, wiesz, myśleć, no bo jesteśmy w trakcie... Co tam się jeszcze dzieje? Kurde, szybko coś... Ktoś tu z czatu na Garnera? O, to widzę, że reklamę mi robicie na tym serwerze. No to super! Fajnie, fajnie. Jeśli tak, no to bardzo się cieszę i dziękuję wam za to. I witam nowego widza, piąteczka, mam 4 hederki, poczekaj. Dobra. A, follow, bo tutaj potrzebuję już. O, i teraz mam, patrzeć na 4 wave'y się ustawiłem i nawet się nie ruszę. Wow, 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 czy to był red? Widzieliście reda może? Red, prawie dead. Super, łapki w górę, co tam zostawiali? No pewnie, że tak, skoro chcecie, bardzo mi to pomoże. Oj, widzę, że ten pasek z tym donate'em będę musiał poprawić, bo tak to nieładnie to wygląda. No ale wiecie co, no teraz nie mogę. Później, o, przy piwku tam o 19 sobie o tym, wiecie, pomożecie mi ogarnąć tu ładnie wizualnie ekran. Co wy na to? Mam nadzieję, że to będzie odpowiedni czas na to, żeby sobie pogadać i po prostu wszystko ustawić, żeby pod następnego streama już jakoś to hulało. Już zobaczmy co tu jest. Pozdro Charlie Kitsune. O Kitsune, siema, pozdrawiam również, piąteczka. A i też przepraszam, nie każdemu przyjąłem piąteczkę, no ale wiecie, no już będę ją zakwasał od tego co teraz robię, a co dopiero jeszcze jakbym tak każdemu po kolei, wow, to by się działo. No ale nic, fajnie, fajnie, że jesteście. Fajnie, że po prostu ktoś ogląda, a dokładniej 320 osób, wow. To jest niesamowite. Pozdro Saxgor tutaj, no Saxgor, co się z tobą dzieje? Wyjdź z tej narany i przyjdź z powrotem do nas. Widzisz? Miałem iść z tobą na behemoty i musiałem iść na jedzone, znaczy nie musiałem, no ale chciałem. Ale miałem iść z tobą na samym początku. I mnie opuściłeś, no trudno.
Streamuje Buba jeszcze? Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy w TV wszystko już można kupić? No, nie do końca. Nie do końca. Dobra. Ktoś mi tutaj wysłał na czacie jakiś piętek, nie widziałem dokładnie niku. Napisz jeszcze raz, no bo jednak spamuję z skillami i nie widzę. Albo napisz na czacie na streamie. To po prostu, to wtedy ci odpiszemy. Olimpa Grubo, lubisz Castiego? No nie mam nic do niego, czasami sobie wchodzę, pooglądam, czemu nie. Gość już dość długo streamuje, wszystko w porządku, nie? Dobra. Co tu jeszcze? Exp na H. No w tym momencie jest 646 tysięcy. Tylko weźcie pod uwagę, że mam prey na 40% expa. No ale to dobrze, że jest, no bo w tym momencie i tak expię wolniej niż powinienem normalnie. Muszę się skupić też na czacie, na przybijaniu piątek, na rozmowie z wami i też na zbieraniu luta, nie? I to... Czemu expię na tych hydrach, na tym słabym respie? A dlatego, że właśnie ludzie chcieli, żebym szedł na hydry. Zobacz, pokazałem im preya, stwierdzili, że idź na hydry. No to idziemy na hydry. Kurde, nie mam many zaraz i mnie tak paraliżują. I dlatego tu jesteśmy. Jeszcze była opcja na werewolfy iść. No ale może następnym razem, albo po prostu później skoczymy zobaczyć. Pamiętajcie łapce. No miło by było. Dobra, co tam jeszcze się dzieje? Wow, tu i tak 303 osoby, 141 like. No to wow, fajnie, że tyle osób się wysiliło, żeby kliknąć tą łapeczkę. No super. Wiecie, no ja nie lubię takiego gadania, że tego, jak to ktoś napisał w komentarzu u pewnego już chyba nie nagrywającego TBC-ego youtubera. Nie lubię takiego pierdolando o łapkach. bardzo mi się to spodobało i było to no, po prostu wesołe. I chciałem właśnie kiedyś tego użyć, no ale myślałem, na film tytułu tego nie dam. O, siema Zaraxo, jednak wbiłeś, no fajnie, że cię widzę. Siema piona, już aż przybiję tą pionę, bo też mi chyba przybiłeś, jak do ciebie wbiłem. Za co mam łapkować? Za Tibie, proszę was. No, sorry memory, no. To jest jednak... Oj, witam nowego widza. To jest jednak... Jestem Tibijczykiem i nagrywam Tibie. No niestety, jeśli szukasz czegoś innego, no to nie tutaj. Tu jest Tibia. No ale w sumie też z drugiej strony, mogę się zapytać, skoro nie lubisz Tibi, no to czemu tu jesteś? No ale dobra. Co tu się jeszcze dzieje? Wbij lewy, bo już czekam na zdjęcie. No już wbijam. Idę jak mogę, 8% zostało. I właśnie pamiętajcie, że mi przystopować niby 13 minut jeszcze do levela. Jest 634 tysiące, 138 tysięcy expa potrzebuje. Pamiętajcie, że mi przystopować, żeśmy kurde, no po prostu wiecie, że mnie wbił levela, bo trzeba będzie później paść i odrobić, nie? No trochę byłaby lipa, nie mówcie, że nie. Co? Aj, ale sobie zepsułem, uciekła mi jeszcze. Dobra, następna. Co tam się jeszcze dzieje? Pozdro bezdomny z Radomia. Pozdrawiam was bezdomni. Nie zdąży na screena? Kto tam mówił, że nie zdąży na screena? Neurolograczek, zdążysz, kurczę chłopie, masz jeszcze pół godziny jakieś. Spokojnie, tam będzie 17.15, to się dopiero będziemy zbierać. Także myślę, że około 17.30 już tego screena już tak oficjalnie zrobimy. Także no spokojnie, masz jeszcze kupę czasu, tak naprawdę, pół godziny masz. Masz siódmy level, to jest masa czasu. To od zera byś zdążył wbić nawet. Ale co tam się jeszcze dzieje? Jojo, siema, Swordling Maxi. A, widzisz, dziękuję ci bardzo za przypomnienie, zużył się poprzedni. Dziękuję ci. Jednak tu trzeba mieć bardzo podzielną uwagę. Gdzie będzie screen robiony? No myślę, że gdzieś w Thais. Może jakiś opening. Wiesz co, myślałem o tym, ale kurczę, nie wyrobię się na streamie dzisiaj. Myślałem, że o 17. Nie, 17.15 się dopiero będziemy zbierać, spokojnie. Ty Zaraxo, z tymi gołymi osami wyleciałeś, normalnie takie zazdro, te dwie konieczynki, wow, jestem pod wrażeniem i dlatego też chciałem kupić i co jest najlepsze, też chciałem zrobić właśnie opening tych gołych masów i nagle u nas na markecie cena podskoczyła kurczę o 20 000, myślę, ja pierdolę, akurat w tym momencie i teraz no, niestety nie mogę sobie na nie pozwolić.
ale to nic się nie dzieje. Co tam, jakiego masz sword fightinga? Już ci pokazuję, proszę cię bardzo. 100, 105 to nie, bo to jest z mieczem. 100. 100, a shielding jest 98. Nie, 95, przepraszam. Kurczę, źle popatrzyłem. Dobra, lećmy dalej. I znowu GP-ki zbieram, widzicie? To jest taki nawyk już. Co tu się dzieje? Przynajmniej nie boter. No dlaczego miałbym bocić? Co ty? Dobra. Ty. 100 mana potionów. Czajcie to? Oj. Dobra, Gildio. Jeśli jeszcze ktoś jest na streamie, ktoś mi może doniesie parę potek, bo nie wiem, czy mi to po prostu starczy. Nie zwróciłem nawet na to uwagi. 10 milionów niby do expa, 100k. Kurde, starczy, dobra, nie musicie, nie idźcie. Damy radę. Nie? Dajesz wbijaj 200, no już zaraz wbijemy. Już postacie róbcie, jeśli ktoś nie ma jeszcze, bo jeszcze zdążycie, jeszcze jest pół godziny prawie do samego screena, więc postacie wbijcie 8 level, kto nie gra na Olympii i gdzieś się widzimy pewnie w koło Thais. Zrobimy sobie ładny screen. Chociaż w sumie czekajcie, bo żeby potwór jakiś był taki sensowny, nie? Chyba, że na szczurach coś zrobimy, co wy na to? Cały tunel ten załadujemy ludźmi i tak będziemy dobijać po 5 expa. To może w sumie ciekawe wyglądać. No nie wiem, albo zrobimy ładny napis z ludzi, nie? 200. No i zobaczymy za chwilę. Za chwilę będziemy się tym martwić. No bo na razie trzeba tutaj wbić trochę levela. Muszę to kontrolować, 6%. Witam nowych widzów! Widzicie, zapomniałem wam przybijać piąteczek. Ale fajnie, że jednak postanowiliście zostać na dłużej. Proszę bardzo, jak lecą pieniądze. Raty Thais, najlepszy exp. No i tam może dobijemy 200, no. To akurat wiesz. 33 suby do 2,8k. Co wy mówicie? Aż tyle przyszło? Wow, ludzie, witam nowych widza. Wow, ładnie to leci. Nic, fajnie, że jesteście, naprawdę fajnie. Co tu się jeszcze dzieje? Na ratach Thais mało miejsca. No niby mało, chyba że je... Nie, można teraz ropować jeszcze te raty? Chyba już nie można ropować. Byśmy mogli je gdzieś wynieść tam, nie? Przed miasto. Witam nowych widzów, piąteczka. Chyba uderzyłem sobie w kamerkę. O, ogórek wyleciał. Ale właśnie, bo ja w ogóle nie wiem, czy sprawdzam ten loot channel tak naprawdę. Więc jakby coś wyleciało takiego konkretnego, abym to ominął, to po prostu dajcie znać. A właśnie, Piotrek, dziękuję ci, bo to jest... Też o tym wcześniej myślałem i że nie zapomniał, żeby po drodze nic nie bić, bo inaczej po screenie będzie, chłopaki. Będziemy padać. A to wtedy może wiecie, co zrobimy? Jeśli przypadkiem bym wbił ten 200 level i nie poszedł na screena, to przyjdę i sobie razem padniemy wszyscy. Co wy na to? Oj, kurde. Czemu masz myszkę po prawej? Samo ci zaznacza, bot? Spacja, mam czat wyłączony i popatrz na to. Widzisz? Popatrz, jak zaznacza headerki. Wszystkie po kolei. Spacja, teraz masz 11 klient, tak działa. No kurde, nowych widzów, żeby widzieli drońskie parówki. Chyba drońskie parówki 2. Może coś było i widać nowego widza. Dobra, uwaga. Ty, no gdzie ten Royal Helmet? Chłopaki. Ty, 20 mana potków, kurde. Aj, głupio będzie, bo trochę zabraknie mi dosłownie ze 100 potek. Zobaczmy jeszcze. 72 tysiące expa, kurde. Że na 200 to chociaż garniaka ubierze. No coś ty. Nie mam przy sobie. To chyba Forbidden. Tak, to jest Forbidden Lands. Zaniosę ci. O, dziękuję ci, Kasiu, dziękuję. Ja już tu czekam 8 mana potek, o kurde. Ale, dobra, to tak, ja sobie tu stanę, Swordringa sobie ściągnę. A ty, bo tu jeszcze jest Hydra. Zabiję ją. Witam nowych widzów. Także póki mi tu Kasia, jestem w tej lewej dziurze, tak jak przy wyjściu. A są 3 Hydry jeszcze, im powiedz. Tak to nie zabiję. 5 potek. Co wy na to? Ty, Roch. Dawaj. Jak zaznacza tą spacją potwory? Już ci zaraz pokażę. O, mana maxi, no proszę, ile k? No, Palmeister zostało mi 63 tysiące. Ty, lipa, mam jedną potkę i trochę jestem w dupie. Dobra, stracę to na... Nie mam już mana potek. Teraz to już musisz sobie radzić sam, maxi. Już ci nic nie pomoże. Zostaliśmy bez potek.
A, nawet nie ma miksury. Jest, hydra spadła. To teraz skillujemy na hydrach przez chwilę. Siema Maxi, Kodeks, siema, witam, piąteczka. 9 UHP. Co ty mówisz? Co? To jest 130 jest. A to nie, chyba, że to nie było do mnie, no to sorry. Nie, teraz nie ubiorę Sword Ringa, bo nie mam many i chcę po prostu... Albo w sumie masz rację, walić manę, jak się uleczę, to lepiej ją zorać szybciej i mieć spokój. Widzisz, dobrze kombinujesz, gościu, dobrze kombinujesz. Teraz to pykanie wpadnie. To ja Pip. Aha, no to się ma Pip. Ktoś tam pytał, czy nie mam druida, no także wiesz. Ej, o właśnie, czas na kawę. Przerwa... Leć za tym. Cholera... Nawet się nie uleczę. Nawet nie mogę ściągnąć z siebie paraliżu, nie mam many. Ale jaja. Serselun, powodzenia w dobiciu 200 poziomu. O. Planujesz nagranie w najbliższym czasie jakiegoś materiału z Lore Tibi, nagrania o pustyni Jakundaf oraz historii Czarnego Rycerza. Fajnie, tobie wyszły 3 złote. Tak, powolutku się zbierają materiały, będzie oczywiście więcej z tego i dziękuję ci oczywiście za donate. Będzie po prostu więcej takich filmików. Widziałeś nowego monta z ATC? Jak dla mnie kozak. Gdzie? Pokaż. Jest tu... On dopiero wejdzie, czy jest już? Mont, new, są. Ten krokodyl? Co ty? No jaki śmieszny w sumie. To z tych wszystkich, no w sumie na tym zielonym bym mógł jeździć, ale to kurde, nie, za te cenie kupuje się montu, bo to jest za drogie. Chciałbyś zmienić serwer? Mam 130 EDA, a nie mam z kim latać. No na razie nie zmieniam serwera, na razie tutaj jeszcze zostaję na chwilę. Zobaczmy ile, 54 tysiące. Kurde, a może powinienem wrócić właśnie do miasta i po drodze sobie dobić to powolutku, ten exp na tych 6 levela, jak powiedział Sławomir. Jak z 6 levela? Nie widziałem chyba tego. Dobra. Kupujmy nasy z ATC. Coś ty, bez przesady. Strata, kurczę, pieniędzy. Rocha zakładaj. No dobra, to teraz jedziemy z Rochem. W sumie wróćmy z tą 6 levela. A właśnie, bo to... O jest, Sławomir, uważaj na exp. O to chodzi. To widzisz, nie widziałem Sławka, w ogóle siema, że jesteś. No. Rocha nałóż, Rocha załóż, Rocha zakładaj, już jest. Maxi, o tak wcześnie będzie dziś Lloyd, Wojtek. Ej, Wojtek, no nie wiem, no zobaczymy jak się wyrobimy z tym wszystkim i... no i czy w ogóle będziecie mogli iść, no bo tak Kasia chciała iść, Jacek chciał iść, to powiedzieli, że pomogą. Zobaczę tu w ogóle na czat. Dobra, mam go. A to 17, a to teraz. Dobra. I zobaczmy tak. Marno here, go, go, go. No już, Seba, już. Myślisz, że 14 minut do 200? No luzem. Ludzie, popatrzcie. 3% to jest 54 tysiące expa. Przy tym, że mamy jakieś 500-600 na godzinę, to jest 5 minut. Jaki serwer? Też idę Edem. O, witaj Kasiu, dziękuję ci za podki. Dobra, 100 wystarczy, dobra. Aj się rozpędziła. Dobra, Jezus, cały refill mi zrobię. Dobra, dziękuję ci Kasiu. Później ci to odeślę. Piąteczka dla ciebie, a co? Lecimy dalej. 14 hydr, mówisz? No to już, dobra, dziękuję ci. A jak się walnąłeś, nie sprawdzę, nawet nie będę liczył. Ale jak się walnąłeś i wbiję level, pamiętaj, że mam prey 40% na hydry. Zobacz teraz jeszcze raz, ile dostaję. Lecę i zapomniałem przestaje. Praca wzywa, no szkoda. Ale to może wiecie, komu się nie udało, to może w tym, w postprodukcji gdzieś dorobimy do screena, nie? Doczepimy ich tak z dołu ludzi. No w sumie czemu nie? Takie głupie pomysły przychodzą do głowy. Popatrzcie. Już jest 17, już godzina streama minęła i dalej mam 369 osób to jednak ogląda. Wow! Jestem pod wrażeniem, także po raz kolejny. Dla każdego z osobna piąteczka dla ciebie. Przyłóż rękę i łapione. Proszę bardzo. Ile mam? Dwie hydry czy trzy zrobiłem? Dobra, przelecę dalej. Dobra, zobaczmy, trzeba powolutku już. 46 tysięcy, jeszcze jest luzem. Mhm. Tu jeszcze jest gdzieś jedna hydra na górze, chodź. No i teraz już nie będę mógł zrobić filmu Night vs. Hydry, no bo już macie hydry na żywo. Lubię streamy tybijskie, no to się cieszę. I fajnie, że akurat mój wybrałeś, no. Robisz ciekawy content, po prostu Łukasz. No fajnie, dziękuję ci bardzo za to. Fajnie, że docenia ktoś po prostu tą pracę. Dobra.
Gdzie screena robisz? Gdzieś koło Tchaj się spotkamy. Także jak ktoś jest, no to wbijać. Może na południe tam pójdziemy. Macie jakieś propozycje? Takie, żeby wiecie, żeby jakiś potwór był, żeby to dobić level, nie? Zobaczę zaraz, ile tak naprawdę zostawię po drodze. O, ty! Nowy widz, witam! Siema! Proszę bardzo, to teraz ja mogę to zbierać. A jak masz preja, to co innego? Czekaj, czekaj. Nie lepiej Margonem? No nie, nie, grałem Margonem, ale nie za bardzo. Mała prośba przez Ang do miasta, bo twoi widzowie coś przygotowali dla ciebie, pozdro. No to dobra, wrócimy przez Ang. Ciekawe, ciekawe co tam się dzieje. No, spokojnie tam, bo dopiero szósty dobijam. No chłopie, spokojnie, jeszcze masz 15 minut luzem. Hydra Head. Ej, popatrzcie w ogóle jaki gówniany lot. Nic nie poleciało, stąd skin. Widać, że się tego przykładasz, no. No trochę, trochę to jednak kosztuje pracy. Witam nowego widza! Xenum Dragmania, witam. Nawet nie będę czytał tak dokładnie niku, no. Mam nadzieję, że nic nie... Oj, teraz trzeba uważać. 28 tysięcy... Kurde, kurde, kurde! Dobra, lecę za mostek, bo teraz się trochę tak rozpędziłem. A w sumie tu miałem fajną miejscówę, niepotrzebnie tą hydrę wygoniłem stamtąd. Jak otworzyłeś to okienko sprayem? Jak to jak? No tu jest taka kropka i popatrz, widzisz? I on się pojawia i masz tutaj okienko. Klikasz na tego preja, jakiegokolwiek i ono się otwiera już tak całkowicie. Witam nowych widzów, tam dwójka chyba wpadła nowej. 400 osób prawie jest, wow! Ludzie, witam was serdecznie. Idź do wyjścia, idę, idę Piotrek. Idę, popatrz co się dzieje. Ty 28 tysięcy, dobra, zabijesz się tego. No będę musiał odetnąć, żebyś wiedział. Ja już powiedziałem, wiecie ile z tym levelem czekałem? Nie wyobrażacie sobie, wszyscy mówili, idziesz expić, idziesz expić. Nie, nie mogę, nie mogę, muszę streama zrobić. I siedziałem i nie expiłem, kurczę, tyle co odmówiłem razy, się w pale nie mieści. Zresztą, wszyscy się pytali, to wiedzą. A jest taki jeden koleś, nie wiem skąd on jest, druid Balu chyba. Tyle razy co on mi pisał, już tyle czasu i nigdy nie miałem niego czasu, żeby z nim gdzieś wyjść w ogóle na huncik. Szkoda, szkoda. Już patrzę zaraz na czat. Otwiera okienko sprayem. Tak? No to nawet nie wiedziałem, nie znałem tego skrótu. Hydra Head. Chwila, chwila, już, już, już. Zobaczmy tutaj co się dzieje. 15 tysięcy expa. Dobra, to ja stąd będę wychodził jednak. Kurde, na koniec by chociaż coś dała. Wezmę sobie mięso. Nie wziąłem nawet mięsa. Już miałem mówić, że wezmę sobie chociaż mięso, bo mi nic nie dają te hydry. Tu jest tak. Uważaj, uważaj. Na co uważać? Pilnuj exp. No właśnie, dziękuję wam. A właśnie, dziękuję wam za przypomnienie, bo wam mówiłem o tym. Mamy tak. 10 tysięcy. Wiecie co? Ostatnia hydra. Ostatnia i lecę stąd. Mam nadzieję, że mnie te większe potwory nie strapują. Ale jakby co, to bądźcie w gotowości, żeby tutaj biec. Jeśli mnie strapują. Bo w tym momencie trzeba będzie mnie ratować, żebym nie dobił levela. Widzicie? To jest tak, że 200 level nie jest tak naprawdę jakiś super dużym levelem w tych czasach, ale pierwszy raz wbijam 200, nigdy go nie miałem i dlatego to jest taka ekscytacja dla mnie. No, to jest coś, czego nigdy jeszcze w życiu nie zrobiłem, nie osiągnąłem tutaj. Dlatego no fajnie mieć dwójeczkę przy levelu z przodu. Patrzcie jak leci. Oj, miałem mówić, nic mi nie sparyżowało nawet, a tu bum. Dawaj, tutaj jest taki buty, szybko biegi. I lećmy, lećmy. No już zapierdalam. No to zapierdalajmy. My spamu, panowie. Już idziemy. 437 osób. Wow. Witam was wszystkich serdecznie. No niektórych to już po kilkakrotnie witałem razy. Dobra, patrzmy na exp. 1% został. 6300 expa. Ty, no nie ma gdzieś cold high z jakiegoś draga pojedynczego? Coś w tym stylu? A nie, żeby to 8 level nie zabił jeszcze, bo to będzie lipa. Nie, nie, weźmiemy jakiegoś normalnego potwora. Na ratach będziemy może dobijać to, co? Tylko żeby też się wyrobić do tej, bo już jest... Dobra, lećmy. Fajnie mieć 10 z przodu. No 10. Też fajnie, no dopiero zaczynasz przygodę. Witam nowego widza! Piątka lewą ręką, wow. Nigdy tego nie robiłem. Lećmy, lećmy. 440 osób. Witajcie wszyscy serdecznie. Aj, kawa zimna, nie ma to jak tak. O, to są Asury. Tu można by kiedyś się wybrać. Pewnie byście chętni byli na to. Dobra, lećmy, lećmy. Na cyklopach dobi. No, w sumie możemy tam się na północy zebrać i byśmy, wiesz, lurowali sobie cyklopy z tego, z tych gór i by po prostu by się dobijało powolutku. Uwaga.
Dużo dragów. No tak, naginiata, tylko że w tym momencie... Co za goście? GoGo 200. No to widzisz, fajnie, że się podoba. Tam ktoś szedł, ja nie wiem, czy to byliście wy. Mówiliście, żeby iść przez Ang. No to były małe levele, nie wiem, co one tu robiły. Także mówcie jakby coś. Zabij jeszcze jedną, bo będzie za dużo. A wiecie co, to sobie tu na dragi pójdę, wiecie? Bo tu jest ta góra dragów. Jak się schodzi z tych gór Kazil. I tam zabijemy jeszcze smoka dwa. Już tak wiesz, powoli zniżając tą, tą barierę levela. Co tutaj? Chwila, mam jeszcze premium staminę, muszę też brać pod uwagę, że potwór nie daje tyle, ile powinien dawać, daje więcej. Wow, ile widzów! O! Pibip! Piona! Co tak późno? Kurde. Jaki to serwolympa? Oficjalnie możesz Ornate Armor zobaczyć by pod prawym ekaczem. No za chwilę będę mógł, tak. O kurde, co to jest? O, GZ 200. Wow. Wiecie co, to sobie screena zrobię. Ładne to, ładnie to wyszło, dziękuję wam. Ja cię, czekaj, bo tu mi pojawił się teraz nick. Teraz. Kurde. Dziękuję wam, piąteczka, nie wiem kto to zrobił, nie wiem, napiszcie coś. Wow, czekaj, już odpalam paint i sobie tutaj zapiszę tego screena. Dobra, i witam nowych widzów oczywiście, Piona. Gildia Czarne Owce z Narany pozdrawia, to, i, to, to ja was również pozdrawiam, Czarne Owce. Piąteczka dla całej waszej gildii. Co tu się dzieje na czacie? Piona, bo zakręcony, bo chory. No to Piona. No, a to Bibib. No widzisz, znowu cię nie kapnąłem. Tajemnica rządowa. O, pięknie. Fajne, bardzo, bardzo ładne mi to wyszło, ale wiecie co, ja sobie te skarabkoiny pozbieram. Nie zostawię tego za cholerę. Ja mam tutaj screen? Mam, dobra, powinien być, mam nadzieję, że... A zresztą jak nie, no to będzie na streamie, nie? To sobie, bo potrzebuję ich do domku. Także to sobie jeszcze pozbieram. Przed screenem, no nie wiem czy zdążysz, jest... No może zdążysz, 20 minut masz. Zbieraj emeraldy. O, chłopie, to trzeba było rzucić chociaż w jedno miejsce. Czekaj. Nie no, powaga. Ej, dobra, nie mamy czasu na to, dobra, sorry. Piggy banki, kurwa, nie zauważyłem ich. To biorę piggy banki. Matko Boska, no właśnie. Już właśnie widzę na czacie, ktoś mi pisze piggy banki. Już bierzemy, to akurat zbiorę, na to się zawsze znajdzie czas. Czekaj, Maxi, jeszcze jeden, co jeszcze jeden? Co jeszcze jeden? Lol, jaki biedak. No nie biedak, po prostu no, za friko jest, no to... O Jezu, zabiłem tu tego. Na co czekać? Teraz za chwilę może przyjdę, wiesz, gościu, napisz mi na priv. Mana Maxi, napisz do mnie, bo nie wiem o co chodzi dokładnie. A ja idę sobie dobić jeszcze dragi, bo tutaj wiesz, screen się zbliża, a my jeszcze mamy 6000 do wbicia. No to śmieci, no wiesz co, ja potrzebuję skarabkoiny do domku. Pewnie, że tak. ...460 osób oglądał, wow! Niesamowite, poważnie. Dobra, lejmy tego draga. Ile dostanę expa za niego, to jest tak. Ile było? 1050. No to jeszcze możemy 4 smoki zabić. Idź dobić tego nomada. O, racja, Saxcover. Super, dziękuję ci bardzo, żeby nam ktoś wałka nie wykręcił. Dziękuję ci za to bardzo. Dokładnie, Piotrek, też dziękuję. Gdzie jest ten nomad? Gdzie on był? Tu jesteś. Dziękuję wam, że jesteście czujni, bo by był wałek później, ja bym leciał do depo, a tu bum, 200. Jakie hydry? Nie zosta... Nie, nie, one się uleczyły, tam już za nie ten, nie dostanę expa. One się uleczyły całkowicie. Jeszcze mam 4 smoki, tak? No to idę tu trójkę zabić na górze. Ale te hydry się uleczyły, gościu, to ja to nie wiesz. Nie dostanę już expa. Nie no, bez przesady, aż tak to wiesz. Nie? Myślicie? Chwilę, bo teraz już tak. 1050, jednego smoka zabiję.
Dostanę? Myślisz? Kurde. Dobra. Idę stąd, żebym teraz nic nie zaznaczył. Weźcie spację ode mnie, wszystko ode mnie. Jak relognie to nie dostanie. Tak mówisz? No to lecimy do depo i relogamy. Już, już, lecimy. Dziękuję wam bardzo za te porady. O ja, no to szkoda, że akurat wbijałeś level i ci dzwonią, no. Myślisz, że zdążę? Zdążysz, chłopie, wbij level. Lećmy dalej. Eku, zdej mi. A czemu? Abyś nic nie walnął. Ha, tak. Dobra. Będzie dobrze. Relog, uwaga. Czyli teraz mówicie, że powinno być ok, tak? Mam nadzieję, że już jest w porządku. I lećmy powoli do Thais. Może trochę zająć. Relogę tu już. No już relognąłem. Bo to z opóźnieniem i tak idzie. Ja czat widzę na bieżąco, a z opóźnieniem idzie obraz dla was. Także no niestety. Dobra. I on nie płynie chyba do Thais chyba, nie? Pewnie, że nie tak. Pewnie, że nie. Thais, yes. I 500 osób ogląda w tym momencie. Piona dla was wszystkich. Piąteczka. O, Lady Arila, witaj. Pewnie też się wybierasz na screena. No to chodźmy gdzieś. Nie wiem. O, Mr. Duck. Siema, Piotrek. W końcu zalogowałeś. 148. Tu ładnie podbiłeś wtedy levela. 530 osób, co wy robicie? Piątek jest. Piwko trzeba. Piwko będzie po streamie. O kurde, co tu się dzieje? Witam. To co, gdzie się zbieramy? Nie wiem, czy są wszyscy już? Banuta gay, tak. O. Dobra. O, to i tak ma zły kolorek. No, Maxigashi, targetuje się na statku, ile za podróż i prosi o last minute. Ha, taki żarcik. Targuje się na statku, a. No to dobry żarcik. Czekaj na mnie, marnogrocham. No idziemy, ale to chodźmy gdzieś. I tak muszę level dobić przecież, nie? Popatrzcie na to, mamy 677 expa. 677 exp. No to co? Gdzie idziemy? No to jest tylko ryle na razie. Ale brzydko mi te donaty tu wyglądają, nie? Pasuje to zmienić. Dobra, to później. Później! Nic się nie dzieje. Dobra, chodźcie, 530 na cycuszki, dokładnie. Nie wiem, ktoś jeszcze jest? Dajcie znać, nie wiem, napiszcie na czacie, czy jeszcze na kogoś mamy czekać, czy już idziecie z naszą ekipą tutaj. Wiem, że mamy czekać na Palmeistera. Jaki serwer? Olympa. Pocieszny dziadek Tibiski, no wiesz co? No dobra, niech ci będzie. Ta, broniarz. O, broniarz, widzę szósty level. Mam nadzieję, ile ci brakuje? Dużo? Jak nie, to wiesz. Oraj. Czekamy. Bo to jest na to, jeszcze mamy 20 minut na screena tak naprawdę, więc masz czas. I witam nowych widzów! Kurde, zapomniałem wam piąteczek przybijać, no popatrzcie. Czekaj, Maxi, czekaj, 40%. No już, spokojnie. Idziemy sobie na razie powolutku, jeszcze muszę... Ty mogłem szczury bić nawet. Co wy na to? Co to ten music box, co tam się świeci co jakiś czas i czemu to music box? No bo to jest takie coś, co do oswajania potworów, niektórych. Jak otrzymam, jakbym przypadkiem spotkał sobie panterkę. I to jest warty 1kk, to jest dość drogi przedmiot. Ten dostałem od Xiguna i powiedział, że mam tu złapać panterkę. Nie mogę innego monta złapać, więc poluję na tą panterkę, poluję. Czekam na ciebie, mana, Maxi, czekam. Tylko gdzieś się ustawmy mniej więcej. I witam nowych widzów, piąteczka, oczywiście. Opcja najlepsza, bo jest chujowe. No dobra, zabiję tego wilka. 27 expa wpadło, dobra. Zdążę, Jan Kowalski. Oj, Jan, masz trzeci level, no nie wiem jak tam będziesz orał, czy masz pak, czy nie. Nie, music box nie świeci. To się świeci.
Ten kryształ. Nie, no Music Box się chyba nie świeci. I witam nowych widzów, oczywiście. Lepiej Dragon na Orka. Na Grinchon zróbcie zdjęcie, to miasto jedzenia koło Thais. Co wy na to? No nie wiem, no dajcie jakieś pomysły, to gdzieś pójdziemy, nie? Się ładnie ustawimy. I ty może bym jakiś dobił sobie te potworki, nie? Te małe chociaż. Co tutaj mam? 635 expa, to jeszcze trochę. Musimy iść, patrzcie jak idziemy. To jest Team Hunt, tak się chodzi na Team Hunty. I witam nowych widzów, piąteczka. Wow, 500 osób cały czas jest. Jezu, na pierwszy stream to jest naprawdę ogrom. Dobra, snajka bije. Te wszystkie snajki w ogóle wybije. Mam nadzieję, że nic mi nie... Pichu! Ja tu ekspię na snajka. A no, z Ankh trzeba było to przenieść. Rzeczywiście, mogliśmy tak zrobić. Zrobić sobie ładne takiego 200. Kurde. Party? A co się zmieni? Będziemy mieć tylko taką... To co, chcecie? No zaraz... zobaczmy jeszcze tak. Ja muszę teraz cały czas kontroluję. Nawet na głupie wilki, ale... Dobra. 509 expa. Ładny fist fighting, nie? Ora. Szaret. Tak, szaret na snake. No nie wiem, czy zdąży ktoś po to polecieć. No czy ja wiem? Chce się w ogóle komuś to zbierać wszystko? Kurde, kto? Ktoś chętny? Bo fajerwerki są. Widzisz, nawet nie wziąłem fajerwerek z tego. Nie załączy się szaret, bo jesteśmy, tu są małe levele też. No ale nie, najlepiej rzeczywiście nie kombinujmy nic. Nic nie róbmy i po prostu damy sobie jakiś screen. Chodźmy dobijać jeszcze parę procent. Fajnie to wygląda, jak wszyscy idziecie tutaj. Super. Jest misiek. Nie spadł na hita. 600, 780 expo na godzinę. Uhu! Bij te raty na lajcie. Poblocze. Dziękuję ci, że bloczysz. Co tu się jeszcze dzieje? Niech ktoś poleci po to. Nie dawaj party, dobra. Idę zobaczyć miejscówkę na Greenshore za ten czas, mistrzu. Leć, leć. Czemu nie? Ludzikami ustawimy 200. No fajnie było, jeśli by ktoś... O, Berpaw poleciał. Ktoś chce? Ktoś potrzebuje? To weźcie sobie. Tu by w sumie było ładnie, nie? Taka miejscówka w miarę... Tylko ten zamek mi tutaj przeszkadza. O, chyba że tu mi się ustawi, a to wtedy nie będzie 200. Dobra, Ink, nie wnikajmy na razie. Później zobaczysz, tam może wejdziemy, jeśli będzie ekipa, wejdziemy na Lloyda i zobaczysz, co to jest. To bym, tutaj to kupiłbym ci ten Warrior Helmet. Jaki Warrior Helmet? Na co mi Warrior Helmet? Kaczuszki idą za mną, kaczką. No i bardzo fajnie, dobra. Elo. Jeszcze tak, ej, expa potrzebujemy. 407 expa. Kurwa, na źle klikam. Gdzie jesteś? No na, a masz... Nie oglądasz streama, o ty! Dobra, co miał polecieć za czwartą? No właśnie, co miał polecieć? Gdzie Royal Helmet? Royal Helmet miał polecieć, nie Warrior. Zróbcie tibijskie dymy. Tak, dymy. Tu się robi jakoś dymy. Nie ustawiam jednego outfita. No niestety nie wszyscy mają premium. A ja bym chciał jednak w tym outficie robić. Chyba, że oni po prostu zrobią. A dobra, fanaty z Sekury pozdrawia. Ryle wczoraj leciały. Dobra, może expić. Musimy. Dobra. To tutaj. Ustawiamy się.
No to chodź jeszcze w dół, zobaczymy, niżej jest miejsce. Jaki to serw? Olimpa, Olimpa, tak. Zamieszanie jakby 1000 wbijał, ja pierdolę. No tak, gościu, ja pierwszy raz w życiu wbijam 200 level i dla mnie to jest coś i chciałem to... I czekałem tyle czasu, żeby to zrobić na żywo z wami i żebyście po prostu... Żeby to ładnie uwiecznić, żeby to ładnie wyglądało. I dlatego tak. Ja to po prostu traktuję, jakby to był nawet ten 1000 level. Dobra. Ja dobijam. Jeszcze dajcie mi znać, kto... Witam nowego widza, kto to w ogóle jest, zobaczmy. Michał Dzieniszewski, witaj, witaj. Jak się stawiamy? Ja chcę być w zerze. No to się ustaw, ustaw. I to się szanuje. Obok masz Greenshore. No mam niby Greenshore, no ale to wiesz, no niech wszyscy się ustawią. Już zaraz level wpada zaraz. Dobra, to czekamy. 299 exp. Nowy widz, witam. Witam serdecznie, piąteczka. To nie tchaj za Venorę, cholerka. No brawo, brawo. Idź tam, wiesz gdzie są? To chyba idzie też ciastko. Mokre ciastko. Idź, idź mokre ciastko. Jedzenie... Kurde, że jedzenie z wilka zbieram, jak mam screena robić. Co za noob. Dobra. Tutaj zobacz, mamy 191 expa. Witam nowego widza, piąteczka. Gimby nie pamiętam, jak to screena na TVPL się wstawiało. No, nie, tak kiedyś było, no i teraz też. Dużo krzaków tutaj, idź obok na Greenshore. No to nie wiem, Kasiu, może leć zobacz na Greenshore rzeczywiście, czy jest tam jakaś lepsza miejscówka. A oni niech tam czekają, żeby to wiesz, nie chodzili wszyscy za tobą. 140, a nie, już wbiłem następny. Uwaga, 127. Grajcie na Mirage Reals, aha. Dobra. TV, czekaj na mnie. Czekam, czekam na wszystkich. Oczywiście. Uwaga, uwaga. 48 expa. Dostałem za tego snajka coś? Dostałem. I uwaga. 18 expa. Już nie mogę nic uderzyć. Okej, to oni się tam już ustawiają. Bardzo dobrze. I witam nowych widzów. Piąteczka. Ktoś jeszcze? Dobra, w tym momencie, ja jeszcze poczekam, bo jest opóźnienie lekkie. Dajcie mi znać teraz każdy, dosłownie jeszcze wyczyszczę czat. Dajcie mi teraz znać każdy, kto jeszcze idzie na screena, żebym wiedział, czy czekać, czy nie czekać. I ile czekać. Za mało ludzi, do 200. No czekaj, Maxi 200. Momentu, ja idę. Dobra, dwóch gości jeszcze czekamy. Piąty level i siódmy. No to piąty tak... Kurde... Nie wiem, czy wbijesz. Na jakim to świecie? Olimpa. Bez żadnego drzewa idealny na screen. No tu też się tak ustawiliśmy. Popatrz, gościu. Tu mamy tak w miarę ogarnięte to. Ryli Tibia to jest, tak jest. Non-PvP, tak. Non-PvP, Ryli Olimpa, dokładnie. Wypal manę, zanim dobijesz level i tak cała się uzupełni. No tak, za chwilę Bobland, elo. Bobland, wbijesz czy nie wbijesz, bo nie wiem. Dlatego piątego levela nie czekajcie, za długo będzie. No też mi się wydaje, że no może trochę nie być w porządku, no bo to jednak za długo potrwa. Co to za obrazek za tobą? No to taki plakat po prostu. No to jest taki Ace of Spades. Taki fajny as. O, widzę, że tak świątecznie się zrobiło. Dobra. Rzućmy też może po jednym, nie no, bez przesady, weźmy ten po 25. Nie mam aż tyle, ty. Kurde. Wbijamy, 500 osób ogląda, jak wbijamy 200 level, wow. Zaraz to, już idę Maxi, idź, czekamy jeszcze chwilkę. Jak na pogrzeb, no bo tak, ma być mrocznie. Ma być mrocznie i ma być średniowiecznie. Dawaj, to Mickiewicz za nim. Tak, to Mickiewicz. Dajesz free items jak wbijesz? A kto chce? Co kto chce? To jest pytanie, czy tu gracie, czy nie gracie? Sworda nie masz na sobie. No właśnie o to chodzi, że nie mam. Ja już twaj, czekaj, tu się ustawić jak myślicie? Czy na górze? O, ta dwójka taka. Co jest nie tak z dwójką? Witam nowego widza! Po
popsuła się. Oj, oj, oj. No dwójka chyba będzie musiała być większa. Nie mieli matury, dobra. Sword of the Screen ubierz. No już, już. A w sumie teraz mogę ubrać, bo i tak jeden mobek, jednego miszka sobie tutaj sprowadzę i robimy. Gdzie to dokładnie? Idziesz z hajs do Greenshore i tu jesteśmy po prostu w jednym miejscu. Skręcasz w górę. No, tu ci pokażę. Widzisz, tu jest droga. Muszę jechać do pracy. No to szkoda, szkoda. Już półtorej godziny stream jest. No brawo. I tak, siema Maxi. Maxi, gdzie ja mam wbić? Bo pytałeś Bobland, czy też wbijesz. No, czy wbijesz na screena? Nie wiem, czy zrobiłeś tą postać. Mówiłem ci przedtem, ale nie miałeś chyba czasu. No, nie wiem, trudno. Teraz już niestety nie zdążymy czekać, no bo musimy to ogarnąć sobie. No, może wyjdzie, jak jest tu dwójka. Oj, zabraknie jednak ludzi, szkoda. No, zaraz zabiję Wolfa przypadkiem. Właśnie tego się wystrzegam, próbuję nawet nie atakować. Nie dotykam klawiatury, walić to. Poważnie. Zostawię szklaneczkę. Witam nowego widza. Pozdrawiam. Fajny stream. No, dziękuję bardzo. Ej, Maxi, gdzie jesteś? Saxgor, właśnie, chodź szybciutko. Thais i leć z Thais do Greenshore i tam jak masz tą świątynię, gdzie masz Tombs of Knowledge chyba, tak? Nie, Forgotten Knowledge Quest. I koło tej świątyni jesteśmy. Zobacz na minimapę zresztą. Właśnie, kto jeszcze nie wie, popatrzy na minimapę i przyjść. Brakuje dosłownie... ile zostaje? O Jezu, z tej drugiej dwójki to nie uzbieramy za nic. Co by tu teraz zrobić? MC? To gra ty Maxi 200, brawo. No jeszcze nie ma, zaraz dopiero będzie. Już tam lecę. Już czekamy na Saxgora, bo jego akurat chcę mieć na screenie. To jest też jeden z widzów, który zaczął grać właśnie po jednym z moich filmie i wbił tam 90, który chyba poziom nawet. Po czym wrócił na swoją neuralę. Axie, czeka, już idę. Już czekam, już ostatnie sekundy, bo za 15 minut wybieramy się na Faraony chyba, nie? Co jest, tak? Faraon Mardis, tak, 10 razy będzie bity, już za 15 minut, 534 osoby w tym momencie ogląda. Witam was wszystkich oraz każdego z osobna, piąteczka dla was. Sorry, powtórka piąteczki. Dajcie rękę do kamery. I teraz piona. Dobra. I następny, pamiętam jak wbijałem 200, robiłem screena jak Maxi gasi. No właśnie, jednak ktoś tak robi. Bez tych dziadostw na ziemi. A to właśnie te dziadostwa to oni tu wrzucili, tak żeby było. A w sumie się syp trochę zrobił. Dobra, ważne, że są ludzie. To jest najważniejsze. Trzy osoby. No to biegnie jeszcze Saxgor. Biegnie jeszcze... ktoś tam jeszcze biegł. Zdążyłem z pracy. Już, lećcie. Pozdrówka z Irmady. Wbijesz na mój stream. No, gościu, taka chamska reklama. Gdzie są moderatorzy? Jesteście tam jeszcze? Dobra, uwaga. A jak gdzie? Bo muszę tak ładnie wpasować. Idzie Saxgor jeszcze. Dobra, jeszcze będzie Saxgor i będzie ok. Damy radę. Patrzcie. Prawie to mamy. Ty, ale to w sumie... Zera mogłyby takie pod ukos trochę. Porzucę jedno miejsce, a oni niech się ustawiają. Nie, no ma być ładnie, bo ja tutaj nakręcam film, żeby pokazać swoim dzieciom, jak Maxi Gashi wbije o 200, a za 10 lat 999. No dobre. W środek stań, stoimy właśnie na środku, tak jak w Rogardzie wbiłem 30, to tak się, też tak się cieszyłem. A wiesz, powiem ci taką ciekawostkę, miałem kiedyś Rookslayera 27 poziom. Nie dobiłem niestety, już go nie mam, bo nie wiem dokładnie, czy to było na jakim koncie w ogóle, nie pamiętam. Ale był ręcznie, nie był botem, był ręcznie ekspiony. Zwanecka wala czarny outfit. No, marno, też jest, Saba nie ten, stoisz w tym zerze, jakbyś wbijał 280. Gościu, jakbym wbijał 1000, tu stoję. A ty, no, czekaj. Lipa. No, nie. Słuszna uwaga. Oj, kurde. Jest i Saxgor. Saxgor z Aidsponta.
Chwila, na chwilę nic nie mówię, bo się ogarniam. Saksgur, idź się ustaw. No widzicie, to jest właśnie to, jak jest dużo ludzi, to ciężko po prostu tak wszystkich ogarnąć. No i kurde, brakuje jednej osoby! Jednej osoby! No kurde, tyle ludzi tu jest! Gladius, jesteś tu? Sławek jest, dobra. Mr. Duck, Pichu, Saks, Godzina Istotka. Wszyscy tu są. Jest! Jest! Cleo! Dziękuję ci, że przyszłaś! Uratowany Scream! Dobra! Ktoś jeszcze? Tutaj ktoś pisze. Brakuje 20%. Poczekamy. Dwie minuty niby. Idzie jeszcze jedna osoba. Idą jeszcze, widzę, tak. Idą. Dobra, to jeszcze poczekajmy chwilę, dosłownie. 5 minut. Za 5 minut, jeśli nikogo tu nie będzie, no to wiesz, po screenie. Mam nadzieję, że wszystko ładnie wyjdzie. Korbo, jakby to zrobić teraz? Podkreślenie? Maxi, pójdź gościa za ciebie, a stań trochę niżej. Słabo widać górny rząd. Dobra, 528 osób jest, super. Dziękuję wam wszystkich. Jeszcze raz wam przybiję pionę z okazji 200 levela. Nawet nie wiedziałem, że pakałam. No brawo, Saksgur. Co wy tu robicie? No weźcie te krzoki. I nad 200, nie pod nim. No zobaczmy, jak to będzie. O, widz. Gościu z tą czapką tak wyskoczył. Jezu. Karbo. O, już od razu lepiej. Jest ładnie, jest dobry. Stań na biało w 8. Muszę moje ustawienia zapamiętać kolorków. No ja zmienię, dobra. Tu jest biały primary. Kurczę, będę wyglądał jak Sigun, nie chcę. To dam białe, to dam sobie czerwone. Nie, czerwone, zielone. O, od razu lepiej. I butki, nie, to nie są, są spodnie. Myślisz, że tak będzie? Będziesz widoczny bardziej, zmień kolor, albo niech nie zmieni. Już, po 200 było lepiej, dobra. Co wy na to, co teraz? Wszyscy? Ja przyjdę, czekajcie na mnie. Jeszcze jeden. Sprytna istotka. No, zbierać się, bo nie ma czasu. Przyjdźcie wszyscy na bok, gdzieś na puste pole, bo tam i rzeczka, i śmieci, i skały widać, i porzucać energy bomby podol. Zdajesz się strawą. A tam! Super będzie. Ty, a może Niki? Nie no, Niki chce mieć, tutaj wszystko. Zjerałem się, ale jest opóźnienie na streamie i nie mogę ogarnąć. Ty, bo ja tu muszę... Dobra, powodzenia. Dobra, gościu, broniarz odpada w takim razie, to chyba tak? Gościu, czekaj. To nie czekać. No właśnie myślałem, żeby Niki wyłączyć, ale znowu to bez sensu, no bo chcę, żeby wszystkich tu jednak ująć na tym screenie. To tam będzie ładnie, popatrzcie, tak jest bez.
O, teraz sobie zrobię jednego screena, bo i tak nie będzie widać levela. Albo zrobię dwa screeny, ciekawe czy zdążę. Witam nowego widza! 517 osób obecnie ogląda, wow! Wow! Puh. Dobra, dobra, bo pewnie czekacie na faraony, nie? Już, 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 już idziemy. Tu sobie screena walnę, tylko niech tutaj zniknie ta... O, gościu, co tu robisz? O! Właśnie, wyłączę teraz prywatne wiadomości. Uwaga. Od teraz. Oj, co sobie narobiłem? Przełączyłem sobie hotkeye. Dobra. Witam nowego widza. Dobra, gdzie te miśki? Nie, Skate, nie idę dzisiaj na browara. Dzisiaj nie do rady. Jutro będę. Dzisiaj jeszcze będzie browar o 19.30, nie, 19.00. You will play easy 200 level. Tak, 206, Jezus Maria, 526 osób. Jesteście niesamowici. Chodź, chodź, miśku. Mówisz 5 minut, SS to... To rób, że go. No już robię, no coś tak śpieszy. Zaraz idziemy, zresztą farony są za 5 minut. Od razu polecimy na niej, a nie refill jeszcze. Będzie dobrze. Przestawi. Nie no, spokojnie, teraz nie ma co kombinować, bo jesteśmy nie w czasie, będzie ładnie. Witam nowego widza. Chodź, 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 chodź misiek. Idzie. Dobra, gotowi? Jak to niedźwiedź, no. Misza live graty za level, pozdrów ekip z Morty Fluffy, Szafik i Inek, Kiran oraz Gildię Everlast od Josha D4 złote. Pozdrawiam Gildię, całą Everlast i Piąteczka, dziękuję wam za donate'a. Bardzo fajnie, że ludzie właśnie z różnych serwerów to oglądają i... Dobra. Trzeba jeszcze wyjaśnić... Dobra. Gotowi? Dobra, robimy screena, uwaga! A, widać jak widać, jest 200, każdy wie o co chodzi, spokojnie. Dobra, lecimy, lecimy z tym koksem. Jest! Dwusetny level! Brawo! Dziękuję wszystkim, że tu przyszliście na ten screen. Mam trzy screeny teraz. Brawo, dziękuję. Dziękuję wszystkim na czacie. Cyrk po cyrk, ale jest fajnie. Nie mówcie, że nie. Dobra. Teraz muszę... Czekaj, ściszę muzykę, że was połuszę. Jest dobrze? Dobra. Zajebiście. Dziękuję wam wszystkim, że tu przyszliście na screena. 555 osób ogląda. Piąteczka dla wszystkich. I dla wszystkich, którzy tu byli, wielkie dzięki. Piona. Zajebiście, mamy dwusetny poziom. Nie zapałem się na SS-a. O co ty mówisz? Gościu chciał mi. Dobra, lećmy może na te faraony zaraz.
Ja witam nowego widza! Piona! Faraony! Co wy na to? Ktoś tu mnie cały czas trajduje. Posłuchaj mi poza chwilę, jeszcze sobie... Posłuchaj moje kolorki sobie wrócić. Pokażę Zesa. Już. Już chwilę, zapiszuję sobie te wszystkie screenshoty. Jeden. Dobra. Drugi. Plik. Zrobiłem dwa. Wiecie, ja zrobiłem dwa. Z nikami i bez ników. Trzy. Zapisz. I teraz tak. Uwaga, bo muszę sobie przejść na tryb studia na OBS-ie. Teraz tak w trakcie, w locie to robię. Tu jest tak. Obraz. Okej. Okay. Już wam pokażę. Musicie mi dać jeszcze chwilkę. Już sekundka. Co tam się dzieje? Maxi Boa na 70 level. A nie, z chwilę miałem jakiś krystal Boa. GZ Gretki zrobiłem gościu Janusz Korwin-Mikke. Pokasowe. Tak, weź ten prezent. A pokaż, gdzie, co? Sorry, bo patrzyłem na tym. Ktoś coś ten? Który to? Ten runar? O! Dziękuję ci za podki, no! Dziękuję ci bardzo. Dobra, nic wielkiego, no ale... Przyda się. Miałem screena wam pokazać, już wam pokazuję. Już, 2-2, okej. Okej. Tak wygląda ten screen. Mam nadzieję, że się wszystkim podoba. Fajnie wyszło. 200 level, pięknie wbity. Dobra, faraony! To znaczy jeden faraon. Lecę do Ang, bo czasu nie ma. Dobra, jakby co to na streamie jesteśmy w kontakcie. Do ciebie przegryw. No niestety, no szkoda. Dobra, lećmy na Mardisa. A to usunę wam ten obrazek jeszcze, bo to... Oj, nie to. Dobra. Lećmy zabijać faraona. No i żebym wleciał. refill. Chociaż mogłem to w Ang zrobić też. Dobra, haj. Lol. O, Fenix, dziękuję. Dziękuję ci za jajeczko. Piona, dziękuję ci. To jajko chciałem mieć właśnie w domku. Najlepszy jest polski YouTube. A dziękuję ci bardzo, weź te syry. Nie widać nic, skrzynia zamknięta, to już jest zamknięte. Pamiętasz tamte TC, które ci ostatnio dałem, to był właśnie na tą okazję. Aha, no to super. Dobra, sprzedaż. 2, 3, 4. 5. Wow, ale potek. Kumy jeszcze sobie manasy. Witam nowego widza, piąteczka. Idziemy na faraonę, nie ma co czekać. Ja myślę, poleci coś? Co ty mówisz? O, ale to on wie, jak ogląda streama, to rzeczywiście pisałem NPC-kowi, dziękuję. Oj, cuda. Dobra, lećmy. 100, ile mam w ogóle tych potek już? Bo to nie tu.
Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, 10 i te duże UHP-ki. I dużo mi zeszło. Stało mi, dobra, weźmiemy jeszcze tych dużych. Witam nowego widza. Dobra, lecimy teraz. Lecimy dalej. Mardisa będziemy bić. Odpowiada wam? Cofnij sobie, cofnij, rzeczywiście. Chwilę, bo teraz nie mogę wszystko na raz ogarnąć. Haj. Aha, bo nie możemy do Enkrachu. Dobra. Spadłem się maleczko, było super. No to trzymaj się kaczmar. To jeszcze nie koniec, tak w ogóle. Jak to teraz będziesz coś streamował? No, mam nadzieję, że tak. Czemu nie grasz na Vita? No bo w sumie nie mam sensu zaczynać od początku. Nie lubię po prostu za każdym razem zaczynać od początku, a po miesiącu będzie jak ten serwer jak pozostałe, także no nie ma sensu. Ja już sobie tu zostanę na tym moim eku. Trzeba sobie wyrzucić te wszystkie potki, znaczy wrzucić tutaj. Ale to jeszcze nie koniec streama, pamiętajcie, to nie koniec streama. Idziemy zaraz na Faraona Mardisa. O, kupiły mi się tu rzeczy. Fajnie, fajnie. O! Ojej. To jakiś spam. Tu mam fajny liścik od pewnego Tibijczyka, ale to przeczytam wam w poniedziałkowym film. Pozdro diacy. Nie kupujesz. Albo co, nie są tańsze UHP-ki na markecie chyba. Tutaj tak wygląda sprawa, widzicie, mam tutaj na opening jeszcze 60 jajek teraz. Brakuje jeszcze 40, ale to się spokojnie dorobi, dozbiera i będzie opening. Tu mam te 100 gnomish supplies, może to by otworzył razem z tym, żeby na to nie robić osobnego odcinka, tylko byśmy, wiesz, wszystko otworzyli. No ale dobra. Gdzie ja te piggy banki zbieram? Nie tutaj, tu są piggy banki. Dobra. Kurczę, teraz coś tak zasyfiło się trochę. A tu z Farona nic nie leci, dobra, lecę. Lecę na Faraona, Seba. Gdzie ja teraz znajdę moje... No tam tego i tak nie widać. Tak, secondary to było to i details... To nie tak było, nie? To było tak, o. O, dokładnie tak. A ten Faraon to jakiś boss? Mocny to jest? Wiesz co, to nie jest jakoś super mocne, to jest jeden z siedmiu chyba faraonów, nie? Tak, do Helmet of the Ancient. I po prostu z niego może wlecieć po prostu Phoenix Shield, ja na ten Phoenix Shield poluję. Teraz zobaczysz, pokażę ci na szybko jak to wygląda. Nie mam harda na ranie żadnego, niestety. Dobra, tak, może kiedyś tu jest tak. Lećmy. Zobaczymy, nie? No, jeśli na przykład będzie chuja się działo tak naprawdę na tym faraonie, no to po prostu pójdziemy sobie gdzie indziej. Ja nic nie jest powiedziane, że tak musi być, tak jest plan streama. Wszystko od was zależy. Później mam ekipę na Lloyda jak coś, chyba. Chyba tam jest jeszcze Kasia z tym, z Jacą, chętnie będą chcieli iść, może Seba też, chociaż druida nie ma. Ale to nic, ostatnio robiłem też bez druida i się dało. Dobra. Lecimy powoli. Poszukam eka do huntów, no to ja niestety jestem tutaj. Ty, mam Dwarfenringa jakiegoś? Mam. O, za minutę się skończy. A tu trzeba Dwarfenringa z tego względu. Tylko retro PvP, no to fajnie. Bo to są dżiny, a to trzeba przebiec. Tak będzie najprościej, najszybciej. 200 level. A teraz padnę na Faraonie i co wy na to? No cuda by się działy. I miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Zobaczcie, tak się idzie na tego Mardisa. Jest 17:53. Stream już trwa prawie 2 godziny. Wow. I wsiądź jest 350 ludzi. Lecimy. Ty, ja mam opóźnienie z tym Faraonem, nie? No jest 15 minut opóźnienia. To może 10 razy go nie zabijemy. Ale to nic się nie dzieje. Zaraz zobaczyć tego Mardisa.
Odchodzisz z niego, rzadko lecą właśnie przedmioty, leci może tam mini mumia polecie, taka mała laleczka. Ona może być warta tam 1kk powiedzmy. Phoenix Shield 800k jest chyba warta. I jakie skille, już wam pokazuję skille, proszę was bardzo. Tylko, że tu jest 100, to jest 9% do 101 nawet. I tu mam 95 shieldingu. Z tego Mardisa jeszcze może polecieć dodatkowo Holy Falcon, ale to też jest bardzo rzadkie, więc to nie jest takie powiedziane. Uwaga na to ognie, 300 zadają obrażeń. Także lepiej sobie, nie ma co iść, wolę przebiec na bezpiecznie. I proszę, jest Faraon. Miejmy nadzieję, że nie lagnie nic, bo inaczej mogę się wyłożyć. Dobra, coś jeszcze? Ile biłeś od setnego? Oj, nie wiem, bo tam było, jeśli to było pytanie do mnie, no to tak, nie pamiętam, bo grałem z przerwami. Dobra, ja wchodzę na Faraona pierwszego, bo to on szybko spada, nie? To jest taki boss, nie boss. Tu chodzi o lota. Jeśli coś, to pójdziemy później na Mad Mage'a, jeśli byście chcieli. I później na Lloyda. Jeśli tylko będzie ekipa. Dobra, uwaga. Wszystko jest ok. Mam nadzieję, że tak. A jeszcze może coś zjem, grzybków. O, grzybki mi się kończą, a widzisz. Proszę, to jest Mardis. On tutaj jest z Dragon Lordem, z dwoma smokami. I widzicie, ale patrzcie jak szybko pada, to jest nic. Głównie o to chodzi, że te mobki mi też zadają dużo obrażeń. Uwaga, zaraz zobaczę na czat. Zresztą ja takich rzeczy się też boję trochę. Dodatkowo strzelałem te wieże tutaj, nie? Ale było, jakby poleciało coś rzeczywiście. Aj, Burning Heart, ale to one znikają, to nic nie znam z tego tak naprawdę. On się powinien respić około 5 minut. Ale nie będę tu stał, tylko będę sobie po prostu wychodził i biegł jeszcze raz. Tak to działa, dobra, zobaczmy tak, na którym można zabić tego Faraona EK. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, widzisz jak mnie bije, nawet dość mocne hity, ale myślę, że już na setnym byś mógł to, może byś mógł to zrobić. Nie wiem, powodzonka ziomek w walce, no już, dziękuję bardzo, już po pierwszym lecimy po drugiego. Zobaczymy, czy się w ogóle zrespił i tak dalej. Tup, 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 tup. Okej. Okay. Tak sprawa właśnie wygląda z nim. Wiecie co, nawet jeśli nie 10 razy, to może z 5 razy zabijemy, że po prostu... O, holy fucking shit, it's a dinosaur. Dobra. Leź na Horesti stomp. Horestisa nie ma dzisiaj, niestety. Szkoda. Ty, a wiesz, mam druidkę i ona ma rozbitą wazę, czyli może wejść na Horestisa. Tylko, że kurde, nią się boję, bo już dzisiaj nią padłem, bo zostawiłem AFK, zapomniałem, poszedłem w pizdu. I sobie zginęła po prostu od elfa zwykłego chyba. Nie, od Firestartera, nie od zwykłego. No, ale mimo wszystko, umarła. Deharalion się dzisiaj respi, albo jutro. Jakby coś, jakby ktoś był chętny. Ja tydzień temu zabiłem. I teraz też myślałem, no ale padłem i nie chcę się tam wracać. Dobra. 378 osób. Także witam was wszystkich ponownie. Oczywiście tych co byli, no to witam ponownie, a tych co doszli, no to witam po raz pierwszy. Gdzie jest pis z 20 palkiem? Oj, ja paladynem nie gram, ale widziałem, że już zaczynali nawet ludzie na Ghastly Dragonach nim expić na takim levelu paladynem. Także może i to będzie dla ciebie jakieś wyjście. No ale nie wiem, no ciężko. Setnym levelem na Horestisa to może lepiej nie. A Seba dzisiaj właśnie był setnym druidem i zrobił. Także no... Oj kurwa, znowu wszedłem w ogień. Poczekam chwilę, minutę. Tak, tak, Tibia jest dalej rozwijana. O, tam paladyn za... O, bardzo, bardzo dobra, w sumie bardzo dobry pomysł. Goro ma też dobry pomysł. Widzisz, dobrze, że ludzie są na czacie i tam po prostu pilnują wszystkiego. Dobra, pierwszy Faraon z głowy. Lecimy zaraz po drugiego. Dobra. Wbiłem 5 razy. Idź na Chozeny. Nie znam się na paladynie, ale no... W sumie dałby radę, czemu nie? O, wiecznie leniwy dalej jest na czacie. Kropek chyba już wyszedł stąd.
Wiecie co? Zobaczę sobie jeszcze tego OBS-a na ten... nie to. To. Kurde, bo nie podoba mi się, jak to jest... Czemu to się całe nie wyświetla? Ten pasek. Dobra, ten, nie ma zresztą czasu teraz na to. Lecimy, zobaczymy, może jakiegoś demona albo Orszabala. No Orszabala nie będzie u nas jeszcze przez około 100 dni, bo był chyba 2-3 miesiące temu chyba, no to także jeszcze trochę poczekamy. Ale demona możemy skoczyć jak coś. Setny Elder Druid, gdzie pójść, żeby jak najszybciej wbijać expo. Oczywiście, żeby był chociaż na zero, jeśli chodzi o hajs. No to znajdź sobie Eka i możesz sobie Hero Cave, Asury, no możesz sobie Hellspawny robić, a tak to no DL, ale na DL masz Waste i to ostry. Tak, jest dużo poradników na YouTube oczywiście. Że średnio ogarniasz ED to różnie bywa, dokładnie, tam Mars, o to właśnie chodzi, że średnio nim ogarniam, często padam i ja to też się boję iść. Drodzy swoimi rolami w razie W. Nie no dobra, odpuśćmy sobie tego Horestisa, bo to nie ma co kombinować. Zrespił się, jest oczywiście drugi faraon. Znaczy drugi, ten sam, tylko że w drugi raz. Witam nowego widza! Dobra. Widzicie, no ten faraon nie jest wcale taki silny. Ale no, ja go co jakiś czas sobie tu przychodzę go bić, właśnie ze względu na to, że myślę, ach, poleci. Co by mi nie poleciało? Wiecie, to jest pierwszy stream, więc na razie nie ma co tak jakoś kombinować, szarżować. Oho, teraz było tak ciepełko małe. Burning Heart, nic nie poleciało, czysto. Nawet nie biję tego DL-a. Nie, albo zabiję tego DL-a, co by nie. Później już nie będę musiał czekać i tak na resp. No a w tamtym jest Dragon Shield, ucieka mi. Jest taki chodzący Dragon Shield. Już za chwilę, właśnie ten temat też poruszę. Już ten odnośnie jak nagrywam w te filmy. Bo tutaj było małe zamieszanie z tym. Już idę. Mamy dwa faraony z nami. Witam nowych widzów. Piąteczka. I tu jest tak. 50 ed można... Gdzie można polecieć? 50 ed? GS-y? To tak szczelam w sumie. Może mnie trochę hardcore. Witam nowych widzów. Ale no... Myślę, że byłoby ok. Jeśli w sumie, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o Eda, no to jednak mnie się nie pytaj, bo źle na tym wyjdziesz. Proste. Dobra. Wyjaśnij, jak nagrywasz swoje filmy na YouTube. Czemu kamerka jest w czasie rzeczywistym, a gra jest przyspieszonym? I właśnie, to jest taki temat, bo tak wiele osób właśnie o to mówi, że o, czemu nagrywasz, a później komentujesz i się jeszcze raz dziwisz, że masz lota. Nie, to nie tak działa. Słuchajcie, jak masz program do edytowania, to masz dwie linie. Możesz sobie mieć ile chcesz linii po prostu wideo. Ja sobie daję, powiedzmy, tło, czyli całą tibię, daję sobie na sam dół. I na to kamerkę daję od góry, ona jest oczywiście zmniejszona. I w tym momencie, ten sobie ucinam, powiedzmy, biję sobie tam mopkę, do tego momentu mam ustalone, że tu biję, tu się nic nie dzieje tak naprawdę w filmie, nie? Powiedzmy, od sekundy 10 do 30 biję sobie mopkę cały czas, czyli to samo, więc nic się tam nie dzieje, nie? W tym momencie, tu sobie ucinam, biorę w tym momencie samą kamerę, obcinam tam, gdzie coś mówię, tam, gdzie, żeby coś było ciekawe, a nie tak, że milczę lub po prostu bez sensu mówię, wyrzucam to, sklejam na... doklejam do siebie, żeby było jak najbliżej siebie, żeby w miarę też przejścia były ok, żeby pasowały i w tym momencie przyspieszam po prostu górną, tą dolną, znaczy dolną linię, tą z tłem, czyli z tibią, przyspieszam, żeby wyrównała się z tamtym. Dlatego raz idzie szybciej, raz wolniej, a cały czas jest narracja na bieżąco. Mam nadzieję, że to jakoś zrozumiałeś, albo że wszyscy w ogóle zrozumieli, ale tak to właśnie robię i tak to wygląda i po prostu tak jest wygodnie. Już wracam na czas zaraz. Zobaczmy. Jakby tak jest, że jak się idzie z zamiarem zdobycia jakiejś wymarzonej rzeczy, to nic nie spadnie. Ech, no niestety. Aha, bo miałem minutowy Dwarfen Ring. Ubieraj nowy. Są dżiny po prostu, trzeba to przebiec. Już wejdę tutaj za ten, za mur i dalej czytam czat. Dokładnie, tak właśnie też miałem mówić, że przez to, że komentujecie w tym stylu, że
o, czemu ty to później komentujesz, a wiesz, nie nagrywasz tego na bieżąco, to dziękuję ci, to jest komplement, bo nie zauważyłeś nawet przejścia w kamerce, więc to jest dla mnie duży plus. Fajnie. Ale dobra. Dominik, zauważ, że między zdaniami, które powiada, jest przerwa. Tak. Myślałem, że obrabia materiał, a potem dogrywa kamerkę i odpowiada. Albo tnie. Nie, to nie tak. Tak, to już jest, czytałem. Marek Mostowie. Aha, Marek Mostowie, dobra. On nie... O kurde, czekaj, tam było coś... On nie gra na bocie, tylko kilka spacji i przeskakuje mu target. Dokładnie tak. Tak to się robi. Tym 50... Tak jest, to jest klient 11 Tibia. Takie ma po prostu. Jak czat wyłączysz, to możesz sobie spacją zmieniać potworki. Tym 50 ED to zależy, czy waste, to już nie w temacie. To możesz karać, bo taski robić. Dokładnie, dragi. O, dragi, bardzo dobry pomysł. Zapomniałem, ja mogłem ci nie polecić smoku na drugi dzień, na 50. Jak najbardziej. Tu jest 50 ED, to Wyrmys, SDL lub Oramont. Nie wiem, na Wyrmach nie siedziałem chyba nigdy, naprawdę, przyznam się. Co sądzisz o Devonice? No co sądzę, no gość nie postąpił trochę słusznie. Znaczy wiesz, no obiecał wszystkim, że pokaże, więc już powinien pokazać. No wiesz, że zerował ten licznik chyba 3 razy, no to ten odnośnie celu. Jeszcze zwala wszystko na hejterów, ale hejterzy byli dlatego, że po prostu nie wywiązał się ze swojej umowy, więc no sorry memory. Nie miał w tym racji i szkoda, że tak wyszło. Dobra, ja czaję twane. O, to fajnie, że jednak ktoś zrozumiał. Ja rozumiem, też tak obrabiałem raz, no i fajnie. Kiedy wyniki konkursu? Prawdopodobnie w poniedziałek, bo w poniedziałek planuję opening. Jeszcze nie wiem czego, jakbym byłej masy do zbioru, to by było super. Czyli Dwarfen Rim się tutaj skończy zaraz. Jak wiadomo, co to jest za bramką? Nie wiadomo, co jest za bramką 999. Nie wiadomo jeszcze. Gratulacje 200, kiedy 300? Oj, łopie, nie wiem. Przy moim tempie ekspienia to nie za szybko chyba. Do bramką jest teleport. Proste. Proste, dobre. I witam nowych widzów, bo zapomniałem już przybijać piąteczek. A 50 night pack 70 na 70. No chłopie, cuda możesz robić. Smoki. Strzelam na smoki. Tak. Dawno nie miałem 50 levela, ale że po ogniach teraz poszedł. Ale myślę, że smoki... Ja nawet Ancient Scarab biłem wtedy, bo po prostu taski sobie robiłem. Nie, taski były na 50? A nie pamiętam nawet, widzisz? Ale to jest tak, ja taką dobrą wam radę dam. Sprawdźcie sobie Killing in the Name of Quest i tam po prostu róbcie to od razu, bo później, jeśli będziecie zbierać na bieżąco punkty, nie wiem, że będziecie expić, to później od razu będziecie mogli sobie zabić Demodrasa, jak uzbieracie tam 80 chyba punktów. To jest bardzo przydatny quest i się opłaca robić. I bossy będziecie mieli, czyli taki dodatkowy profit po huntach już. Dobra. Co tu jest? Potrzebuję kabel konsolowy do Switcha. No nie mam niestety, nie pomogę ci. Załatw sobie ED i leć z nim na mury karać. No jest pichu, ale to wiesz... Oj kurczę, tak wlazłem bez uprzedzenia nawet do tego Mardisa. Dobra, co tam? Witam nowego widza! Zabijmy to. Kurde, to jest który? Trzeci teraz, nie? Tak, trzeci. Mam 2 Burning Hearty. Kurczę, głupi. Wiadomo. Jak możesz sobie łatwo liczyć. Ty, a może... Dobra, uciekł. Ja teraz nie sprawdzę czatu, bo po prostu to za mocno bije, żebym czat sprawdzał. Ty, muszę Ornate Chestplate'a sobie kupić zaraz, dobra. I Burning Heart. Fajnie. Jest i... Może z DL-a DSM poleci chociaż. Ty, Golden mu poleciał. No, to wezmę sobie. Co tam jeszcze? Co tam was słychać? Zabiłeś już Demodrasa? Tak, zabiłem już Demodrasa. Już... chłopie, kiedy to było? Teraz druidką dobiłem, żeby zabić. Planujesz w przyszłości gameplay z innej gry? Glory Victis ostatnio robiłem, nie wiem czy widziałeś. I w sumie wiesz, podoba mi się i dlatego chciałem nawet, wiesz, raz w tygodniu sobie tą Glorię nagrać, bo bardzo fajna gra, ona jest jeszcze w Early Access, ale to nic, to jest, wiesz, ona jest płatna w Early Access, nie jestem za tym modelem w ogóle płatności, znaczy płatności, no w ogóle wystawiania gry, jak można niedokończoną grę sprzedać, ale w tym przypadku po prostu to jest w formie wspierania i jak najbardziej ich wspieram, bo spodobało mi się i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się po prostu nagrać coś z tego. O, dokładnie wiecznie lenimy, tak? Już było ostatnio. No właśnie, a właśnie pokażę wam jeszcze film. Film, bo mam jedno coś nagrane. I to jest tak, że mam to wrzucone już na kanał i to jest na niepublicznym. I nie wiem, nie wiedziałem czy to wrzucać czy nie, czy to w ogóle będzie pasowało do kanału, to jest taka ciekawostka. I więc jeśli tu jesteście, to może ja wam wrzucę tak, wiesz, specjalnie dla was. I ocenicie sami, czy powinno się to pojawić na kanale Maxi Gashi, czy nie. Jest to bardzo w sumie fajne. Takie trochę pół vlog, pół granie. No ale to musicie sami ocenić. Chcecie? Napiszcie w komentarzach. Jeśli chociaż kurczę 10 osób będzie chciało, dam wam linka.
Miałeś o tym nie wspominać. A jednak! To trzeba mnie uprzedzić wcześniej, Yamasz. Teraz to już trudno. Trudno, trudno, no stało się. Dawaj, dawaj, trzy razy na tak. Cztery razy, pięć, już jest pięć osób chętnych. Sześć. Siedem. No, jeszcze trzy osoby muszą napisać. Nie chcemy, żartuję, dawaj. No to jest, ile? Osiem? Czy siedem? Teraz to się pogubiłem trochę. No, ile kado levela? Już ci pokażę. Tak, no to już, o, to już jest na pewno 10, powyżej 10, no to już wam daję link. 99% i to jest 1 943 000, czaisz? Tak naprawdę są 2 godziny huntu na voucherze. Mam voucher jeszcze, także kiedyś to wykorzystamy, może tak pochuncimy lepiej, nie? Dawaj, 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 tak, dobra, już się robi. Po tylu. Już sobie wejdę na kanał. Zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje na tym kanale, nie? Wow! Wiecie co? Dużo widzów przybyło! Wow! Dziękuję wam naprawdę, dużo osób przybyło dzisiaj. I kolejny widz. Nie zobaczyłem niku nawet, dałem sobie jakiś tryb studia i... Dobra. Także dziękuję wam bardzo za to, że po prostu przybyliście i oglądacie i was to ciekawi. Ale dobra, do rzeczy. Proszę bardzo, już wam daję linka. Witam, dziękuję za subskrypcję, fajnie, że jesteś. Aktualnie na żywo, fajnie to wygląda nawet. Nie? Ojej, dobra. My tu gadu, a ja... Ja wam muszę jakoś link przesłać. Amasz, ja ci wyślę link, a ty go po prostu przekaż dalej na czat, dobra? Proszę, a masz ma link, a za chwilę będzie na czacie. Czy gram w World of Tanks? Nie gram, kiedyś robiłem tam zadanie do gry. Już to do gry w ogóle nie wchodzę, bo to już nie ma sensu. Znam za dużo pierdolenia, a gówno tak naprawdę daje. Witam nowego widza. Z tą ręką piątkę przybiję, bo to bym mikrofon sobie przewrócił. Siemasz prezes, no siema Marcin Żółtkowski. Nie chcemy, nie, no to trudno, to nie będziesz oglądał. A masz, za chwilę wrzucę wam na czacie. Możliwe, że już to będziecie mieć, jak tego was mówię. No ciekawe, czy się kapną, żeby to wrzucić. Dobra, leźmy tego Farona, na pewno się już zrespił. Dobra, jest link na czacie. Już możecie sobie obczaić i powiedzcie, czy wrzucić to na kanał oficjalnie, czy nie. No tak macie specjalnie dla was. Dobra, lecę tego, biję Mardisa. Ty, nie ma go. Ty, ktoś ukradł Mardisa. Ale jaja. No i teraz będę dostał obrażenia i będę czekał na niego. No nic, będę czekał. Jest! Pojawił się! Bardzo fajnie. Dobrze, że jesteś. Czekaliśmy na ciebie. Nie tylko ja, ale i wszystkie te prawie 300 osób, które tutaj ze mną w tym momencie siedzi. Dobra, która godzina jest? 18:12, tak? Jak tam jest według planu? Muszę zobaczyć, co jest dalej. Tibia Pokémon, no, Tibia Pokémon. Sprawdźcie sobie, to jest takie połączenie Tibi i Pokémon Go. A już patrz na czarne. Chwilę. Witam nowych widzów. Piąteczka. I Burning Heart. 4 faraony, dalej nic. Co tam się dzieje? Jaki świat? Olympa. Olympa Relay non PvP, dokładnie. To już powinien być taki skrót klawiszowy, no gdzieś na hotkeju ten leniwy, żeby to po prostu wklejać. Biegałeś będąc w samochodzie? A to nie, tak mówiłem, to trochę bez sensu. Wróciłem, szkoda, że nie wiedziałem, gdzie screen robicie. No szkoda, że cię nie było. A nawet nam to fajnie wyszło. Co masz za Opla? Astre, klasik. To nie jest Tibia Go, dokładnie, taka Tibia Go. Przenoś na Celestę, no nie przeniosę się, kurde, bo jeszcze nie. Jak już miał się przenosić, to pewnie na Sakurę, ale na razie nie, na razie sobie daję spokój z tym. Od dawna grasz? O chłopie, za takiego, taki gówniarz jeszcze byłem. Ale to wiesz, przerwami, to wiadomo, się nie gra cały czas, tylko tego
Powinieneś to wrzucić, gdyż Pokémony są na topie teraz, więc dzięki temu wiele osób nowych usłyszy o Tibi i niektórzy może zagrają w Tibie dzięki temu. No, może masz Boblan rację? Chyba trochę mi zasłał garle, czekajcie. No, są takie suche usta i wiesz, mówię i się to przykleja wszystko. Tibia go. Już stream trwa 2 godziny 17 minut. Zobacz następny punkt programu, kiedy jest. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Lloyd, 18.45. No to mamy pół godziny jeszcze. Dobra, napisałem tam na Glory. Mam nadzieję, że ktoś zgłosi, to już pozamykam sobie te okienka. Lecę dalej na Faraona, następnego. Knight 86, 80, 82 fak, XP na Korymach, czy iść na GS-y po. Wiesz co, jak jesteś na faku, witam nowego widza, jak jesteś na faku, to ja myślę, że na pochu będziesz się bardzo dobrze bawił. Bo wiesz, nie będzie też za słabo, no może wiesz, profitem nie będzie jakoś super. Albo jeśli byś chciał, to Dark Katedrę możesz sobie czyścić cały czas. No wiesz, też nie jest jakiś pro exp, ale zawsze jeśli na przykład wejdziesz na sam dół, to masz szansę na tego Staff to Toada. No dla mnie to by było super. Ja na fałku na przykład na wyższym levelu biegałem na GS-y. Witam nowych widzów. Oj, nie założyłem ringa. Jak mnie zaraz tu upiją, to się ładnie właduje. O, Necro, dawaj bochy. No, mam bochy. Niedobrze, dobra. Lećmy dalej, co tu się dzieje? Często streamujesz? Jestem nowy. No to Marcin, to jest pierwszy stream. Uwierz mi, że to jest pierwszy stream na tym kanale. I naprawdę jeszcze po prostu nie wiem, jak to się dokładnie robi, że tak powiem, nie? Z czym to się je. Witam nowych widzów. No. Ale mam nadzieję, że to się jeszcze powtórzy, to nie jest ostatni raz. Tylko nie pobierz sobie z prawdziwym. A to nie wiem, już to... Już na pod można się przejść. Właśnie odnośnie tych miejscówek jeszcze na fak. To na faku masz też dużo miejscówek z dragami, możesz też Ork Fortress sobie orać, bo to jest też bardzo fajna miejscówka. A to co się stało? Streamuje się jeszcze czy nie? Powiedzcie mi czy... Czekaj, bo co mi się zacięło? Okej, okay, dobra, działa to okej, okay, bo mi się coś zawiesiło na tym laptopie i mi po prostu nie leci obraz. Ale dobra, teraz streamuje się, no i bardzo dobrze. Szkoda, że DHQ nie wyorałeś solo, ale i tak szacu. No tam, wiesz, wiadomo, żeby się udało, jak coś to można kiedyś skoczyć, też możemy na streamie powtórzyć to po prostu i na żywo zrobić, już bez takiej paniki, bo teraz już wiem, że to ogarnę chyba, no chociaż nie, jakby mnie bloknęły, to bym panikował, oj, to bym panikował, ale tak to... Dobra. Ja od dziś cię subskrybuję, a ty dziś pierwszy stream. No, tak wyszło. W ogóle dzisiaj dużo widzów nowych doszło. Także dziękuję wam wszystkim. Dziękuję wam, że po prostu tu przyszliście, jesteście i super. Nie spodziewałem się, nawet się tego nie spodziewałem. Ale na początku, wiecie, jak to wyszło, tak z subskrypcjami takich wow, bup, co chwilę ten dźwięk był. Myślałem, wow. Ja tu musiałem bić hydry, tutaj sobie, wiesz, czat ogarniać, odpowiadać i jeszcze tu piąteczki przybijałem wszystkim po kolei. No. Moje nagranie zachęciły mnie do powrotu do TV. Oj, bardzo się cieszę. Oj, witam nowego widza. Tego akurat nawet przeczytam, bo zdążę. Mikey Mike, tak. Piąteczka. Czemu nie? Tutaj... Muszę sobie ogarnąć tego OBS-a lepiej, bo tak to muszę przełączyć właśnie na OBS-a. Marcin Rutkowski. No, widzisz, pojawiło się nawet. Piąteczka. Masz suba, ulnę od ciebie od 2 minut. O, popatrz. No to dużo nie musiałeś... patrzę, żeby się przekonać do mnie. Fajnie. Ja czyściłem na 200, więc namiętowo. No, mówię ci, na 200 to już jest luzik. Co, myślisz? Jest już faraon? Dobra, wchodzę może. 4 faraony, no to jeszcze mamy w sumie... Dobra, idę. Jest. Popatrz. No. Muzyka się skończyła. Właśnie dziwne, bo ta muzyka to było, miała trwać 58 minut, a tu już leci od 2 godzin 20 cały czas coś. Więc ona co, od nowa się puściła, czy co? Albo auto odtwarzanie jest włączone. Aj! Co jest?
O kurde, przylagowało mnie, nie mogłem się leczyć, nie wiem co się działo. Oj, oj, oj. Zabij go, bo to jest, to już nie... Myślałem, że mi się potki skończyły, tak wiesz. To było niemożliwe. Burning Heart, kurde. No, nawet sobie Odella nic nie poleci. Dobra, co tu jest jeszcze? Od 200 nowe poty. Właśnie, nowe poty, kurde, a ja kupiłem te ultimatey. Ale jestem noob. A kupiłem sobie setkę ultimatów, jak poszedłem na ten. Na Faraony. Zobaczmy, co się włączyło. Włączył się The Best of Hans Zimmer teraz. No dobra, zobaczmy, niech leci. Nie, to pozamykam tutaj screeny, bo tu się porobiły rzeczy dużo. Okej. Mega normalny gościu, który nie żyje tylko tibią, całą toczką jej. Gratki ze streama i pozdro z Nerany. O, kolejne z Nerany. Pozdrawiam również. I fajnie, fajnie miło to słyszę. Dzięki stary za przywrócenie chęci do gry. Ja tak ogarnę kompa, to kupuję paka i wbijam setkę swoim palkiem. No i powodzenia. Żeby, bo wiesz, setka też jest taki fajny kamień milowy, nie? Że już masz trzycyfrowy po prostu level. On się chyba zrespi, jak będziesz stał w rogu. Tak, on się zrespi, wiadomo, tam Jimmy STW. Tak, on się zrespi, tylko że po prostu mnie tam biją cały czas te wieżyczki i to nie ma sensu tracić życia, tracić potek, a zwłaszcza, że jeszcze muszę wam odpowiadać, znaczy muszę. Chcę wam odpowiadać, po prostu rozmawiam z wami, więc mogę sobie tak, wiesz, na spokojnie to ogarnąć. A to jest jakiś OTS? Nie, a to jest Olympa, serwer normalny, tibijski. Ja na Rosza kupiłem Ultimate, a pod hotem nie miałem. O, no to pewnie gleba była, nie? Nie toryle, dobra, Jasna toryle Olympia na PvP. Aj, nazywała się... Oj chłop, jakie to było. Ej, no, nie znajdziesz teraz tego, bo to już... Ta playlista teraz sama, YouTube teraz sam żyje swoim życiem i tam sobie puszcza co chce. Dobra, chodzimy w następnego, mamy 5 faronów zabitych. Nie zabijemy pewnie 10, ale to nic, może będzie z 9, z 8. ...270 oglądających, super, witajcie. Witajcie. Dobra, lećmy tutaj. Zobaczymy. Oj, 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 oj. Dwarfen Ring. Nie trzeba było. Ale to ładny jest Phoenix Egg, nie? Kurde, muszę takie do domku sobie załatwić. To drogie jest. No właśnie, nie wiem czy widzieliście, teraz możesz tu sobie zobaczyć te skille. Masz taki guzik. I tu są po prostu wszystkie, które posiadasz. Możesz sobie przyciągnąć nawet na ten pasek, właśnie o to chodzi. Taki bajer dodany. W sumie fajnie. Kto pamięta Bublę? Ja ją pamiętam. Wtedy jeszcze to była taka gwiazda. Kiedyś tam, no. Streamuj dalej, jesteś naprawdę pozytywnym gościem. No i fajnie, miło to słyszeć. No chciałbym jeszcze kiedyś to spróbować, no ale no, zobaczymy jak to wyjdzie tak naprawdę. Jak robiłeś zdjęcie, to było 520 osób. Nie wiem, czy jesteś Maxie świadomy tak dobrego wyniku. Jestem, wiesz co? Wiesz co, Boblan to jest... Wiesz, nie mogę w to uwierzyć. W ogóle skąd ci ludzie się tutaj biorą? Bo to było naprawdę niesamowite. No i teraz, ale to wiesz, no... Byli i oni też, oni tu może przychodzą, wychodzą, nie wiem. No ale cały czas teraz jest 260 osób, no i super. Wiesz, ja się w ogóle na samym początku nie spodziewałem, że tu wbiło setka, nie? I tak patrzę, Jezus Maria, 100 osób. Czyli jednak ktoś, wiesz, wchodzi. Fajnie. Eternal Oblivion, też pamiętam. Kurczę, tylko... Eternal Oblivion, tak mu było? Nie jestem pewien, kurczę, no, możliwe. Jestem tutaj pierwszy raz, zostaję na dłużej. No to Szalusiński, witam cię w gronie widzów. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, myślisz, że zrespił się? Pewnie, że się nie zrespił, no ale wchodzę. Zrespił się, jest! Oj, odznaczyłem sobie, miałem zaznaczonego i jeszcze kliknąłem raz. To ten Del taki niby niepozornie sobie stoi, fajnie, pięknie, ale jak przypieprzy z wave'a... Dobra, uwaga, oj! Było tak przez chwilę, spadło tak nagle, krytycznie i się podniosło. Tu się leczę, tu nie może być. Ty, bo nie mogę się... Nie wiem czy mnie laguje, co to jest? Że czasem takiej potki nie mogę użyć.
Już patrzę na czat, czekajcie, widzę nowe wiadomości, nie wiem o co chodzi. Witam u nowego widza. Tak to się ekiem gra. Burning Heart i hajs. A weźcie co, biorę ten hajs, bo i tak jestem w plery. Pieniędzy mało to. I co? Nic. A widzicie, to jest zawsze to, bierz DL-a i wypadają te Royal Spirit. I myślisz, Royal! Uuu! A za chwilę Spear. Dobra, patrzmy tutaj. Witam, Maxi, gratuluję 200. Dziękuję bardzo. Zase buble, ten robimy pierwszy 200, on ma ten MDW pierwszy 300, MDW wbił wszystko na bocie, co tak nawet nie wiem czy na bocie. Plazma na browarka albo dwa, pozdrawiam, o. 5 zł. Dziękuję, oczywiście, będę miał dwa browarki, jak najbardziej. Także wypiję twoje zdrowie, piąteczka. Dziękuję bardzo. A właśnie za ten, za pół godziny, czyli tak, kiedy to dałem browar z wami, miałem wypić piwo z widzami. E, to Lloyda, ej, to może na Lloyda idziemy teraz. Możecie ktoś? Czekaj. Bo to później mam browar zpić. To co? Nie patrzyłem na GC i kurczę. Wcześniej byśmy się chociaż zebrali na tego Lloyda. Dobra, Kasia ze mną pójdzie. To już sobie otworzę tak, żeby wiedzieć, że ona idzie. A mówiłem wczoraj Jaca. A dobra, to nic, nic się nie dzieje. Aj, takie czary, dobra. Mam 6 zabitych faraonów, jeszcze idziemy po 7 na pewno. Dobra, spójrzmy tutaj. Problem, czy wszyscy 400 odpłodów zatają na botach? No nie wiem. Nie wiem, możliwe. No ale nie mnie to oceniać. Czy z Transformers? No teraz lecą najlepsze kawałki Hansa Zimmera, czyli możliwe, że... Czekaj, zobaczę, może jest tutaj napisane. 7.11 Inception, Incepcja. Tak, teraz to jest Incepcji. Tak, tak się cieszyli. Ja też pamiętam, kurczę. Ja nawet na 50 level sobie screena robiłem. Powaga. Mój pierwszy 50 to było coś. Moją druidką, co jest najlepsze, moją druidką mam chyba 5 screenów, jak wbija setny level. Poważnie. To jest dla niej taki szczęśliwy level, że musiała go wbić aż 5 razy. Już dochodzę do Ferona. O, dokładnie, muzyka z Incepcji, dokładnie tak. Biegnij, Maxi, biegnij! Wypił, ale na antybiotyku jestem. No, szkoda. Szkoda, Rio Seeker. A to za chwilę się ogarniemy. Tutaj zobaczę jeszcze na czat gildyjny, bo pytałem się, kto idzie na Lloyda, a... zobaczmy tutaj, gdzie to był... No ja sobie odpuszczę, a masz? Okej. Okay. Ile osób na Lloyda teraz? Jak coś? Jeden spoza gili się pisze. Okej, okay. No to mamy dwie osoby, ze mną trzy. Co dzień latam, jedna korupcja, masakra, jakiego... Pana Lloyda, pichu też nie mogę, bo razem biliśmy, kurde. To... na dwa eki? No nie wiem. Dobra, kupujesz kasę na Allegro? Nie, nie kupuję, wiesz co? Nie jestem za tym. Jak byłem, nie wiem, mniejszym levelem, pamiętam, że wtedy zdarzyło mi się kupić, ale... Ale tak to nie. Teraz, ani teraz długo nie kupuję. To jeszcze było, wiesz, chłopie, kiedy to było. Zdarzyło mi się, że wiesz, na takie początkowe jaku sobie kupiłem chyba ze 100k czy 200, coś takiego. Nie pamiętam już dokładnie. King de gratulacje za pierwszy live, 5 zł. Dziękuję. Bardzo dziękuję, piąteczka dla ciebie. Mam nadzieję, że się podoba ten live tak naprawdę. Ziomek z piwnicy. No. Ojej. Właśnie, czemu 5 tylko mi się tej dotacji wyświetla? Kurczę, muszę naprawić te donaty, bo nie wiem jak to dokładnie działa. Ale wiecie, spokojnie, to jest dopiero pierwszy stream.
jest wiele jeszcze do dopracowania tak naprawdę. Wow. Przebiegnę tak w dół. Już muszę czat ogarnąć, bo patrzę na grę i na czat nie patrzę. Dziękuję wam bardzo za wszystkie te wsparcie. Także napijam się piwka. A co ci nie zabije, to cię wzmocni, pij śmiało. No tak. O kurde, to jest bardzo stary. Przygodę z Tibią zaczynałem, jak jeszcze setnego levela nie było. Nawet. 6 światów tylko. O kurde, to jest stary gracz. To ja nie wiem, kiedy... Kiedy to było? No ale nieźle, kurczę, nieźle, chłopie. Nie, coś nie zabije, pij. Bez komentarza. Dobra, to zaczepki. A dodasz do gildii Kenora 60 level. A to nie wiem, czy to do mnie? Przecież ja nie mam gildii. A zaraz zobaczę coś na gilczacie też. Pij do dziwnej istotki. Aha, to jednak u nas. Ja byłem na 2K normalnie da radę. Ja muszę słyszeć po godzinie. Okej. Okay. Jadę, zaraz wrócę, to mogę czat wprowadzić w ruch. No to próbuj. Nie mam jak piwnicy, kuźma, to zaście mi dowalili. No. Do gildii, w której jesteś, dobra. No to do dziwnej istotki, do Kasi trzeba pisać. Nie idę, wracam do kat, a ty? Oki. Czyli tak. Idziecie na Lloyda? Igor, dobra, może coś ogarniemy. Dziękuję, Kasiu, że się w ogóle tym zajmujesz i że zorganizujesz drużynę, no bo też mi jest tak ciężko wszystko naraz robić. Ale tak to będzie fajnie, wejdziemy sobie wszyscy. Bo też pewnie jesteście ciekawi, co z Lloyda poleci, nie? Pewnie, że jesteście. Dawaj na innego bossa. Okej, okay, już zmieniamy. Już idziemy zaraz na Lloyda. Bo widzę, że z tego i tak nic nie leci. Mamy już 6 zabitych. Miało być 10, ale to nie ma sensu w sumie na żywo. Myślałem, że będzie, wiesz, no, że jako, że stream czy coś, że jednak się posypie, że ten faraon się zlituje. A tu nic, dalej dupa. Idziemy stąd. Daj chociaż DSM-kę, RH, cokolwiek. 67 golda. Ile masz lat, Maxi? 26. Dobra. Holy Falcon. No fajnie było, jeszcze Phoenix Shield, nie? Leci. Dobra, idziemy stąd. Tu nie ma co już siedzieć. Dobra. Ja mam pecha do Lloyda, dwa razy tylko Silver Token, jeden Demon Helmet, reszta jakieś śmieci. To jest pech, chłopie, Silver Token? Znaczy, no nie wiem jak u was, nie, ale u nas sytuacja wygląda tak, że Silver Token chodzi jakieś 160-140k, to jest dobrze. Chłopie. Demon Helmet też niczego sobie, to jest 100k około u nas. Nie wiem, myślę, że jednak dobry lot miałeś. Tak to gorzej jak nic nie poleci, ani token, ani to. Wtedy to jest lipa. Dobra. Co tu się dzieje? A tu jest depo, kurczę, ja już tak chodzę jak... Dobra, nieważne. Idę na jeszcze tutaj, kupię sobie może te potki. Dokończę te ultimate'y. Chociaż na Lloyda to nie potrzebuję, chyba że nie będzie mieć druida, to wtedy potrzebuję. Co to za muzyka leci? W Telebrisie i Book of Lies spadło. No popatrz. Szok. Maxi, skomentujesz najnowszy hit na YouTube? To znaczy? O co chodzi? Z 20 razy. U mnie 180 tylko 2 razy. 20 razy tylko 2 razy token. To rzeczywiście. Tutaj jest przykład słabo. 2 razy i token to jest dobrze. A tutaj 20 razy, gościu. Mighty my, tak? To jest to. Właśnie, zobaczę tutaj na mój domek. A, jakieś śmieci leżą. Ale tu się będzie może ładnie nie ładnie się prezentuje tu. Dobra, dam na razie tutaj, niech się ten smok pali. To będzie wyglądało, że on niby tak, wiesz, z paszczy mu to leci. Opisz swoje eku. Czy masz możliwe najlepsze teraz? Algero. Fajnie się ciebie ogląda. O, naturalnie, bardzo fajnie, dziękuję. Algero, to jest tak, to nie jest jeszcze całkowicie najlepsze EQ. Dlaczego? W tym momencie tak.
miecz, jeszcze mogę zmienić na jeden miecz, ale to w sumie to jest za Silver Token, to kosztuje majątek. I w sumie na razie nie potrzebuję go tak naprawdę. On tam się, jego trzeba napełniać znowu co 15 godzin, takie kombinacje, ale tak, to jest jeden z lepszych mieczów, Shiny Blade. Zobaczcie sobie, 50 ataku, daje mi, tu mam DEF 35 i daje mi jeden Sword Fighting. Jeszcze mogę sobie Imbuenta w to wsadzić, ale też nie robiłem, bo nie mam zastępczego miecza w razie czego. Tutaj mam Ornate Legi, to, tak, to są najlepsze Legi, dają mi 8 arma i 5% ochrony przed fizycznymi atakami. Tak, już opisuję. Kurde, fajnie. Tu tak, Prismatic Helmet, tak, jest najlepszy, 5% Physicala, 9 Arm Shielding, 1. No to jest chyba standard. Tak, to był mój domek. I tak, Prismatic Armor. Wiecie co? Ja z tym armorem chodzę. To nie jest najlepszy, to daj spokój, to na setnym levelu gdzieś ogarnąłem sobie, tam 120, nie? To jest, tak, 120. I gdzieś tam sobie ogarnąłem i on mi się w sumie przydaje do C-Serpentów, daje mi speeda. No jest taki trochę dla paladynów. Ale to było też, o, witam nowego widza, Simon przybył, piona. I on po prostu ma, wiesz, 15 arma, tam speed 15 i protection physical 5. Jeszcze jest lepszy Royal Dragon Mail. Ale nie ma sensu już w moim przypadku kupować, bo dla mnie jest dostępny już teraz Ornate Chestplate. Najlepszy armor dostępny, dokładnie Mighty Majtek, Ornate Chestplate, 16 arma, Shielding 3, Physical 8. I to jest najlepszy armor i na niego poluję, ale on kosztuje 4 miliony GP-ków. Czaisz to? 4 miliony. Nie stać mnie na razie. Nie stać mnie i po prostu na Lloyda bierz Supreme do leczenia. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Okej, super, mu dalej. No dobra, no mówię. Także no, czekam na tego Ornate Chestplate'a. Pozdrawiam dwóch nowych widzów. Piona. Budki? No, budki to kwestia sporna tak naprawdę. No, nie chciałem się w to zgłębiać. No, drakeny są chyba okej. Arm 3, speed 15, też nie są drogie jakoś specjalnie. Witam, pozdrawiam widza nowego. No i ten shield, bo to chyba ty mi mówiłeś, żebym założył Ornate Shielda. I tu jest taki motyw. Bo ten shield daje mi physical protection plus 4% i shielding plus 2%. Już zobaczę sobie dokładnie na Ornate'a i ci zaraz coś powiem. Bo też miałem kiedyś rozkminę, czy ubrać tego, czy tego. I stwierdziłem jednak, że zostanę przy... O, witam nowego widza. Very important person, piona. No i wtedy, wiesz, stwierdziłem sobie, że Ornate Shield. Proszę bardzo, Ornate Shield. 350k? Masakra, nie opłaca się. To za tyle na pewno nie kupię, nigdy. Ma protection physical plus 5 i 36 defa. Czyli patrz, 1% większy physical. Kurde, już teraz zapomniałem. 1 więcej physical, mniej defa i nie ma shieldingu plus 2. No nie wiem, nie wiem w sumie jak to przekalkulować dobrze, ale no, dużej różnicy nie ma. Nie ma sensu wydawać tak naprawdę pieniędzy póki co. No myślę, że jednak to są mniej więcej te same, ale tak naprawdę moglibyśmy kiedyś zrobić taki test, która tarcza jest rzeczywiście lepsza. Wziąć jedną tarczę, drugą, ktoś niech bije, czy jakiś potwór, czy co, i zobaczymy ile będzie siadało i jakoś to obliczyć średnią mniej więcej tych hitów. Wciąż jest 283 osoby oglądające. Witam was bardzo serdecznie. Piona! Fajnie, że jeszcze jesteście, kurde. Wytrwali jesteście, że was jeszcze nie zanudziłem. To co z tym Lloydem? Dobra. Mamy komplet. O. Dobra, 18.37. On miał być której dokładnie? Lloyd. 18.45. Idealnie. Już będziemy ogarnięci. Super. Okej. Okay. Biegnę Tixu. Do Tixu. A to jest taki rzadziej jestem związany. A to nic. Chodźmy do Thais i będziemy się powoli na Lloyda wybierać. Prisma Shielda noszę. No, masz dobry wybór, no. Tak jak ja. Plecak jest fajny, to jest spoi. No nie wiem, ile może z 80 kosztować. Takie pierdółki. A jeszcze sobie noszę właśnie tutaj, dodatkowo, Depth Galee, bo to często z tych serpenty chodzę, więc po prostu musi być w plecaku, a waży mniej niż Helmet of the Deep i ma więcej arma. No to to jest takie must have dla Knighta, no. Także... Venore. Yes. Hide. Yes. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Dobra. Lepszy niż bochy, bo bochy dają plus 20 haste, a Draken 3 armii 15 haste. Oczywiście. Unitera 4, 5 kk. Ornate lepszy od Prism Shielda, ja wiem.
No nie wiem, nie jestem do końca przekonany, no ale skoro tak mówisz, może rzeczywiście tak jest. Ja na swoim Prisma Shielda noszę. Gdy włączy ci o tempo, to protekcja fizyczności działa tak samo i na full defie też tak samo działa. Może. Czekam, aż będziesz pił to piwo i się napierdolisz na streamie. Coś, to jest jedno! Widziałem piwo z widzami, nie drunk stream i krata. Nie. Piwo. Właśnie. Silny jest ten boss? Wiesz co, nawet silny, jak dla mnie na przykład, bo mam 200 level. O. Słuchaj, Paweł, to jest tak, silny jest ten boss? Tak. Dla mnie jest nawet silny, wiesz, no bez Eda, przedwczoraj robiłem bez Eda i się udało, no ale wiesz. Można iść 5 osób, jest 10 minut tylko i trzeba go tak 5 razy ubić. Za chwilę zobaczysz zresztą dokładnie. I to jest tak. Wpadłem na chwilę i zostałem na dłużej. No to właśnie tak jak Seba wpadł do Magikala, wpadł na piwo i został na zawsze. Nie? Fajnie. A kiedy jakiś remoncik na streamie, no. A wiesz co, no. Kusisz. Wiem, że to się na pewno opłaca. No przy okazji siadłem sobie piwko. Dobra. Może tylko drunk stream jak Urofatusa się nie zrobi. Nie, bez przesady. Dobra, protekcja od fizyczności zawsze na pierwszym miejscu. Coś tym może być. Można wiedzieć, czy się oficjalnie zajmujesz pracą studia, pozdrawiam. Studia już ukończyłem, mam 26 lat. Także no, już trzeba ogarniać życie, nie? A odnośnie pracy to nie będę teraz nic o tym mówił. Zresztą to wam kiedyś wyjaśnię jeszcze dokładnie, jak to działa. Rotleg, on to nie Magikal. Ktoś tu szedł, może z mojej ekipy. Gdy blokujesz więcej niż dwa mocne potwory, lepszy ornio. Wtedy shielding praktycznie nie ma znaczenia, a jak już masz prizmaty, to ten 1% redukcji z różnicy do dużej ci nie zrobi. No, wiesz co? Możesz mieć rację. Luźna guma. No wiesz, no luźna jak luźna, no. Jaki serwer? Olympa. Dobra, idę na swoim dobić 210, więc trzymaj się, siema. No to Majki, trzymaj się. Dzięki, że wpadłeś w ogóle. I też, że zostałeś na dłużej, bo chyba dzisiaj dopiero stałeś się oficjalnie widzem, nie? Nie no, taki żarcik. No, na chwilę przemilczę te sprawy, szalusiński. Dobra. No to co? Kasia? No nie wiem, czy czekacie, czy co? A, to wy jesteście w środku, pięknie! Pierwsze tak, trzeba wybić serwanty. Tu też nie ma tak, wiesz, takie, nie jest takie hop-siup. Z tego względu, że one potrafią trochę uderzyć. Dobra, liczymy. Liczcie ze mną, proszę was. Żebym później nie musiał szukać. Mamy po jeden gold. I jeden, kurczę, użyłem sepotki. I jeden diamond. Coś tak dziwnie przylagowało. O, popatrz. Biorę pewnie. Jeden diamond, jeszcze idę po golda. Jest, dobra. Witam nowego widza, Piona. Patrzcie, jak mnie to obkrążyło. Czekaj, ktoś tam pisze odnośnie jakiegoś levela. O, ciekawe, jakie z nich lecą. Wezmę sobie, zobaczę w depo. Dwa diamondy, witam, nowy widz. Dwa diamondy i zarobną trzy diamondy i jeden gold. Dobra, dwa. Aha. No, chodź. Dobra. Krystal pedestal, biorę cię. A tam jeden widziałem na ziemi, ale to już trudno. Dobra, 3 do 2 jest. Chwila. Tam jakiś... Komuś usunęli konto, nie wiedziałem nawet o tym. Jaki level miałeś, ale to nie rozumiem. Nie mogę przewinąć czatu niestety na tej stronie. To możesz powtórzyć, proszę. 3 na 3 mam, dobra.
O, to fajnie, że masz streaming w tle. No i bardzo dobrze. Również się pozdrawiam i powodzenia na huncie. Nie padnij. No właśnie, podobno zapałem promotor z filmikiem, a potem to miałem 5 lat. A to wy tam sobie gadacie teraz między sobą, to ja się może nie będę wtrącał. Dobrze, dobrze. Na herze lub grałeś kiedyś? Nigdy. Nawet nie wiedziałem, że taki serwer istnieje. Tak na poważnie. Ile mam teraz? 4 do 3? Kurde. Hexerze. Nie grałem. Ty, bo tu miałem gdzieś bomby i... Uff, Firefield. No teraz to mi to... Iron. Więcej ironów. Gdzie te goldy? Kurde. Haha, tak. Strapujcie go, będzie nowy stream. Ty, bo chyba się skończyły goldy. Ale jaja. No dokładnie, właśnie przygotowywałem się do Lloyda. Ile dałeś za to hajsu na Realu? No na Realu nie dałem w ogóle, bo nie kupowałem. Ja zbierałem w grze wszystko. On kosztuje jakieś 2-3 miliony, coś w tym stylu, czyli sobie policz około 30 zł by kosztował, jakbyś chciał przeliczyć na złotówki. Kurde, tak ciężko właśnie teraz wszyscy zobaczyć. Dobra, Hexera nadal stoi, a to nie ja, się gościa tego pytaj. Haste. Dałeś ignore przecież. Aaaa, sorry, Kasiu. Dziękuję, że mi przypomniałaś. Jezu, mam ignora na was. O Jezu. Oj, dobra. Przepraszam was. Oj. Eku w CC-kach to ci powiem tak, Ornate'y chyba za 800 coś kupiłem i to okazja, bo one kosztują coś koło 1k. Shiny dałem 2,5, też wtedy po okazji, teraz patrzę, cena spadła. Prismatic kosztuje z 50k około, witam nowego widza. To chyba dostałem od kumpla, ale to nie wiem, ze 100k może max, nawet może mniej. No i Prismatic Armor też kosztuje 20 tokenów chyba, major tokenów, 20 coś takiego. No, dobra. Zobaczmy tu. A Dragon Boots chyba z 50k, nie jestem pewien. Bo to wiesz, ja już to, jak unoszę już tyle czasu, że... Dobra, zaraz będziemy mieć Daimondy z głowy. Tam pociągnęli dźwignię. Chyba dwa potrzebuję, nie? Nie wiem, 3x3 to może dwa goldeny potrzebuję. Dobra. Witam nowego widza, Piona. Lećmy po te goldeny. Witam nowego widza, piąteczka. No, Irony, a gdzie są te goldeny? Jest golden. Aj, ty z serwantami to się bawić. Tak, co dzisiaj to długo rozchodzi. Wiem, że to już pada w WW, ale ta dźwignia była niepociągnięta. Jak server global? Tak, Olympa global. Siemanko GZ200, dziękuję bardzo. Golden Dół, już idę po tego Goldena dole. Azura. Ominąłem go tam, dobra. Lećmy. Aj, grzybków nie mam. Dobra. Witam nowych widzów, piąteczka. Fajnie, że przychodzicie. Jest i Golden. Ile jeszcze? Jeden golden? Kurczę, nie wiem, zaraz zobaczymy, spróbuję wejść w teleport. Jeśli nie, to brakuje prawdopodobnie goldena. O, dziękuję Kasiu za grzybki. Dobra, zobaczmy. Okej, jesteśmy w środku.
Dobra, zobaczmy, czy jest tu jakiś druid, bo tak w sumie nikt mi nie odpowiedział. Paladyn? Paladyn? Paladyn! I Kasia jest też paladynem. Fajnie, 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 fajnie. Dobra, damy radę. Czyli my drinku mam 5. Okej, jest okej. Damy radę. Za live teraz się bierzesz? Bardzo mnie to cieszy. A wiesz co, pierwszy raz jestem teraz na żywo, także no... Fajnie, fajnie, że jestem. Fajnie i fajnie w ogóle, że tyle ludzi przyszło. Poważnie. Wcześniej 500 osób było, myślę, 500. Mus rozjebany. Ale fajnie, fajnie, fajnie się dzieje. Włącz soundtrack z Heroesów 3. No teraz nie zmienię, bo idziemy właśnie na Lloyda. Ja już gotowy. Włącz soundtrack z Heroesów, to już było, dobra. Okej, okay, uwaga, zaraz idziemy na Lloyda. Już jest po 18.45. No, no, no właśnie. Dobra. Też poproszę party. Ktoś tu rozdaje? Aha, dostałem od kogoś chyba, nie? Nie dostałem. Trudno. Widocznie ja nie mogę mieć party. Full dev. Mało już gram, ale brawo, twoje filmiki zawsze były spoko. Idź pan w to. No i spoko. Z deski, ha, ha, ha. Nie, nie będzie deski. Znaczy nie będzie, może być deska, ale mam nadzieję, że nie będzie. Możemy przelagować, albo tak jak na Mardisie było, że nie mogłem po prostu użyć podka. Dawałem mi party, join Catherine party, dobra. Gotowi? Uwaga, jesteście gotowi? Uff. Dobra, to lećmy z tym Lloydem. Inwa tego sklepienia, już, dobra Piotr, lecimy. Popatrzcie. I tu się ustawiam. Muszę go zaznaczyć jeszcze. Ulala. Ty, my drinki. Co ja robię? Jaki to był nubowski w ogóle? Dobra, jest my drink, ale nie założyłem jeszcze... Nie założyłem sobie jeszcze o tego. Mój ukochany Prismatic. I teraz sobie mogę go bić na luzie. Dobra. Będzie deska? Nie będzie deski, nie? Ale się stresuję, kurde. Bo to wiesz, z druidem to mam wyjebane, po prostu oram ile się da. Nie patrzę teraz na czat, poważnie, przepraszam was, nie spojrzę nawet na czat. Póki go nie ściągnę. Można chwilę. Każdy filmik go przejdzie, no to super, super. Ups, ups, ups. Dobra. Ty, ja mu utolikornie dałem nawet, ale... dupy. Tu się respi. I mam cię drugi raz, chodź tu. Wow! On się często przerzuca, także no nie można też tak pędzić. Dobra, dobrze jest. My drink! Że właśnie to jest opóźnienie, to byście mi nie mogli na żywo mówić. Albo jakby były jeszcze wiadomości głosowe, byście mi krzyczeli my drink, my drink. A kurde, dobra. Uwaga. Tak to jest. Bez druida. Co tam się dzieje? Witam z pracy, no siema. Uuu. 315 osób chce zobaczyć, jak padam na Lloydzie. Fajnie. Wiem, że we mnie wierzycie. Ty, ja w ogóle potek nie uzupełniłem sobie po tym dużym, nie? U, 99, a to luzem. Powiedzmy. Jak coś, to będę uciekał, no niech się paladyni martwią, no. Taka prawda. No, no, no. Gdzie mi tu idziesz do Katariny? Fajnie, bo to są wysokie paladyni, wysocy paladyni, więc bez problemu mogłem sobie wystać tego Lloyda, że nie muszę aż tak stresować, żeby go po prostu ściągać. No, ale tak to jest, jak się ma pro gildię. Nie, fajna bardzo. A właśnie, może jakby się zgodzili z gildii, może byśmy jakieś lepsze questy porobili, tak poszli na przykład na żywo. A mogą na TS-a chociaż bić, byście posłuchali tam, co się dzieje. Już za chwilę do was wracam na czat, bo to jest trzeci Lloyd.
Ty, my drink. No właśnie. Zapominam o tych my drinkach. Jeszcze mam mówić, patrzeć tu, tam. Hm. 80 ultimate'ów, luz. Ale nie, on potrafił ładnie przywalić. Chodź, 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 Lloyd. Nie, nie idź, nie idź, nie idź, chodź. Dobra, mamy go znowu w trapie, easy. Poszedł to Ricor, nie poszedł, to teraz poszedł. No czekaj, już zaraz przewinę sobie nawet czat za chwilę, bo tak to... My drink. Nie mogę naprawdę spojrzeć na czat, bo nie chcę po prostu paść. Ten piękny 200 level by się zmarnował. Trzeba było zrobić nowego streama. Nie no, nie no, będzie stream, spokojnie. Żebyście mi za chwilę znowu jakieś magii voodoo nie robili. Żebym padł. Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra. Ostatni Lloyd. Pum, pum, pum. Chodź, chodź, chodź ze mną. Chodź ze mną. No i widzisz, polubił cię Katarina. Lloydy tak mają. Dobra, trzymajcie kciuki za Lota. Za chwilę wracam na czat. Ty, skończył mi się nawet ten. Ostatni my drink. Muszę kupić my drinki. To chyba tutaj był ten. O ty, to był drugi. Kurwa. Nie fajnie, nie fajnie, bo... W takim razie Gear Will Chain. Cuda się dzieją. Cuda, bo mi się skończył po prostu prismatic. Mam w depo te prismatic necklace, ale myślałem, że mam dwa. Ups, ups. Trochę waste jest, ale to nic. Jakby co założę tego prismatica ringa, to zawsze coś doda. No ale ten Lloyd już spada, także nawet nie zdążę. I spadł. Proszę bardzo. Co wypadło? Silver token. Dobrze. Dobrze jest, poważnie. Popatrzcie. Silver token. To już mi da jakieś 150k około. O co tu chodzi? Co to jest? To jest Lloyd. To jest taki potwór z tego. Z Forgotten Knowledge Quest. To jest 5 ogólnie takich bossów. I to jest jeden z nich. To jest najsłabszy jeszcze. To jest tak, mamy Royal Steel, dwie sztuki, fajnie, tutaj mamy te kryształki, to zawsze spada. Oj, mam full, dobra, tutaj włożę 5 UHP-ków, spoko, może być, przyda się, 3500, książeczki, pierdółki i Mastermind Potion, no spoko. Jak dla mnie lot całkiem spoko, wyszedł token. Dobra, zobaczmy teraz co się działo na czacie, jak mnie nie było, ja byłem w trakcie Lloyda. Padaj, no dzięki bardzo. 300 osób zobaczy deskę. No jednak nie, jednak nie. Ja zamiast deski wolałbym zobaczyć jakiś dobry locik dla Maxiego. No, nie jest dobry. No fajnie, że się token. Mógł być ten pillow backpack, no ale dobra. Ile razy się on respi? On się respi raz, możemy go zabić raz na 20 godzin. Dobra, gratulacje KD 200. Dziękuję ci, Karol. Będzie dobry odcinek, to też było, dobra. No i bardzo fajnie, także już wychodzimy z tego Lloyda. I co, 19, czyli pół godzinki mamy dla siebie. Witam, Jakub Cholewiński, piona. Wyjdę stąd pierwsze, bo tak naprawdę to może naprawdę dużo uderzyć. Dziękuję wam, Gildio, za pomoc, za to, że też że zorganizowaliście to. A tu sobie wszyscy stoją. No popatrz, popatrz. Tak ich spotkałem. 344 osoby. Wow. Dziękuję wam. Dziękuję. Piąteczka dla was. Dla wszystkich, każdego z osobna. Sobie naładuję manę. I co? No kurde. Może maga byśmy zrobili.
Nie no, to będzie długo trwało trochę, kurde. Wiecie, za 30 minut kończę stream. I co? I nic no. 330 osób ogląda, jak będę otwierał piwo. No fajnie. Fajnie, fajnie. O, ktoś nawet, Kasia dała tam link do questu. Bardzo dobrze. Dziękuję. Warto się z tym zapoznać. Takie cuda, tu jest w ogóle maszyna do imbingu. Ale to... Teraz nie będę tego robił, nawet nie wziąłem sobie krzyży produktów z tym. Piona Maxi, no majster piona! A, piąteczka. Majster kurdzielak. Mówił, o, zdrówko. No już będę otwierał piwko, spokojnie. Dipsy. Gdzie się tu miałem? A, jeszcze zimne, a z lodówki wyciągnąłem. Dobrze. Także też się głodny już powoli robię. A po tym piwie też to będziemy cisło. Dobra, 292 osoby dotrwały prawie że do końca streama. Dziękuję wam bardzo. Teraz na chwilę się cuda, że żadne nie będą działy. Ja sobie dostanę na chwilę w depo. Tu na górze. Oj. Wiecie co? Otej się, skąd jesteś? A jestem z Podkarpacia, z takiej wioski małej. Znaczy, nie nazywa się Podkarpacie ta wioska, no ale... 280 osób na streamie. Witajcie. Witajcie po raz kolejny. Ja otwieram perełkę, bo już dokładnie 19, mam perełkę. Specjalnie... Uwaga. Zapalniczką otwieram. I dziękuję wszystkim za to, że wbiliście stream, że tu byliście. A znaczy, że jeszcze jesteście, jeszcze nie idźcie, nie? Bo to jeszcze mamy pół godzinki, za pół godziny dopiero wyłączę. Także dziękuję wam, że byliście, że jesteście. I to jest właśnie jedno piwko, które zapiję się z wami. I później no każdy pójdzie swoją drogą, no bo jakby nie patrzę, dzisiaj jest piątek. Więc no, każdy będzie robił różne rzeczy, nie? Także tak powiem. Dobra. Zdrowie. Zdrowie dla każdego z was. Piąteczka. Ach, to co? Co można w pół godziny zrobić? Ja mam miodową lepszą od twojej. No nie, ja nie lubię miodowego. Nie. Rzuć palenia, nie zapalniczką otwierasz. No, otwieram, bo to już przyzwyczajenie. Zresztą pod ręką zawsze mam. Ale z przyczyną jestem... No to widzisz, niedaleko. Chmielowa czy eksport? Ta jest akurat chmielowa. Mhm. Zdrówko, to ja sobie nawiję. No. O, Enfur, piąteczka, znaczy piąteczka, zdrówko. O, ja też przy piwku. No to wylocie, zdrówko. Żubra byś się napił. No, żubra będę może później pił. Czemu nie? Opening zrób jakiś, kurde. Wiecie co? Tak sobie patrzę. Znaczy jeszcze nie patrzę, to później sobie muszę to jakoś posprzątać. Mam w sobie pół godzinki, ale patrzcie co mam do openingu. Mam prosiaki, ale to prosiaki chcecie? Nie, chyba. Popatrz, tu mam te gnomy, ale ja bym zostawił na poniedziałek, żeby film mieć jakiś, nie? I tam jeszcze mam takie fajne podziękowanie i takie różne rzeczy. Więc ja bym chciał jednak w poniedziałek zrobić ten taki luźniejszy opening. Więc coś... Nesty? Nie, no. Perły? Jakie perły? Aha, opening perły, no, dobre. Tak się dałbyś modem jakiegoś krótkowi, to dziwne... Zima na 5 minut i wyszedł. A to jego nie ma znowu, kurde, no to... Sorry, nie patrzyłem cały czas. Bublantowi bym dał. Nie wiem czy wiecie, ale z Bublantem właśnie teraz planujemy zrobić razem film. Znaczy razem, no, film o Karlim robimy. Tak zdradzę w sekrecie, no ale to więcej nie powiem, bo to jest niespodzianka. Także Bublant mi wiele pomaga, praktycznie robi, nie wiem, 70% roboty, jak nie więcej. Ale to zresztą zobaczycie, jak wyjdzie to. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, bo na razie to jest w trakcie tworzenia. Książęce pszeniczne polecam. No, też jest dobre, też. Smakuje mi twoje zdrowie, bo mojego szkoda. No to spoko. O chłopie, do stalowej woli to jest kawałek, no. Ja uciekam, fajny live, pozdro Maxis Moher. Pozdrawiam, Maxi Sekura, ja ją też ciebie kojarzę, bo piszesz do mnie co jakiś czas, fajnie, fajnie, że byłeś, fajnie, że cię podobało.
A, miałeś nic nie mówić, teraz będzie pytanie kiedy. nie no. Ej, właśnie, goście! Jeden z drugim. Co z tym Pokémon Go i Tibią? Co miałem z tym robić? Widzieliście? Kto widział, niech mi powie, czy wrzucić na kanał oficjalnie, czy nie. Bo to potrzebuję waszej rady. No, czekam. Tylko, że wiecie, ja z opóźnieniem dostaję wiadomości, więc... A jak ktoś nie był, to mówcie, to wam dam jeszcze linka, bo to wiecie. Kto jest na streamie, no to może sobie przedpremierowo obejrzeć to, bo jest na niepublicznym wrzucone na kanał. Ja gram na Olimpii. Mhm. O, Kasia mówi, że mamy 4 osoby na maga. Chwila. Linka poproszę. Dobra, sekunda. Już wam tu odpalam. Lecz na maga. No, Kasia mi tu pisze lecz na maga, no to... Już wam tutaj wyślę tylko to. O, 40 osób oglądało wcześniej. Nic mi nie powiedzieli. No popatrz, tak to jest z wami, no. Dobra, to wam jeszcze raz rzucę linka. O, nawet ktoś łapkę w dół dał. No, pięknie się dzieje. Chyba, że w komentarzu napisali. Zobaczmy. A, napisaliście komentarze. Materiał mnie też znajdziecie. Dobre, to Tibia w realnym życiu. To dobra Tibia. No, dokładnie. Dobra, macie? Tutaj macie link. Możecie sobie sprawdzić ten film. I dajcie mi znać, czy go wrzucać na kanał, czy nie. Tak, nie, to sobie wrzucę, wiesz, na prywatny, nie? Maxi Vlogs. Ale tak to... O, pozdrowienia z Bydgoszczy, Zawiszol. No, pozdrawiam cię również. Fajnie. Przez ciebie chyba wrócę do Tibi. No to proszę bardzo, zapraszam. Zaraz koniec streama, jak na pierwszy raz dałeś radę. Profesja będzie coraz większa, bo wróżę ci dużą liczbę widzów. GZ 200 levela i powodzenia. Dziękuję ci bardzo. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście to się jakoś rozwinie, nie? Dzisiaj w ogóle, kurde, 500 osób było. Powyżej 500 osób, myślałem, wow, pfuch. I to wiesz, akurat w tym momencie, jak wbijam ten 200 level. No nie spodziewałem się tego. Fajnie. I dużo strasznie właśnie widzów przybyło też. No to też się nie spodziewałem, no ale super, dziękuję wam wszystkim za to. Jest tak, teraz już... Wiesz, nie wiem jak to teraz, nie ogarniam, to tak. Rafowite, to nie chodzi, żeby szybko, tylko żeby klimatycznie było. Dokładnie. Marko, dobrze mówisz. Nie szybko, tylko klimatycznie. Nigdy nie grałem w Tibie, możliwa gra? No pewnie, że tak. Zależy co lubisz, no. Coś w tej grze się dzieje? No tak, dzieje się, tylko w tym momencie no, kończymy stream praktycznie. Bo jeszcze mamy 23 minuty i po prostu piwko z wami piję. I tak czytam komentarze, tak wiesz, komunikujemy się po prostu. To jest takie zakończenie. Dawaj tego maga, ziom. No. I czy przyjmujemy do gildii? To do Kasi, dziwna istotka. Do niej możecie pisać, jeśli ktoś jest na Olympii. Klimat ta gra utraciła dawno temu, teraz tylko level się liczy. Nie zgodzę się z tobą. Nie zgodzę się dlaczego, bo to zależy wszystko od twojego podejścia do gry, tak naprawdę. Ty możesz sobie wbijać level. Widzisz, że ja mam ten sam level praktycznie tyle czasu i... To jest tylko podejście do gry. Twoje podejście indywidualne do gry. Jak ktoś gra dla klimatu, to go w tym znajdzie. Dokładnie tak, Marko, dokładnie tak. Elo, witaj, Karol. A jaki jest najwyższy level w Tibi? Oj, kurde, chłopie, chyba 1050 ma karsek, nie? Nie wiem, ktoś ma Tibie.com, to po prostu możecie podrzucić. Ale wydaje mi się, że coś koło tego. Nie wiem, 50 może nie, trochę niżej. O nie, chyba tak. Ale zacząłeś grać w Tibie. O, jeszcze za gówniarza, wiesz? Wiem, taki. Te pierwsze początki do kafejki się chodziło, to już też o tym opowiadałem. Może kiedyś też do jakiegoś filmu, do jakiegoś specjala się, nie? Takie tematy pozbiera, głębsze historie z życia, przemyślenia, pierdoły. Ale to na razie nie ma co. No ale tak, w cholerę temu pierwszy raz grałem. Fajnie się ogląda stream, a twoje konto na bocie poza Olata. Jakie moje konto na bocie?
Tutaj Rafał VR. No, to ty akurat, o, pięknie, no to piana. Nic nie lata, nie mam bota, bo po prostu nie ma sensu bota stawiać. Dobra, Maxi, miło było, szkoda, że po 2 godzinach biłem, ale wiesz, prosto, już wiem, teraz rodzinka przyjechała, tak jak ci pisałem na FB, to muszę spadać, trzymaj się do później. No to Bobland, trzymaj się i miłego wieczoru. Fajnie, że wpadłeś, szkoda, że nie było na screenie, no ale trudno. Dodamy później, nie? W postprodukcji. Dobra, trzymaj się, Bobland, pioneczka. Tak, elo, o cholera, siemka. Elo, Piotrusz Pan. 1057 Karsek, dokładnie. Enfur, dokładnie. Jednak jest. Ładnie poleciał z levelem, nie? I dalej nie wiadomo, co jest za bramką. Witam nowego widza. Szkoda, że na sam koniec, no ale dobra. A jaką profesję w TV polecasz dla początkującego? Wiesz co? Zależy, jaką po prostu, jaki styl gry byś sobie chciał przyjąć. Czy jesteś nastawiony bardziej na drużynę, na solo, czy może... No nie wiem, jest wiele czynników. Czy chcesz... Kurczę. Kup ten armat, nie stać mnie, Hubens, nie stać mnie jeszcze. Mam 2,7 kk chyba. On kosztuje 4 na markecie, nie? Już ci pokażę nawet. Ornate Chestplate. Ornate Chestplate kosztuje, tak, 4 kk najniższa oferta. Tutaj miałem ofertę 2,7, ktoś mnie przebił i nie mogę jej po prostu teraz dać. Dobra. Rafał, jak tylko wbije 999 level, obiecuję ci, że dowiemy się, co jest za bramką. Wszystkim to powiem, bez żadnego pierdolenia. To ci od razu obiecuję. Myślisz, że zabronił? A w sumie ciekawe to jest, jakby na przykład ci powiedział, że wiesz, o, wiesz, jak coś powiesz, dostajesz bana, nie? Tak wiesz, zagrozić trochę. I wtedy ty mówisz, że kurczę, a walić to. I mówisz wszystkim, co jest za bramką. I co ci zrobią? Zbanują cię wtedy? Ciekawe, no. Ale nie, co ty. Ale w sumie ta sprawa, no wiesz, 2 osoby już. Nie wiem. Na solo dużo HP i damage. Dobra, to co, z tym magiem może... 20 minut. Tak co później? Czyścimy. A to idę, kurczę. Kurde, Kasia! Ci już czyszczą, nawet mi nie powiedzieli. Boże... Lecę na maga. Za 10 lat się widzimy za bramką. Dokładnie, Rotek. Tak, na co czekasz, lecz exp. Lecę na maga, piwko, spokojnie. One już czyszczą, nawet mi nie powiedziała, nic. Aj. Edron, jest, lećmy. Dasz, Patryk. Nie dasz, dobra. Na co czekać? Dobra, to. No bo Nibu dev miał powiedzieć, że gdy uzbiera hajsa i tak olał temat. Dokładnie, ten dev trochę tak niefajnie postąpił, no ale to. Trudno. Może tam nic nie ma i płacą im gruby hajs za milczenie. Może też tak być, no ale to wiesz. Niby największa tajemnica i. Idę do nich, tego maga spróbujemy. Pomyślcie sobie, jakby teraz tak poleciała ta czapeczka, zostało to 20 minut. Fajnie było, nie? Czapeczka. W sumie Habakuka, trochę masz też racji, nie? Jakby wiesz, opłacili im to, to i tak im się to zwróci. Ktoś tu idzie też na maga? Chyba nie. Miejmy nadzieję, że nie. Chyba dalej na ślimaku, ja dalej nie chcę tego ślimaka. Chcę mojego z powrotem Draptora. Nie po to się tak omęczyłem, żeby teraz na nim nie jeździć, nie? Ale kurczę, no wiesz, ta bramka, to widzieliście nawet statystyki, jak ludzie szukali tych informacji. Dużo HP, pancerz i damage polecasz jakoś, no to Knight, Elite Knight, tak jak ja, rycerz. Dużo HP, pancerz i damage. Chociaż nie jak damage, chociaż Knight ma damage, ale jakbyś na przykład wolał na dystans, to Paladin. On może ze spirami, jak chodzisz na niższym levelu, to starszą, a później dopiero ściągasz tarczę i zakładasz łuk lub kuszę. Po co ci Silver Token? A wypadł mi z Lloyda, gdzie, mam go tu gdzieś? A mam. Wypadł mi z Lloyda, a te tokeny się zbiera, można je sprzedać, nie? One są warte tam dużo hajsu, ale też można ewentualnie złożyć sobie z nich zbroję. Czy outfit? Zbroję i outfit chyba, no. A to trzeba ich dużo ze 100. Hi, slime. Nie, help chyba, nie? Help. Dobra. Lecę, bo oni tu czyszczą. O, widzisz.
To ja im pomogę, no chociaż tyle. Tak, 1 zł, 1 minuta XP, no. W sumie to była najlepsza praca życia, nie? Proste. No jeszcze 156 osób chce tego maga zobaczyć. Fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. Ja naprawdę chyba po streamie zobaczę, ile tak w sumie się przewinęło osób. Tak wiesz, bo niektórzy wchodzili, wychodzili i tak dalej. No zobaczymy. O, gratulacje, 53 levela. No nieźle, nieźle. No to jest Olympa, świat jest Olympa. Jaki to serwer TV? No Olympa. A tu wyczyszczone? Gdzie tam? Jak to coś czyścicie? Kurczę, ja teraz tak trochę na krzywy ryj, bo oni to wyczyścili trochę większość i teraz ja jeszcze przychodzę sobie tak doczyścić, ale trudno no. Jak spania czapkę, dostaniecie większy procent. Pominąłem wyjaśnienie, za chwilę się cofnę. Tutaj, okej, albo pójdę już od razu, żeby nie było. Jest, rzeczywiście. Czy jeszcze już? Co ty? Jak jest więcej osób, to szybko idzie ten mag. Spokojnie. Nas tu trochę jest też. Myślę, że to będzie takie miłe zakończenie streama, nie? Ten mag. Pewnie, że tak. Tu zamknijmy. Godziny 18 minut już to trwa. O, jest. Możemy już wchodzić. Możemy już bić maga. Bardzo dobrze. No ale trzeba to wyczyścić. Przepichu ma przyjść. O kurde. Bezsenny jak coś, to możesz pisać do mnie też, też ci chętnie pomogę. Nawet jakbyś się, jako jakiś na początek, to jak najbardziej się ogarnie. Jeśli jesteś aktywnym graczem, czy rzeczywiście będziesz grał codziennie, to ja myślę, że nawet wiesz, no nikt się nie obrazi, żebyś doszedł do nas do gildii, nie? Jeśli będziesz potrzebował naprawdę pomocy na początek, czemu nie? No co, mamy dużo pomocnych ludzi, zresztą jak zobaczyliście, jak Kasia tu wszystko ogarnia. Olympa to jest non-PvP. Losoweskiny.pl pozdrawiamy 10 zł. O kurde, dziękuję. Dyszka poszła, losowe skiny. Taka niby wiesz. Losoweskiny.pl. Niby jest reklama, ale no dycha jest. Czyli to jest taki sponsoring bardziej widzę. Dobra, dzięki piona. Zawsze mile widziane. Nie podoba mi się ten pasek u góry, widzicie ten czarny. Jest strasznie... Os... Wyczyściłem pichowi, no pięknie. No właśnie. Jakie masz skille, już ci mówię. Tutaj jest setka. Tak, 100 na 95. Tak. No, nie są niby najlepsze. Wszyscy mówią, że są chujowe, ale mi wystarczają. No, da się grać po prostu. Teraz mnie zaczyna cisnąć, a tu jeszcze trzeba streama skończyć. No.
O, widzisz. Dobra, Martin. Klient, tak, tak, 11. Druga 10 chyba już nie działa nawet. No nie mam to czyścić, czy nie? Co tu się z muzyką stało? Coś się zaraz odpali. Ty, no mieście, dawaj. Jestem dawaj na Kenorę. No chyba, że chcesz PvP, to możesz też właśnie na Kenorę. Tam też inni grają. Mieliście mi dać znać, co z tym filmem. Rzucać to na kanał, czy nie? No, no, czekam, czekam na odpowiedź. Często widzimy, czy dalej zostałeś przy filmikach. Wiesz co, Kajetan? To jest tak, że po prostu nie miałem możliwości streamowania. Dlatego. Teraz no widzisz, nawet mi się... nawet pojawiło mi się, nawet chyba to idzie normalnie, nie? Wystarczająco z internet wszystko. To myślę, że mógłby być jakiś stream, przynajmniej tak, żeby raz w tygodniu robić. Myślę, że byłoby okej, nie? No zobaczymy, zobaczymy, jak to naprawdę będzie wyglądało. Tak, żeby były i filmy, i streamy, no to było całkiem, całkiem dobrze. Tylko czy na to wszystko starczy po prostu czasu. O, pijesz moje ulubione piwko, ja w pracy nie mam jak wypić. No to wiesz co, twoje zdrowie wypiję, o. Myślę, że to jest w porządku, deal, nie? O, pewnie, że tak. Ciemka Berlin pozdrawia. O, popatrz. Pozdrawiam. Wrzuć o Tibi, no i spoko, to wiecie co? Wrzuć ten film. Dobry robot na kanał, dzięki. Dobra, to film wrzucimy. Co? Niedzielę myślicie, że go wrzucić? Czy może w... Nie, w poniedziałek jest opening. To znaczy opening. Muszę zrobić jakiś opening. Jeszcze go nie nagrałem, nie? Ale myślę, że w poniedziałek zrobimy opening. Także jeszcze porozmawiamy tam, tam trochę, wiesz, pogadam sobie, bo tak jak to mam w zwyczaju już na tych openingach, że tak, tak luźniej sobie siedzę, po prostu coś tam mówię, pierdolę głupoty. A co niektórzy to nawet oglądają. No, no dobra, dobra. Nie, dobrze oglądają. Fajnie, fajnie. O, łaspy w Thais. Walić maga, lec na łaspy. Jeszcze 3 minuty zaczynam w grę w Tibie. No i bardzo dobrze. 173 osoby wbiły jeszcze opaczy na maga. Fajnie, fajnie. Ja bo nie wiem ile ten pichu już tego wyczyścił, idę zobaczyć. Leci sub, bo naprawdę w porządku człowiek to jest. No i bardzo dobrze, dziękuję bardzo. O, moje zdrowie też wypijesz, jeszcze 11 godzin PS przynam. O chłopie, co ty robisz? Marko, twoje zdrowie też. I Mariusz, o, piona. Dzięki, dzięki za przystąpienie do tego elitarnego grona widzów Meksigasiego. A jeszcze miałem takie pytanie, nie? Ja się przy sumie zastanawiałem, czy robić... Czy jest sens w ogóle robić jakąś stronę na Facebooku, żeby po prostu, wiesz, informować o filmach? No bo tak, co niektórzy robią sobie po prostu grupy, nie? Ale tak znowu patrzę z drugiej strony i tych grup się nawaliło, że każdy po prostu, kto tam robi filmy w ogóle, zrobi film na YouTube, od razu robi grupę na Facebooku. Armia tego, świry tego, ten, ludzie tego i tak myślę, kurwa, ileż tego może być? O, piąteczka, dziękuję. Bylic, 1000. I tak myślę, kurczę, no jest sens to robić, czy nie? Jesteś najlepszy, Maxi. Dzięki tobie powróciłem do TV, w którym grałem dawno temu. Oj, super. Zrób fanpage, zrób grupę, rób częściej live, please. Na grupie lepszy zasięg. Oj, serwanty są! Dobra. Jest tak, na grupie lepszy zasięg. No, to okej, okay, no to... Aha, tu pichu jest. To ja się muszę gdzieś ustawić, kurde. Co, masz skille jak na ten level? No, wszyscy mi to mówią, no ale wiesz... Tu się może ustawię. Daimondy, no i kurczę, nie mam się... Zajęli mi wszystkie miejscowy. Każdy może sobie włączyć powiadomienia na YouTube. No niby mogą, kurwa. Tu gdzie mam iść? Idę tam na sam koniec, może tam.
Dobra. Live to mógłbyś robić częściej niż raz w tygodniu. Wiesz co, jeśli by tylko czas pozwolił i byłaby taka możliwość, to czemu nie? Czyli co, grupę jednak zrobimy, czy jednak stronę? Bo dalej nie wiem. Na grupie lepszy zasięg, no ale... No nie wiem, no bo wiesz, jest tych grup narobione w cholerę. Ja myślałem tak, aby zrobić losowe taką... skiny.pl, eksura 7 zł. O, eksura. No to chłopie, to jest takie jakby powiedział, lecz się. Nie no, fajnie. Dziękuję wam losowe skiny za drugiego donata. Bardzo miło z waszej strony. Będzie akurat na 3 piwka nawet, u. Prawie czteropak, nie no, wcześniej był czteropak. To już mam się... O Jezu Marian. To widzę, że majówka będzie gruba. Już mam prawie... Nie no, w sumie już bym sobie kupił 2 czteropaczki za ten, za dzisiejsze donaty. No to nieźle. Będzie na majówkę jak znalazł. Fanpage wygląda bardziej oficjalnie, no. Ale właśnie może o to chodzi, że... To już screen tak był, mały, spóźniłeś się. Idź do depo. Ja? No to jak coś, to ja pójdę po mago do depo, bo musimy go zabić. Jeszcze niby 6 minut streamu, ale przedłużymy tam 10 minut, nie? Żeby dokończyć maga. Ej, czekaj, bo ja tutaj... No pewnie, że jest tu serwant. No kurde. To jest na mojej głowie, nie? O, to ja to wybiję. To widzicie, gadu, a... Zostawiłem serwanta. Oni już tak wyczyścili całość, to nie mogę aż tak w chuja lecieć, że po prostu nie będę czyścił. No wiadomo, no jestem na żywo, oni o tym wiedzą, ale... Ale mimo wszystko no, chcę być w porządku co do gildii, co do tych ludzi, bo oni też tracą tu czas, a nie muszą przecież tu wcale siedzieć. Skąd nie bierzesz? A wiesz co? Puściłem sobie filmową muzykę teraz na YouTubie. Pierwsze dałem pierwszą kompilację, co trwała godzinę, tam była po prostu muzyka z filmów, tam coś tam best of movies i później poleciała automatyczna lista i tak cały czas to teraz leci. Ale nie, fajnie się wpasowało naprawdę, myślę, że idealnie praktycznie w cały ten stream. I pewnie wielu się ze mną też zgodzi. W ogóle jakiś świat to Olimpa. Olimpa, gościu. Aksor czy klap? Wiesz co, ja już zawsze chodzę z tym... Z mieczem. Ale zawsze kusiło mnie też. Kusiło mi, żeby właśnie... zagrać aksem, albo klubem, bo... Aks niby idzie w damage. To jest takie, coś takiego, że kluby mają najwięcej defa, aksy mają najwięcej ataku, a sword ma coś tak pomiędzy, nie? Taki balans. Dlatego no... Europa czy OL, czy opcja na PvP? Wiesz co, wejdź na najlepiej europejski, nie? Bo tam, znaczy, jak chcesz grać na Olimpii, to europejski, wiadomo. No wtedy będzie mniejsze pingi, wszystko będzie super. I opcja na PvP, to jest Olimpa, czyli że tu nie ma PvP. Czyli żeby się bić, to musi być albo wojna na gildii, albo po prostu na tym, na arenie. Mhm. W jakim wieku jesteś? On 26 lat, tak. Ja żeśmy gadaliśmy na temat rowerowy, streama dalej pykasz Kandia. Tema? Jaki temat rowerowy? Nie kojarzę, przepraszam cię, ale nie kojarzę, o co chodzi z tym rowerem. O, dziękuję za subskrypcję w ogóle, dziękuję, że ktoś doszedł. Oglądam chwilkę, już mi się gościu podoba, że ma do mnie suba i łapkę. No to spoko, fajnie, cieszę się. Bardzo, bardzo miło. Dzisiaj wielu widzów mi doszło i strasznie mnie to cieszy. Bo naprawdę tego się nie spodziewałem i to jest takie, wiesz, wow. No, wiedziałem, że coś tam dojdzie, nie? Że to jednak, wiesz, na żywo to jest coś nowego, że będzie jakoś inaczej, nie? Ale... Kurde, aż tyle? Nie wiem, zaraz zobaczę ile dokładnie, nie wiem, nie pamiętam ile miałem przed. Nie było nawet... No nie wiem. Już tutaj biję, już. Chwila. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję, witam. Klub najtańszy jest, też prawda, klub jest najtańszy. Dziękuję, to jest tematem, chciałem pokazać... Tematem chciałem pokazać Suwalszczyznę, a czy... A, czekaj. A ty mi tam... Doradziłeś, a to sam itp, dalej grasz na Candy. A to nie, to chyba pomyliłeś osoby, no bo ja nie gram w ogóle na Candy. To ja nie wiem, nie jestem pewien, czy po prostu... Czy to rzeczywiście chodziło o mnie?
Filmik zero. Dziękuję MVT II. Chyba dobrze czytam, albo MVT 2. Może też tak być. Dobrze ci idzie, trochę śledzę i coraz ciekawsze to wszystko. I super! Właśnie o to chodzi. O to właśnie chodzi, żeby to się rozwijało jakoś, nie? Fajnie, fajnie, że wam się podoba, super. A niech będzie, też subnę, bo przyjemnie się ogląda i w sumie też między innymi dzięki tobie znowu gram w Tibie. Oj, bardzo dobrze! Wiesz co, chłopie, i właśnie o to chodzi. Widzisz? Niby człowiek wyrasta z Tibi, ale Tibia z człowieka nigdy, no. A niech będzie, też subne, to już było. Najlepsze to jest teraz Demon Wing Axe Imbingiem. Demon Wing Axe, kurczę. Że w toporach nawet tak nie orientuję za bardzo. Ile nam zostało jeszcze tego? Ktoś w ogóle liczy te fale? Często strumyk opuszczasz? Małeś, to jest mój pierwszy, wiesz? Tak naprawdę tyle, co dzisiaj odpaliłem. I sam nie wiedziałem, jak to wyjdzie. I tak jeszcze, wiesz, trochę zestresowany i tak dalej. I no... Jest całkiem spoko. Co to za leksy? To są Ornate leksy, już ci pokazuję. O, patrz, Arm 8 Protection Physical 5. One około 800 tysięcy kosztują, przynajmniej tyle u nas, nie? Ja tu śmieci noszę, bo tak, noszę z Lloyda, byliśmy wcześniej na bossie. Byłem, zabiłem... Ale idzie mega szybko. No właśnie, o to chodzi. Tak, Kasiu, idzie szybko i to jest właśnie, to jest fajne, jeśli robisz dużo osób. Bo czy i częściej, wiesz, łup, fala, szybko, jeb. I można więcej magów zabić tak naprawdę, chociaż dzisiaj nie zabijemy, jest niby oficjalnie koniec streama, już. Jest 19.30, ale jeszcze to kończymy, maga, nie? To puszczaj często, a szybko widzowie to do ciebie przyjdą. No fajnie, fajnie było, jeśli bym tylko mógł. No ale wiecie, teraz jest majówka, no to na majówce to trochę zwolni się, bo trzeba odpocząć. No ale dobra. Mega szybko idzie gadka. Kurde. Ja, ale wiecie co? Ja sam się sobie dziwię. Na co dzień to ja wolę nawet nie mówić. To czasami sobie tego, siedzę, wolę słuchać, nie? A tutaj kurczę, jak tak siedzę sobie sam w pokoju i tak jesteście tutaj na tym czacie. Fajnie się mówi. Także no, bardzo, bardzo miło. Wiesz, może w jakieś inne gry oprócz Tibi. Wiesz co? Ostatnio na kanale miałem film taki z Glory Victis. I bardzo mi się spodobała i mam nadzieję, że na samą środę też coś wrzucę. Prawdopodobnie jutro sobie w to właśnie dogram drugą część, znaczy tą na środę. I jutro też nagram pewnie opening, bo akurat sobota, tak z rana bym się, wiesz, ogarnął. I od razu, o nie, na piątek nie będę miał filmu, kurde, nie mam na piątek filmu. I co teraz? Nic, może to Karlin zdążymy zrobić z Boblantem. No mi pomaga, no to wiesz, może się ogarnie, ale właśnie boję się, to już jest majówka. A wiecie, jak to jest majówkę? Ta mowa o tym odpoczynku, co się człowiek bardziej męczy. Tak, dokładnie ten odpoczynek. Także no wiesz, wszyscy kojarzycie, o co chodzi. No w WoWa nie gram, a masz, nie gram w WoWa, tylko spróbowałem sobie. I w sumie nie będę grał w WoWa, wolę w Glorię. I wiecie co, tak naprawdę to czekam jeszcze na jedną grę, Dark and Light, ale to nie jest całkowicie MMORPG, to jest jakieś... Nie wiem, to pod single chyba nie wejdzie, to jest jakieś po prostu MMO. Nie MMO, to nie jest nawet MMO, to jest jakieś RPG rozwinięte, Hiwie na lanie czy coś. Ale bardzo ładnie wygląda i myślę, że może być ciekawe. A tak to strasznie mi się na przykład podoba nowa Zelda, ale nie mam Wii, żeby w to zagrać w ogóle. Także, wiesz, no nie będę kupował konsoli, żeby zagrać w jedną grę, no nie. 40 pal na paku? Przed chwilą to był Paladin, coś radzili. Gratulacje, Macie, ja dziękuję. Dofus? Widziałem gościa takim nicku, czysta zbieżność? Chyba tak, bo... Nie, Max, ten nick... Chyba Dofus kojarzę grę, ale to już... Nie jestem pewien, czy to grałem, czy nie. Jak już grałem, na pewno nie miałem nicku Maxigashi. Więc nie. O właśnie, tomby są często ostatnio zapominane. Wiesz, że nikt nie chce jakoś tak specjalnie na tombach XP, szkoda. Znaczy nie, to mi się wydaje, nie? Ale... No ale jakoś tak, zawsze są... Zawsze, odkąd... Ale to nasz serwer. Sorry, przepraszam, nasz serwer jest martwy. Na innych nie sprawdzałem tomb. Ty, bo nawet konewka nie leci, ani nic. Mogłoby. Dragony Ang. O, czemu nie? Dragi zawsze... Palkiem, dragi, to tylko na plus chyba idziesz. Tak mi się wydaje przynajmniej. A gdzie piwko z widzami? O, proszę bardzo, zdrowie. Już otworzyliśmy o 19. Także trochę się spóźniłeś. Zdrówko. Bolek. Jaka muzyczka teraz leci? Już ci mówię. Sorry, Bolek, przypomnij się zaraz. Mac, idę, Kasiu, idę. Idę.
Dobra, mamy co? Nic nie mamy! Aj, zjebaliśmy. Sorry, Kasiu, oj. Sorry, Jacek. Ale zepsułem, Jacek nie uderzył. Już ci mówię, to jest ten sam kawałek leci? Kurde, lipa. Szkoda, no. Szkoda, bo się... Myślałem, że wszyscy uderzyli i tak wiesz. Jebnąłem, poleciałem na niego. Sorry. No teraz tak do dupy. Nie wiem, że wyczyścili prawie całość. Wybili, kurczę, całość, to jeszcze to. Już ci, Bolek, mówię, co to jest. To jest tak, 28 minuta. A to jest ostatniego samuraja. 28:30, tak? Tak. The Last Samurai Red Warrior, to jest to. Jaca praca? Nie, jaca żaba, nie jaca praca. Jaki serwer? Olimpa, no. Już tu jeszcze patrzę na komentarze. Oj, tam mi... Sorry, bo nie mogę przyciągnąć komentarzy do góry z tym, bo dlatego, że tu mam taki wolniejszy laptop, po prostu nie wyrabia. Nawet z czatem sobie nie radzi, no. Tak cicho, żeby nie słyszał. No, dobra. Widzę, ziomek, pijesz perełkę, skąd jesteś? Bo i to było 7 lat w Tibie, nie grałem, a dzięki tobie znowu zacząłem. Oj, bardzo fajnie. A ja z Podkarpacia, z takiej mojej wioseczki na południu, no. Zdrowie wasze. Zrobię 157 oglądających do samego końca, no. Wiecie co? Dziękuję wam naprawdę, że przyszliście, że byliście. Ja już wracam do miasta i pewnie kończymy stream. Już się tak przedłużył 5 minut. Wow. Fajnie. Za chwilę sobie jeszcze podsumuję tam, zobaczę co się na kanale działo, ile tak naprawdę... Bo dzisiaj masa widzów doszła, czajcie to? Wiecie ile osób przyszło? Nie wiecie. Kto nie był wcześniej, powiem wam tak, jak dobijałem 20 level, robiliśmy screena, pomyślcie sobie, że oglądało to jakieś 520 osób. 520, to jest 500 000. Mózg rozjebany, poważnie. Żeby tylko zobaczyć, jak dobijam level? Nie wiem, no fajnie, naprawdę bardzo miłe to było. No chwilę, bo to mam czadę jeszcze. Czy można przynieść hara? Wiesz co, niby, ja stwierdziłem, że nie, ale ktoś mi tam mówił, że można. O, Bolek, twój lap ma podobne problemy. No, to wiesz, o czym mówię. Kurde, no ale trzeba sobie radzić. O 5 minut, czy daleko Rzeszowa? 75 km chyba. O 5 minut za mało. Jak za mało? No to zaraz... Jeszcze jestem, nie? A piwko jeszcze! O, dziękuję, nowy widz. Czekaj, muszę sprawdzić, kto to jest. Teraz mogę. Bartek Słaby! Piana! Dziękuję. Dziękuję, że wpadłeś. I zostałeś na dłużej. Jak baobab. Wpadniesz na piwo i zostaniesz na całe życie. Przesrane, chłopie. Ale ja nie jestem Rzeszowa. Ja tylko mówię, ja mam 75 km do Rzeszowa. Stolicy innowacji. Przy okazji ile wiosna? Mam 26 lat. To nie od tego, że level dobijesz, bo dobry strumyk. A może, wiesz, może, no nie wiem. Dobry to już wy ocenicie. Tak naprawdę, czekaj, czy ja muszę się jeszcze zapoznać chwilę z tym. Z tym całym po prostu, jak to się mówi, kokpitem streamu. No bo wiesz, nie widzę ile mam, ty wiesz, łapki, góra, dół, wiadomości na minutę, 9,5 wiadomości na minutę. No fajnie, ciekawe jak to pół wiadomości dochodzi. Dobra. Ale wiecie, nie wrzucałem nigdzie tego, to sami YouTube wszystko, wiesz, ogarnął. Fajnie. Na 3K otwieraj następną perełkę. Znowu zrobię opening perełki. Ej, wiecie co? Mam fajny pomysł. Wiecie, te żuberki wygrywają, taterki wygrywają, może by zrobić opening żubra, nie? Taki wiesz, opening żubra, opening taterki i takie pierdoły. No taki wiesz, ciekawe na kanał, tylko później kto to wypije? Ja to wiesz, będę wszystko pstryk, a później nie ma ludzi. Chyba, że ustawię taką kolejkę ludzi. W sumie to jest super pomysł, to jest akurat jeden z lepszych pomysłów, jakie dzisiaj miałem. Dobra, już kończę piwko i zaraz kończymy całkiem. Jak cię znaleźć? Popatrz, ja ci pokażę jak. Widzisz? Gościu, bezcenny, popatrz teraz dokładnie na stream. Tutaj, na czacie, masz taki mały folder. Jeśli na przykład to klikniesz,
Wpisujesz tutaj Maxigashi. To ja wpiszę, nie wiem jaki masz nick, czy bezcenny, czy co. Wpisujesz tutaj Maxigashi. Jeśli klikniesz open, to tutaj ci się otworzy, wiesz, ta, okno czatu. I wtedy można do mnie napisać cokolwiek. Lub tutaj masz listę, tutaj z chłopkiem. Klikasz prawym na to. Jest Add New VIP. I tu wpisujesz Maxigashi. Klikasz OK i się wyświetlam w twoich VIP-ach. Czyli tutaj w tej na liście przyjaciół. Wtedy wystarczy dwukrotnie kliknąć, otwiera się okno z czatem. Proste. Dobra, Exiva Maxigashi. No on nie ma Exivy, on dopiero zaczął grać. Nie zdradzaj perły. Ale wiesz, perełka nie wygrywa. Inne wygrywają, opening może być ciekawy. Otwiera 10, wszystkie możesz wypić sam. Pewnie. Nie, na razie drunk streamów nie planuję. Bo Tatra i żubr to pato piwo. Wiesz, wygrywa, opening może być. Zmieni nazwę na drunk stream. Tak, teraz. I w sumie wiecie co? To jest bardzo chwytliwe. Wiesz, zamiast zwykły stream, to na przykład drunk stream od razu będzie pato i wszyscy będą przychodzić do mnie. No spoko. Napiszę dymy drunk stream Maxigashi. Witam. Gniewomir, kurczę, nie wiedziałem, że ktoś jeszcze takie imię ma, o ile to jest twoje prawdziwe imię. Fajnie. Bardzo oryginalne. Ty, właśnie, donaty. Ej, nie wiem, Bolek, jesteś tu jeszcze? Nawet hejsikiem nie można ciebie wesprzeć, nie masz połączonego PayPala. Jak to nie mam? Ty, właśnie, Bolek, póki tu jesteś, to weź mi pomóż, bo popatrz. Brzydko wygląda mi ta lista ostatnich wpłat. Jak nie mam połączonego PayPala, kurde. Okej. Już zobaczę. Chłopek pozdrawia, a to był sprzed tym 19. A to jest teraz. Jaki chłopek? Który to jest chłopek? Gdzie jest? Nie, żubr dobry jest. Panie, Snow. Na początku, którym? W samym początku? Oj, chłopie, nie wiem gdzie to było, to wiesz, listy leci mi teraz automatycznie cały czas. Nie znajdę nawet tego. Dobra, wiecie co? Chłopaki. Ja muszę kończyć. Jak wiecie, stream już się przedłużył o 10 minut. Jeszcze 137 osób zostało do końca. Wiecie co? Dziękuję wam, że jesteście, że byliście cały czas. Perełka się dopija. A wcale nie, ja też piję często żubra. I nie jest aż takie chujowe, jak się wydaje. To, że jest tanie, nie znaczy, że jest złe. Dziękuję za to, że przystąpiłeś do grona widzów, piona. Dobra, chłopaki. Sprawa wygląda następująco. Dla was to dojdzie z opóźnieniem. Także jeszcze po tym, jak skończę mówić, to odblokuj czat. Nie mam zablokowane, muszę chyba całe okno zupełnie. Okej. Dobra, Bolek, ja się do ciebie odezwę na tym. Jeszcze na Facebooku. No, witam nowego widza. Pod sam koniec, ale fajnie, że wbiłeś. To może inny serwer wybrałeś, na pewno Olympa? Poważnie, ja muszę kończyć. Witam w naszym gronie. Piąteczka. I tak jak mówiłem, jeszcze odnośnie tematu samego Facebooka, także pasuje coś tam wykombinować, tylko właśnie no nie wiem, czy jest sens kolejną grupę zakładać, tam stronę, czy może po prostu zrobić jakąś ogólną Tibia grupę i żeby tam wszyscy mogli w niej uczestniczyć, coś w tym stylu. No kurde, nie wiem, no może i było lepiej, nie? Już sam nie wiem. Musimy to rozchminić, witam. Kurczę, tak mi przerywa wszystko. Ale no dobra, fajnie, że jest. Daj znać, jak skończysz stream. Okej, a co? Zaraz ci dam znać. I tak. Aha, trzeba mieć minimum trzeci level, żeby sobie do kogoś mine'a. No to koleś musi wbić level, niestety. Dobra, już się tak żegnam z wami. To jest tak jak na filmach, że już kończę, a później jeszcze 1000 myśli wchodzi i nie mogę skończyć. Tak samo jest teraz. Tylko, że teraz mam na bieżąco czat i możecie mi cały czas coś pytać. Dobra, kończę naprawdę. Zerujemy, nie? Jak to się mówi. No to tyle zostało, to nie zerujemy, ale dobra. Muszę iść coś zjeść.
bo już wiecie, jestem już 4 godziny prawie, no już prawie 4 godziny streama, także no pasuje coś zjeść. Ej, w sumie, czy ten stream udostępnić jeszcze? Jeszcze Milko, dajcie znać, czy stream udostępnić na kanale jako film? Zostawić go, czy nie? Czy po prostu weźcie spokój? Myślę, że mógł być taki ciekawy, no jako ciekawostka bardziej, nie? Zobaczymy, dobra. Sir Saloon, smacznego, dziękuję bardzo. Także dobra, żegnam się z wami. To tak, sprawa Facebooka, to jeszcze się zgadamy dokładniej. Może nawet w następnym streamie zaczniemy chwilę wcześniej, żeby dogadać sprawę z Facebookiem. Coś tam porobimy, dobra. Do Polka się odezwę. Do Jacy mam się odezwać, okej. Co jeszcze miałem do zrobienia? Kończę już, Manki, już kończę. Pierwszy został, no właśnie, dobra. Stream zostawiamy na publicznym, okej, będzie można sobie obejrzeć, wbijanie 200 levela i wszystko, bardzo fajnie było. I tyle, dobra, jakby coś to jesteśmy w kontakcie, możecie mnie znaleźć na Facebooku, linki macie wszystko w opisie, poważnie. Jeśli chcecie na jakikolwiek kontakt, mój kanał też prywatny polecam, tam są czasem vlogi, pierdołki. O właśnie, odnośnie tego vloga, znaczy vloga, tego Pokémon Go i Tibi, które zrobiłem, to wrzucę wam w niedzielę, przed openingiem dzień, w niedzielę będzie film odnośnie tego, dam to. Dokładnie, zostawię komentkę 200 level, tak, dokładnie tak, zapisz tego live'a, zostawimy. Jest, jak jest muzyka, to potem zablokują, ale trochę jako film postoi. Wiesz, jak jest muzyka, to chyba zablokują zarabianie, o to chodzi. No bo na przykład też, jak Zarax na przykład robił, on tam ma wszędzie muzykę puszczoną ze Spotify'a, tą oryginalną, i te streamy wszystkie są zapisane. No, także no myślę, że postoi. Po prostu wyłączę na tym reklamy, żeby na tym nie było, nie? I tyle. I powinno śmigać. Dobra, znowu się rozgadałem. Chłopaki, lecę. Jak coś, jesteśmy w kontakcie, macie linki, wszystko w opisie. Także jakby ktoś chciał, no to wchodzić, macie tam do mojego profilu na Facebooku link, kontaktujcie się, może zrobimy grupę, może zrobimy fanpage, nie wiem, jeszcze nie jestem pewien, nie wiem co z tym robić. I następny stream, no kurczę, za niedługo będzie, jakby co to dam znać na Facebooku, będę pisał na swojej tablicy. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to od razu już iść w ten w link i zapraszaj mnie do znajomych. Poważnie, do znajomych mnie po prostu zaproście, bo póki co, póki nie ma grupy, póki nie ma żadnej strony, nic, to wejdźcie na to i tam i to zróbcie. Ja też jeszcze ogarnę parę rzeczy. I myślę, że następny stream też będzie fajny, jakiś ciekawy plan się rozpisze i ten. Dobra, ja idę i dyskryminacja kobiet jest tak. Żegnamy się z Maxim, tak dokładnie. Coś mi tu jeszcze Bolek napisał i nie widziałem. Aha. Dobra, trzymajcie się. Trzymajcie się, dziękuję. Dziękuję, naprawdę. Ostatnie jeszcze słowo, które chciałem dodać. Dziękuję wam wszystkim, że to po prostu tu przyszliście. Nawet jeśli ktoś był na chwilę, dosłownie na chwilę. Dziękuję wam. Naprawdę nie spodziewałem się, że będzie aż tak wiele ludzi. Naprawdę tyle co się było przedtem, 500 osób, masakra. Dziękuję, dziękuję, stream będzie zapisany. I będziemy w kontakcie wszyscy. Trzymajcie się. Pozdro Raskolników. Ja ziomek z piwnicy, ja nie ogarniam. No tak, no. Nie żegnaj. Arostair, nie żegnaj. Do widzenia. Do widzenia, nie żegnaj. No, trzymajcie się. I pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. I uwaga, przyłóżcie do kamery rękę. Znaczy do kamery, tutaj do tego małego okienka. Piąteczka. Czołem, hej. I tak muszę kliknąć zatrzymaj nagrywanie. Zatrzymaj stream, sorry.